Roman Brandstetter, Jezus z Nazaretu. Czyta Marcin Kwaśny. Pełnia czasu, tom czwarty. Prokurator Judei wyjeżdża do Jerozolimy. Był pierwszy dzień tygodnia. Prokurator zamknął się w komnacie. Był w złym nastroju, jak zawsze, gdy nie umiejąc powziąć postanowienia i rozwiązać drażliwych zagadnień, popadał to w jedną, to w drugą ostateczność. Z natury gwałtownego usposobienia, chociaż w opanowaniu upatrywał najwyższą zaletę, nigdy nie mógł zdobyć się na rozwagę i umiar. Zamiast odpowiadać w trudnych okolicznościach, wymagających opanowania i gładkich manier stosownych do wysokiego urzędu, wyniosłą pogardą na oskarżenia synów Izraela, Zapalał się gniewem i zachowywał się wobec nich porywczo i wyzywająco, a często nawet brutalnie. Spotkania z, mieszkańc... Spotkania z mieszkańcami tego kraju wytrącały go z równowagi. Nienawidził ich nie tylko dlatego, że byli mu obcy i wstrętni z powodu wiary i zwyczajów, ale przede wszystkim dla zarozumiałej wyższości, jaką mu na każdym kroku okazywali. Prokurator wiedział, że jest to jedyny naród podbity przez Rzymian, który uważa ich za barbarzyńców, za nieczystych, równych nieomal zwierzętom. Ta zarozumiałość wyznawców Oślej Szczęki doprowadzała prokuratora do pasji i była powodem wielu bezsennych nocy spędzonych na rozmyślaniach nad dobrem, spędzonych na rozmyślaniach nad doborem środków. Mogących mu ułatwić sprawowanie władzy nad lisim, podstępnym, pyszałkowatym, opornym i zadufanym w sobie ludem, trudnym do przeniknięcia, którego tchórzliwa uniżoność była równie niebezpieczna jak jawna odwaga. Drżał o stanowisko, które otrzymał z rąk Sejana. Do Italii nie chciał pod żadnym warunkiem powrócić za życia cesarza. Był rad, że może wypełniać obowiązki prokuratorskie na dalekiej prowincji, na krańcach imperium, z dala od Rzymu. W stolicy panami życia i śmierci obywateli wciąż byli donosiciele, a nieustanne procesy o obraze majestatu i wyroki skazujące siały zamęt i strach na dworze i wśród senatorów. I tutaj we względnym spokoju czekać na chwilę, aż szalejący na kapri dostojny samotnik przeniesie się wśród radosnych westnień kochającego ludu na drugą stronę styksu. Prokurator otrzymał ongi od cesarza po kilku niezbyt udanych wystąpieniach przeciw obrzezańcom polecenie, aby nie wystawiał na próbę cierpliwości Judejczyków, unikał starć, nie prowokował religijnych uczuć i złagodził środki administracyjne. Bez sprzeciwu, zastosował się do poleceń cesarskich. Chociaż wolałby, gdyby Teberiusz wydał mu rozkaz zaostrzenia środków bezpieczeństwa i krwawego tłumienia każdego, nawet najmniejszego, druchu niechęci i niesforności, z czego na pewno wywiązałby się sprawniej niż z trudnej sztuki mądrego i ostrożnego żeglowania między własną, nadpo... między własną pobudliwością a namiętnościami pospólstwa. Nie był dyplomatą. Bał się, że Izrael jego oględne gesty poczyty. Bał się, że Izrael jego oględne gesty poczytywać będzie za słabość charakteru i tchórzostwo. Chorobliwie ambitny, biada temu ktoś mieliłby się podrażnić jego miłość własną, wyzbyty talentu rządzenia, siłę swej władzy upatrywał tylko w podległych mu bitnych oddziałach wojskowych, złożonych z Samarytan i Syrofenicjan, zawsze gotowych do dokonania na jego rozkaz krwawej rzezi ludności. Minionego roku, nie chcąc w myśl zaleceń cesarskich drażnić obrzezańców, przybył do Jerozolimy na jedno z wielkich świąt, nocą, w lektyce, przez nikogo nie zauważony, co potem niestety okazało się w skutkach fatalne, gdyż rozzuchwaleni pielgrzymi galilejscy, ta galilejska tłuszcza buntowniczym temperamentem, już nie jeden raz przysporzyła wiele kłopotu prokuratorom. Już nie jeden raz wiele kłopotu prokuratorom i namiestnikom. Dając posłuch plotko mojego nieobecności w stolicy, poturbowali kilku żołnierzy rzymskich, a rozruchy stały się tak groźne, że musiał, z że musiał osobiście objąć dowództwo nad Auxiliares. I dopiero po dokonaniu rzezi wśród pielgrzymów zdołał przywrócić w mieście porządek. Długo i wyczerpująco tłumaczył się z tego zdarzenia przed cesarzem, który w wysłanym do niego liście wyraził niezadowolenie z powodu zamieszek oraz przekonanie, Napisał: Wydaje mi się, że mogę wyrazić przekonanie, co brzmiało nader złośliwie, że podobne wypadki zdarzyły się po raz ostatni w judejskiej prowincji, co miało już wyraźny posmak groźby. Niestety, Tyberiusz nie wypowiedział swojego zdania o jawnych lub niejawnych sposobach podróżowania prokuratora, i wskutek tego pozostawił go w niepewności, jak powinien na przyszłość działać. I oto od kilku dni prokurator biedził się, jak ma się teraz zachować. Skąd mógł wiedzieć, którą z tych taktyk cesarz uważa za dobrą, a którą za złą? A położenie było tym trudniejsze, gdyż żona jego, Klaudia Prokulla, uparła się, że pojedzie z nim do stolicy. Opowiadała mu o jakichś dręczących ją snach, wreszcie wręcz oświadczyła, że boi się sama zostać w pałacu w Cezarei Nadmorskiej. Wprawdzie prokurator nie znał treści jej snów i nie rozumiał czego się boi. Ale widząc, że jego perswazje są bezskuteczne, ustąpił i kazał żonie przygotować się do drogi. Uderzył się dłonią w czoło: Czy jest przy zdrowych zmysłach? Po cóż jeszcze zastanawiacie się nad całą sprawą, skoro ją rozstrzygnął w chwili, gdy przyrzekł Claudii Prokuli, że będzie mu towarzyszyć w podróży? Czy. Przecież nie będzie nocą w luksie z żoną w lektyce przez góry i narażał jej na bezsenność. Nad czym się jeszcze zastanawia? Po co od godziny krąży po tej komnacie? Stara się podjąć decyzję którą podjął już wczoraj po rozmowie z żoną. Czyżby przestał logicznie rozumować? Tak, to niepokojący objaw, który świadczy o jego przemęczeniu, rozdrażnieniu, osłabionej woli, licho wie jeszcze jakich przypadłościach ducha. Powinien pojechać do Wód i wypocząć. Wypocząć. A może raczej Powinien splunąć na urząd prokuratorski, na obrzezańców, potomków trendowatych i prosić cesarza o zwolnienie ze stanowiska, które poza poufnymi darami od Kajafy, obfitymi, obfitymi wręczyny. Obfitymi, obfitymi, wręczanymi od wielu lat w równych odstępach czasu, niewiele przynosi korzyści. Pojedzie do swojego majątku na Sycylię. Brew nad jego lewym okiem podniosła się nieco ku górze, cienkie wargi stały się jeszcze bardziej cienkie, mięsisty nos stał się jeszcze bardziej mięsisty i dostojnego prokuratora Judei obleciał strach przed długą ręką cesarza, która łatwiej może sięgnąć z Capri na Sycylię niż z Capri do Cezarei nadmorskiej. Zwłaszcza, że nagła rezygnacja Poncjusza z urzędu na pewno wzbudzi w nieufnym Teberiuszu podejrzenie, iż dawny stronnik Sejana, mimo okazanych, mimo okazanych później dowodów oddania i wierności, znowu coś knuje przeciw swojemu władcy. Prokurator coraz powolniej przemierzał komnatę. Rosło w nim wzburzenie ducha przeciw cesarzowi, przeciw żonie, natrętnie bzykającej mu nad uchem o snach. Przeciw brudnym Judejczykom, faryzeuszom, piszącym na niego donosy do kapryjskiego rozpustnika, przeklinał pamięć Sejana i własną z nim zażyłość, a w końcu swoją głupotę, wskutek której znalazł się w tak trudnym położeniu. A, daleko zaszedł, bardzo daleko. Czyżby przez całe życie miał przegrywać? Wołał w sobie w zapamiętaniu. Wciąż przegrywać, przegrywać! Uczucie własnej bezwartościowości bezwstydnie i natarczywie wżerało się w jego serce, napełniało go niesmakiem wręcz odrazą do samego siebie, do własnej nieudolności, do niezręcznych pomysłów, które obfitowały jego życie, do duchowego ubóstwa, którego w pysze i zarozumialstwie nigdy dotychczas nie dostrzegał, kim był właściwie? Niczym nędzną Kukłą w rękach niezbadanego losu, zwyczajnym dozorcą więziennym, który z tym samym strachem drży, jak galareta, przed cesarskim zwierzchnikiem, jak i przed najpodlejszymi więźniami, przed byle donosicielem, przed pierwszym, lepszym, parszywym kapłanem Izraela. Przystanął przy oknie i utkwił znużony wzrok w morzu ciemniejącym u podnóża pałacu. Pożałował, że nigdy dotychczas nie zajmował się filozofią. Może odnalazłby w niej na starość pociechę, spokój i prawdę. A tymczasem w tym ciężkim okresie, który teraz przeżywa, nie wie, gdzie szukać pociechy i prawdy. Prawdy, czy w ogóle istnieje jakaś prawda, jakaś prawda poza karierą, pieniądzem i trwogą? Wyrównał Fałdy krótkiej Chlamidy i wezwał Centuriona. Oficer zjawił się i w służbowej postawie czekał na polecenia domyślił się, że chodzi o wyjazd prokuratora do Jerozolimy. Poncjusz, nie odwracając oczu od lekko falującego morza rzekł: Czesem rankiem pojadę z żoną do Jerozolimy bez świty. Towarzyszyć mi będzie tylko trzech żołnierzy z oddziału kreteńskich łuczników i chorąży z godłem, ale bez wizerunku cesarskiego. Taka jest wola imperatora. „Panie” odpowiedział centurion i wyszedł. Prokuratora ogarnął lęk przed wyjazdem do stolicy. Królewski osiołek Gdy zbliżyli się do Betfage, wsi położonej na stoku Góry Oliwnej, szli wielką gromadą, albowiem poza apostołami i kilkudziesięcioma uczniami, towarzyszyło Jezusowi wielu mieszkańców Betanii, świadków wskrzeszenia i chwalców Jego mocy. Rabbi zatrzymał się i zadumał, a wraz z nim zatrzymali się apostołowie, uczniowie i mieszkańcy. Mąż rozmyślał nad przypowieścią, opowiedzianą niegdyś ustami proroka Zechari o królu jadącym do Jerozolimy, do córki Syjonu na ośle, na źrebięciu podjarzemnej oślicy. Przywracał im ich patriarchalną młodość, urzeczywistniał ją, ucieleśniał. I oto pod działaniem Jezusowej medytacji to, co było obrazem, symbolem, gorączkowym snem ludu pogrążonego w mglistych przeczuciach o pomazańcu, stało się prawdą. We wsi Betfage, w jednym z domów przywiązany do wrót cierpliwie czekał popielaty osiołek, potomek saulowych osłów, zwiastunów królestwa Izraela, powracającego teraz na ziemię w nowej treści i w zmienionym kształcie, u boku swej czcigodnej matki, płowej oślicy. Równie jak on cierpliwej, godnej zaufania, nienagannej w chodzie i nad wyraz posłusznej, mimo pewnych skłonności do uporu. Tego właśnie osiołka, którego żaden śmiertelny człowiek nie pokalał swoim ciężarem, postanowił Jezus dosiąść i w ten sposób ucieleśniając widzenie Zecharii, zmienić jego przypowieść w widomą rzeczywistość. Ocknąwszy się z zadumy, przywołał dwóch apostołów, i kazał im udać się do leżącej przed nimi wsi, gdzie ujrzą przywiązaną do wrót i stojące obok jej źrebie. Polecił im odwiązać je i przyprowadzić, a gdyby właściciel spytał, jakim prawem zabierają cudzą własność, niechaj go uspokoją i powiedzą, że rabbi jeszcze dzisiaj zwróci mu osiołka. Dwaj apostołowie natychmiast usłuchali rozkazu Jezusa i udali się do wsi, chociaż głowy im pękały od sprzecznych myśli. Przede wszystkim ta cała wyprawa wydała im się nader przedsięwzięciem, bo naprzód mieli, według rozkazu rabbiego, bez zgody właściciela odwiązać osła, niechaj Elohim czuwa nad nimi, mogą przecież narazić się na zarzut kradzieży. I dopiero potem, gdyby zaszła konieczność, poręczyć jego zwrot. Był to porządek poleceń nieco odwrócony, i łatwiej byłoby je wykonać, gdyby naprzód poprosili o osła, a potem, po otrzymaniu zgody, odwiązali go. Skoro jednak mąż z góry ułożył kolejność zdarzeń, postanowili ściśle się jej trzymać. Mieli jeszcze jedną wątpliwość. Po co rabiemu potrzebny jest teraz osiołek, nieomal już u wrót Jerozolimy? Czyżby czuł się zmęczony tą krótką drogą? Wiedzieli, że był wypoczęty, w drodze są dopiero od godziny, a mąż był odporny na trudy nawet dalekich podróży, które zawsze odbywał pieszo, a tu nagle, nie wiadomo dlaczego, Postanowił ten krótki kęs drogi z Betwagę do świętego miasta odbyć na Osiołku. Co to wszystko znaczy? Co Jezus zamierza wyrazić za pomocą tego niezwykle złożonego działania? Jak trudno przeniknąć jego zamiary? Tak rozmyślali idąc przed siebie i mimo sprzecznych uczuć, które buzowały w ich sercach, wykonali wszystko, co Jezus rozkazał. I nie było w nich żadnego zdziwienia, gdy po przybyciu do Betfage ujrzeli dwa osły przywiązane u bramy zaraz w pierwszym domu, położonym tuż przy drodze prowadzącej do wsi. I nawet nie zdumieli się. Taka była w nich niezachwiana wiara w prawdę słów Jezusa, gdy gospodarz po odruchowym sprzeciwie i krótkim wahaniu uwierzył im. I chętnie się zgodził na wypożyczenie odwiązanego już osła. Czuli się tak, jak gdyby całe zdarzenie odbyło się już dawno poza nimi, a oni teraz tylko ściśle powtarzali to, co było dokonane i spełnione. I nie wiedząc w pełni, co czynią, czynili tak, jakby wiedzieli, co czynią, albowiem ich niewiedza była ich wiedzą. Tryumf. Przywiedli do Jezusa osiołka, zarzucili nań płaszcze. Po czym rabbi dosiadł go i wszyscy ruszyli do Jerozolimy, drogą pnącą się po stoku Góry Oliwnej. Szli pielgrzymi, mieszkańcy okolicznych wsi, przygodni przechodnie, wędrowni przekupnie i rzemieślnicy wracający na święto do domu, kalecy i chorzy i garstka jerozolimskich faryzeuszów, którzy na wieść od cudzie wybrali się do Betanii, a spotkawszy po drodze rabbiego przyłączyli się do tłumów wielbiących śpiewem i okrzykami wskrzeciciela umarłych. Z setek nóg unosiły się tumany kurzu i spowijały ciągnący powoli pochód w gęsty opar, prześwietlony słonecznymi promieniami, wskutek czego zdawało się, że idący ludzie wynurzają się ze śpiewającego błoku. Jezus, otoczony gromadką apostołów i uczniów, jechał w milczeniu, poddany rytmicznym ruchom zwierzęcia, stąpającego ze zręczną sprawnością po kamienistej drodze. Gdy minęli get Szemanim, rabbi lubił to miejsce gęsto obrośnięte gajami oliwnymi, często spędzał tu długie godziny na rozmyślaniach i modlitwach. Ujrzeli zbliżający się od strony miasta tłum, który radując się wskrzeszeniem męża umarłego dokonanym przez Jezusa, od niepamiętnych wieków, wskrzeszenie dokonane przez proroka było widomym dowodem łaski i opieki Jahwe nad Izraelem i zapowiedzią wielkich wstrząsających wydarzeń i zmian. Śpiewał pieśń o potomku Dawida, idącym w imię Pana. Jakżeż nie mieli się radować, jakżeż nie mieli śpiewać pieśni o wielkim królu Dawidzie, jego zbliżającym się synu, skoro Jeszua ben Josef cudownym wskrzeszeniem przypomniał im minioną, dumną przeszłość narodu, czas potężnego państwa pobłogosławionego przez Pana obecnością mądrych władców i natchnionych proroków. Czyżby pan po długich wiekach znowu zesłał ludowi proroka, głosiciela wolności, stróża, domu Izraela? Czyżby nadszedł czas odrodzenia królestwa, zwycięstwa nad pogańskim Rzymem? Czas wielkich wojsk i wielkiej potęgi? Potrząsali palmowymi liśćmi symbolami zwycięstwa nad śmiercią. Śmiercią wolności była władza Rzymu nad Izraelem. I śpiewali pieśń o potomku Dawida, który zwiastując przyjście królestwa ojców już idzie w imię Pana i zbliża się, zbliża, zbliża. Ich śpiew stał się coraz bardziej podniosły, trzepot skrzydlatych palm jeszcze bardziej gorączkowy. Krzycząc i śpiewając za chwałę władcy Izraela rozścielali płaszcze przed Jezusem, który wskrzeszeniem męża umarłego wskrzesił przed ich oczami wielką przeszłość narodu. Powietrze drżało od gorącego śpiewu, a wraz z rozgrzanym powietrzem drżała skóra na osiołku, stąpającym godnie po ubogich płaszczach ludu i drżały gałązki oliwek w getrze manim. Ale w tłumie nie brak było i takich, którzy uczestniczyli w pochodzie dla zwyczajnej ciekawości, dla uroczystego gapiostwa. Poza tym byli również wysłannicy Kajafy, który wpadał w coraz większy popłoch z powodu rosnącej popularności rabbiego, zwłaszcza, że wielu wczorajszych niedowiarków i przeciwników Jezusa pod naciskiem wymownych zdarzeń stało się jego stronnikami. Rabbi ze wstrzemięźliwym wzruszeniem przyjmował hołd ludu. Czy był to jego prawdziwy tryumf? Często witali go żarliwą modlitwą, często głośnym krzykiem wynosili pod niebo jego chwałę, czy mogą wiedzieć, kim on jest w rzeczywistości? Czy mogą wiedzieć, że to, co śpiewają, jest wprawdzie prawdą, ale prawdą pomnożoną o jeszcze jedną prawdę, wyższą nad wszystkie prawdy ziemskie i wszystkie prawdy niebieskie? Rabbi liczył na palcach. Dziś jest pierwszy dzień tygodnia, jutro drugi, pojutrze trzeci, po pojutrze czwarta, wreszcie piąty, szósta, potem szabat, i znów w cyklicznym uniesieniu powróci pierwszy dzień tygodnia. Czy mogą przeczuć zwolennicy i przeciwnicy, co nastąpi już za kilka dni, tak krótkich i znikomych, że na pewno gdyby wiedzieli, co się stanie, nie uwierzyliby, aby krótkość i znikomość tego czasu mogły w sobie pomieścić nieskończony bezmiar obietnicy, wypełniającej sobą cały wszechświat od jego niedościgłego początku, aż do jego niedościgłego końca? Jezus i śpiewający tłum. Stok górski dość stromo padał w tym miejscu ku cedronowi, poczęli ostrożnie zstępować ku leżącej w dole świątyni i miastu, przypominającemu w porannych promieniach słońca przeciągającego się lwa, którego grzywiastą głową było święte świętych, a wyprężonym tułowiem był potężny, spiętrzony masy w pałaców i domów o barwie płowego złota. Jezus zatrzymał się. Do jego uszu doszło sarkanie kilku faryzeuszów, jadowitym szeptem ze znamienną przesadą, wymieniających między sobą uwagi o olbrzymim powodzeniu rabbiego, za którym poszedł cały świat, co dalekie było od prawdy, ale bliskie przekonaniu przeczulonego arcykapłana i sklebiających mu zwolenników. Wielkie oczy miał strach Kajafy. Jezus, usłyszawszy szemrania, spojrzał w stronę faryzeuszów, a jeden z nich, czując na sobie jego wzrok, rzekł. Rabbi, skarć Twoich uczniów z powodu ich radości. Na to Jezus pochylił się ku przodowi, wyciągnął przed siebie dłoń i wykonując nią ruch, jakby dawał znak niewidzialnemu chórowi do rozpoczęcia śpiewu, odpowiedział mocnym głosem. Powiadam Wam, gdyby uczniowie moi zamilkli, kamienie wołać będą. Stali i słuchali, a apostołom zdawało się, że wszystko dookoła zaczyna kamienić, że skamienieli ludzie i zwierzęta, skamieniały drzewa, rośliny i wszelkie wody, potem skamieniało niebo i powietrze, potem zastygł w kamienną bryłę czas i w granitowy głaz zamieniła się przestrzeń, i wszechświat stał się jednym kamieniem, śpiewającym kamienno ustymi ustami na chwałę Bożą, i spełniło się to, o czym przed chwilą z gorzką przesadą mówili faryzeusze. Całe dzieło stworzenia wielbiło Jeszu. Ben Josef, apostołów, ogarnął zachwyt, pomyśleli, że niepotrzebnie lękali się jerozolimskiego ludu, który teraz w radosnym nastroju wita Jezusa i z zaufaniem towarzyszy Mu do świętego miasta, najpiękniejszego ze wszystkich miast świata. Czy jest możliwe, aby żywe piękno Dawidowego miasta oprawnego w potężne mury, które są odbiciem murów stolicy wiekuistego, zawieszonej na wysokościach, mogło być złe i zdradliwe, podstępne i bezbożne, aby zagrażało bezpieczeństwu Rabbiego? Nierozumna była ich trwoga i niepotrzebny był ich niepokój. Kefas i Johanan ben Zebadia, wychodząc z betanii, zdjęci lękiem o życie rabbiego, zmówili się między sobą i pożyczyli u Eleazara krótkie miecze w skórzanych jaszczurach i ukryli je pod tunikami, przytroczywszy pasami do boku. Uwierały ich te miecze, utrudniały chodzenie, ale bez skargi znosili dolegliwości, wierząc, że broń może się przydać w legowisku wilków i lisów dla obrony zagrożonego męża. A teraz patrząc na miasto pokoju i radujące się tłumy, zawstydzili się wielkim wstydem, a dusze ich spłonęły rumieńcem z powodu nieufności, jaką żywili dla ludu jerozolimskiego. Wprawdzie ci i owi faryzeusze mogą sarkać przeciw rabbiemu, ale lud miłuje go i w razie niebezpieczeństwa stanie w jego obronie, jak to uczyniła minionego roku straż świątynna podczas święta namiotów. A zresztą nie wszyscy faryzeusze są przeciwni mężowi. Tak pocieszał Kefa swoją duszę i uspokoił jej drżenie, a dusza Jego przestała szeleścić i z ufnością pomyślała o Jerozolimie i jej mieszkańcach. A Jezus stał i wciąż patrzył na miasto. Płacz Jezusa. Skwarze, który lał się z nieba na Jerozolimę, na dolinę Cedronu, na groby podniesionej dłoni i proroka Zecharii, na góry, lasy i pola, wszystkie barwy straciły swą przyrodzoną rozmaitość i pod ognistym działaniem słońca przeobraziły się w płynne złoto o takim natężeniu i blasku, że ludzie obejmując wzrokiem krajobraz mrużyli oczy, chcąc je uchronić przed jego oślepiającym iskrzeniem. Tylko niebo zachowało nieposzlakowanie błękitną biel nieco spłowiałą po brzegach. Jezus patrzył na Jerozolimę. Ileż razy wzruszał się jej wspaniałością, ileż razy olśniewała go swoim groźnym, a zarazem wdzięcznym pięknem. Zaprawdę była klejnotem nad klejnotami wśród nieprzebranych skarbów jachwę. Już w samej swej nazwie zamknęła sens swojego istnienia, zwała się miastem pokoju. Jak wszystko, co korzeniami wyrasta z imion i nazw, tak i to miasto swoimi dziejami często przeczyło swojej nazwie, i było wielokrotnie jaskinią niezgody i rozpadu, aniołem upadłym i nierządnym, złotem pokrytym nieczystością, świecznikiem strąconym w kałuże błota, i tak przecząc sobie w miarowym rytmie wchodzenia na szczyty i schodzenia do czeluści, dojrzewało do swojej nazwy i do swojego przeznaczenia. Miasto o zasłoniętych oczach a jednak nieuchronnie zmierzające do celu, nieświadome czasu swojego, a jednak zbliżające się do dnia spełnienia, miasto kłótni, a jednak wybrana stolica pokoju. O miasto, miasto, miasto sieroce i żałobne. Wargi Jezusa poruszały się w gorzkim wzruszeniu. Miasto błogosławione i przeklęte, otoczone pierścieniami nieprzyjacielskich obozów, ściśnięte żelaznymi kleszczami, oblężone, zdruzgotane, niszczone ze wszystkim, co zawiera: z mężczyznami, kobietami, starcami i dziećmi o roztrzaskanych czaszkach. Góra osmalonych ogniem kamieni i ochlapanych krwią gruzów, stos ofiarnych prochów. Lament zamarł w gardle Jezusa. Poczuł, jak wzbiera w Nim współczucie dla tego wytrzebionego do szczętu miasta. Piersi Jego podniosły się raz i drugi, kurczowo zaciśnięte szczęki zwolna rozluźniły się i w głębi serca poczęły gromadzić się łzy, coraz liczniejsze i liczniejsze. Z serca napłynęły do krtani dławiące myłkaniem. Oczy jego zwilgotniały, wypełniły się łzami, a w każdej z nich był jęk i krew zażenanego ludu, i ten jęk ciążył i ta krew ciążyła, i każda łza pęczniała od nadmiaru jęku i krwi, i była już tylko jękiem i krwią. I powoli poczęły się toczyć po chudych policzkach Jezusa krople łez. A znalazłszy sobie dogodne ujście w dwóch zmarszczkach opadających ku ustom, spłynęły na wargi, zwilżyły je gryzącą słonością. I znikły wśród srebrnych nitek krótko przystrzyżonej brody. Jezus płakał i płacząc mówił: O, gdybyś w tym dniu poznała Jerozolimo, co służy pokojowi, lecz teraz zakryte jest przed Twoimi oczami. Przyjdą na Ciebie dni, że Twoi nieprzyjaciele otoczą Cię wałem i oblegną Cię, i ścisną Cię zewsząd, zrównają Cię z Ziemią, Dzieci Twoje wytępią w Twoich murach i nie pozostawią w Tobie kamienia na kamieniu, albowiem nie poznałaś czasu swojego nawiedzenia. Apostołów i uczniów i tłum ogarnął niepokój. Ich duch osłabł i skurczył się i stali się jak stępujący do szeolu. Ich twarze, jeszcze przed chwilą weselne i odświętne, teraz sposępniały pod wrażeniem lamentu Jezusa i łez płynących po jego policzkach. Dlaczego rabbi nagle poddał się przygnębiającemu smutkowi? Co zaszło w jego wnętrzu? Skąd wzięła się w nim tak wielka troska, która kazała mu płakać nad Jerozolimą podczas radosnych krzyków i śpiewów ku jego chwale? Ludzie czekali na wyjaśnienie, które by przywróciło radosny nastrój słonecznemu dniu. Ta przepowiednia jeszcze bardziej rozjątrzy jego wrogów, pomyśleli apostołowie. Fałszywy prorok! – pomyślał Judas Keriot. Jezus podbudził stopami boki osiołka. Ruszyli po stoku górskim ku dolinie, po moście przerzuconym przez Cedron i stanęli przed złotą bramą. Jezus zsiadł z osiołka i przywiązał go do pala. Zzuł sandały, wszedł na dziedziniec świątynny. Oczy miał wciąż jeszcze wilgotne od łez. Spotkanie na dziedzińcu pogan. Jezus i apostołowie pomodlili się w świątyni przed Kodesz HaKodeszim, po czym udali się na dziedziniec pogan, gdzie o tej porze roiło się od przekupniów, pieniężników i pielgrzymów, spośród których wyróżniało się kilku synów Izraela, przybyłych z Grecji. Przechadzali się w odświętnych strojach i błyszczącą wytwornością ukazywali ludowi, że są już gotowi na uroczyste powitanie Pesachu. Przyglądali się straganom, pełnym towarów potrzebnych do liturgicznych czynności, pięknym chustom, modlitewnym, drogocennym kadzidłom, sproszkowanym balsamom i aloesom, synogarlicom i gołębiom, trzepoczącym niecierpliwie w klatkach, jagniętom, leżącym na dziedzińcu jak płaty białego śniegu. Przystawali. Ich wzrok w błogim uniesieniu błądził po murach świątyni, z zachwytem kiwali głowami nad jej pięknością, a gdy nacieszyli oczy widokiem mieszkania Bożego, stępowali z powrotem na ziemię. Świątynia wprawdzie fundamentami tkwiła w ziemi, ale równocześnie jej fundamenty w niepojęty sposób znajdowały się w niebie i czuli się tak, jakby przez chwilę przebywali u stóp Elohim. Gdy nadmierne uniesienie nieco stygło, poczęli rozpytywać jednego ze swoich czarnobrodego przewodnika o roztropnym obliczu, doświadczonego pielgrzyma, który już wielokrotnie przebywał w Jerozolimie, Kim są ci i tamci mężowie przechadzający się po dziedzińcu, albowiem w każdym węszyli dostojnika i uczonego, a ilekroć z ust czarnobrodego padały imiona mędrców, pielgrzymi wydawali cicho okrzyki zadowolenia i wzdychali na znak, że imiona te są im dobrze znane z nauk i licznych dyskusji. Nagle dostrzegli mijającą ich gromadkę ludzi. Czarnobrody wyjaśnił, że rabbi, idąc na jej czele, jest Jeszułą Ben Josef z Nazaretu, prorokiem i cudotwórcą, którego już raz widział podczas świąt w Jerozolimie. Wśród pielgrzymów na dźwięk jego imienia zapanowało poruszenie, a ponieważ zapragnęli usłyszeć z ust mądrego nauczyciela naukę Bożą, która by ich oświeciła i natchnęła bogobojnym duchem, podążyli za nim a dwaj z nich, przyspieszywszy kroku, zatrzymali Filipa z Bethsaida i Andraja, idących nieco w tyle, i poprosili ich, aby nakłonili Jeszułę Beniosef do wygłoszenia mowy pouczającej. Jezus zgodził się. Przystanął. Pielgrzymi otoczyli go kołem. Przyłączyło się do nich kilku przechodniów, a do nich jeszcze kilku i znowu kilku. W niewielkiej odległości zatrzymała się garstka faryzeuszów, i wkrótce zgromadziła się spora rzesza i z zapartym tchem słuchała rabbiego, który przemówił, a przemawiając, mówił o synu człowieczym i o żywym ziarnie pszenicznym padającym w rozoraną ziemię. I tak przemyślnie i wyraziście przyrównywał syna człowieczego do ziarna, że natychmiast ujrzeli go wstępującego w głąb ziemi. Było to nie tyle stępowanie, co raczej powrót syna do matczynego łona, do jachwę rodzącego, do jachwę matki, a obraz ten wyobrażający powracającego syna do matczynego Boga nie był dla nich ani osobliwy, ani też nie wymagał wytrawnych objaśnień, gdyż znali upodobanie Pana do zjawiania się w postaci matki noszącej niemowlę na rękach lub pieszczącej je na kolanach, tego ślady znajdujemy w nadwyraz wzruszających słowach proroka Jesai. Mówił więc o ziarnie, a oni uważnie słuchali. Ziarno, jeżeli nie padnie w ziemię i nie umrze, nie jest ziarnem żywym. Jeżeli jednak umrze, staje się obfitym źródłem życia, dzięki temu śmierć zamienia się w życie. Niechaj zatem idą za synem człowieczym i niechaj mu służą, a każdego człowieka idącego za nim uczci Elohim, Pan. Nie rodnej śmierci, która jest życiem. Prawdzie dusza Syna Człowieczego jest teraz stworzona, a może nawet do głębi wstrząśnięta śmiercią, którą dawno umarł, a przecież nie może on powiedzieć Panu, aby Go od tej śmiertelnej godziny ratował. Dla tej jednej jedynej godziny Elohim rozłamał wieczność, jak się łamie chleb, i jej kęs wyobrażający czas ziemski ofiarował człowiekowi. Bo przecież właśnie dla tej jednej, jednej godziny przyszedł i dla tej godziny uwielbił go Baot, uwielbił jeszcze uwielbi. A głos uwielbienia dojdzie do uszu ludu mową anielskich grzmotów na dowód, że pełzający będzie powołany na sąd i już wkrótce utraci władzę nad światem. Będzie to godzina wywyższenia nad całą ziemię Syna Człowieczego, który wszystkich ludzi pociągnie ku sobie. Dzięki czemu będą oni podniesieni i wywyższeni do wysokości jego podniesienia. Gdy Jezus skończył mówić, poczęli zasypywać go pytaniami, chcieli wiedzieć, dlaczego syn człowieczy, jeżeli jest Mesjaszem z wywodu rabiego wyraźnie wynikało, że utożsamił go z synem człowieczym ma być wywyższony, skoro nigdy nie był poniżony i od bez czasu trwa na najwyższych wysokościach u boku Elohim. A jeżeli nie jest Mesjaszem, kim jest właściwie Syn Człowieczy? Pytania te nie były zaprawione wrogością ani złośliwą kpiną. Płynęły z głębi chwiejnych serc słuchaczy, którzy nie umiejąc pogodzić wizerunku Mesjasza, jaki nosili w sobie od zarania życia z wizerunkiem Syna Człowieczego nakreślonym przez rabiego, pragnęli usłyszeć od niego wytłumaczenie wszystkich związków zachodzących między jednym a drugim pojęciem. Niestety wciąż nie tylko nie wyjaśnił im trudnej sprawy, ale swoją opowieścią, pozornie odległą od ich pytań, jeszcze bardziej zaostrzył ich ciekawość i pobudził ich niepokój. Była to wprawdzie opowieść prosta, mimo to bardzo zawiła i dlatego jeszcze bardziej utrudniła zrozumienie sedna sprawy, która teraz po Jezusowym wywodzie o świetle przebywającym czas krótki wśród ludzi wydała się słuchaczom niezwykle tajemnicza i ciemna. Mało tego, Jezus do jednej trudności dodał drugą. Mówiąc o świetle przebywającym wśród ludzi, z naciskiem podkreślił jego krótkotrwałe działanie, czy też krótkotrwałą obecność na Ziemi. Tego jednak wyraźnie nie określił. W każdym razie działanie światła zamknął w krótkim okresie czasu, a dowód na to znajdujemy w jego wezwaniu skierowanym do słuchaczy, aby działali pospiesznie, bo wkrótce zaskoczy ich ciemność. Gdyby więc nawet słuchacze w swojej wyobraźni kojarzyli osobę światła z osobą Mesjasza, to i tak powstałby nowy dylemat, tym razem dylemat czasu powiązany z pomazańcem, który przecież nie może zjawić się na Ziemi na czas krótki, skoro ma całkowicie odmienić oblicze ludzi i ziemi i rozpocząć swoim zjawieniem się czas wiecznej szczęśliwości. A trudno ją sobie wyobrazić bez wiecznej obecności Mesjasza. Jakby jeszcze tych trudności było za mało. Jezus wspomniał o ciemnościach zalegających świat, a równocześnie dodał, że światłość już zapanowała i wezwał słuchaczy do udzielenia jej bezgranicznej wiary. Jan jednym słowem nie wytłumaczył, jak mogą ciemności spowijać Ziemię, skoro zapanowała na niej światłość. Rozkładali ręce, drapali się w głowy, w roztargnieniu skręcali rozkręcali kędziory u skroni, i wciąż niczego nie pojmowali. Ani pielgrzymi z dalekiej Grecji, ani przygodni słuchacze, ani faryzeusze, ani apostołowie. Chcieli jeszcze zadać rabiemu wiele pytań, on jednak ruchem rękim wezwał apostołów do powrotu. Wyszli ze świątyni przez złotą bramę i udali się do Betanii. Po drodze, gdy mijali betfagę, rabbi polecił apostołom udać się do wsi i zwrócić osiołka jego właścicielowi. Pogłaskał go po grzywie. Poszedł dalej. Piechotą. Miriam szuka Jezusa. Siwiejące włosy Miriam, gładko zaczesane, o błękitnym połysku, splecione w tyle głowy w gruby węzeł, wciąż jeszcze nadawały jej smogłej twarzy, dziewczęcy wyraz. Chociaż zmarszczki pod oczami świadczyły o głębokich troskach, które były udziałem jej życia. Wiek nie przygarbił jej ramion, a gorzkie łzy, a było tych łez dużo, bardzo dużo, a były tym boleśniejsze, że wylewała je w ukryciu, w czterech ścianach izby, w samotności. Nie odebrały jej wargom świeżości, podobnie jak lekko wysunięta broda, świadcząca o silnej i nieugiętej woli, nie pozbawiła jej twarzy łagodności i wdzięku. Tylko w oczach malowało się znużenie, podkreślone smutnym uśmiechem, pełnym cierpliwości, gotowej przyjąć każdy wyrok, który w swojej groźnej łagodności wyda na nią Elohim. Te oczy były tak samo błękitne jak dawniej. Właśnie ta rozbieżność między ich niezmąconym błękitem a znużonym zamyśleniem była tak znamiennym rysem tej opanowanej twarzy, że patrząc na nią odbierało się niezachwiane wrażenie, jakby w duszy niewiasty, mimo jej zewnętrznego spokoju, rozgrywał się dramat, do którego bolesnego końca świadomie się zbliżała. Szła powoli, trzymając w ręce węzełek. Przybyła dzisiaj do świętego miasta w towarzystwie galilejskich krewnych i pielgrzymów. Wprawdzie domyśliła się, że jej syn jest w Jerozolimie, bojąc się jednak o jego życie i bezpieczeństwo, z ulgą przyjęłaby wiadomość o jego nieobecności. Niestety, Jeszua ben Josef, jak ją powiadomili tutejsi krewni, zamieszkali w Bethesda, zjawił się w Jerozolimie dzisiaj rano w otoczeniu apostołów i uczniów. Powiedziano jej, że witany był z głośną radością przez tłumy mieszkańców i pielgrzymów, co było nie lada pociechą dla Miriam, bo skoro lud wita Jeszuę uroczyście i czołobitnie, to Kajafa i Hanan i ich zausznicy, są z niechcąc, muszą się liczyć z wolą ludu i nie mogą przemocą działać przeciw jej synowi, za którym stoją rzesze. Herod Antypas dopuścił się ongi zbrodni na nieszczęśliwym Johananie Benzecharia, niech światło Elohim wiecznie świeci nad jego duszą i natychmiast poczuł na sobie skutki tego czynu, gdyż lud na zawsze odwrócił się od niego. Przecież tego błędu nie powtórzy Kajafa i nie będzie prześladował błogosławionego cudotwórcy, przywracającego do życia zmarłego człowieka. Nie. To niemożliwe. Przypomniawszy sobie cudowne zdarzenie z Eleazarem, poczęła je zgłębiać już nie wiadomo po raz który. Jak wtedy, gdy po raz pierwszy doszła do niej w Nazarecie wieść o wskrzeszeniu, z początku przyjęła ją z pobożną nieufnością, z jaką najbardziej bogobojni ostrożni ludzie powinni przyjmować wiadomość o cudzie Bożym, tak i teraz wezbrała w niej nieskończona wdzięczność dla Elohim za użyczenie jej synowi niczym drugiemu Eliachu daru przywracania do życia umarłych co jest chyba największą łaską ze wszystkich, którymi obdarzył Jeszuę. Gdy potem potwierdziła się wieść o cudzie wskrzeszenia, niewiastę napełniła skromna duma i krążąc myślami dookoła Jeszuły znowu głowiła się nad trudnym zagadnieniem, które natrętnie wracało do niej, ilekroć wielojęzyczne usta przynosiły wieści o dziełach jej syna. Kim jest Jeszua? Było dla niej jasne, że nie był drugim Elijachu. Gdy posługiwała się tymi lub innymi porównaniami, czyniła to dlatego, bo starając się określić wielkość syna, sięgała do przystępnych jej przykładów i obrazów z przeszłości, która zawsze była przy niej obecna i tak bliska, że stanowiła niepodzielną część otaczającego ją życia. Więc kim jest ten syn, którego poczęła? Nie, nie, o tym nie chciała myśleć. Nie chciała? Bała się myśleć. Tego, co wtedy w niej zaszło, nie ogarniała myślami. To było... Poczęła żarliwie modlić się w duszy, a podczas gdy błagała Pana o wyrozumiałość dla swego nieumiejętnego myślenia, Elohim z zadowoleniem się uśmiechał, albowiem ukochał takie okoliczności, w których bogowojny człowiek niepokojem swoim przyświadcza i urzeczywistnia to, co on zamierzył. I tak pan łagodnie, według swoich nieskończonych możliwości, za pomocą niespokojnych pytań, które sama sobie zadawała, przygotowywał Miriam do przyjęcia mającej już wkrótce objawić się wstrząsającej prawdy. Szła z Betezdy przez miasto, rojnymi ulicami, do świątyni pańskiej, gdzie według wiadomości otrzymanych od krewnych, powinien teraz znajdować się jej syn. W mieście o tej porze dnia panował zwykle ożywiony ruch. Tym razem ulicami przewalały się niezliczone tłumy. Był to bowiem czas przedświątecznych zakupów i przygotowań, a kupcy i przechodnie, korzystając z napływu bogatych pielgrzymów, zawsze chętnych do dokonywania potrzebnych i niepotrzebnych zakupów, rozłożyli w sklepach, na straganach i na ziemi najpiękniejsze towary. Misterne wyroby złotników, mogących iść śmiało w zawody z egipskimi mistrzami sztuki złotniczej. Naczynia gliniane, toczone i wypalane przez doświadczonych galilejskich garncarzy. Wełniane sukna, gęsto tkane, lniane płótna, adamaszki, jedwabie, barwne sandały, pasy przetykane złotymi nićmi, uroczyste chusty niewieście mieniące się siedmioma barwami tęczy i jerychońskie pachnidła w słoikach w kształcie kwiatów. Wielu spośród przechodniów raczyło się plackami, nabywali je ulicznych sprzedawców, nadziewanymi gorącym, siekanym mięsem, zaprawionym czosnkiem, cebulą i pieprzem, ciastkami z miodu i orzechów, chłodzącymi napojami, zwłaszcza orzeźwiającym sokiem z granatów. Niektórzy pielgrzymi przybyli z dalekich krajów, bardziej oczytani w piśmie i rozmiłowani w dociekaniach prawdy Bożej, Przenosząc strawę ducha nad strawę ciała, świętość słowa nad rozkosz oczu i żołądka, szli do dzielnicy uczonych, jakby oderwanej od świata i oddzielonej od niego murem ciszy. Była to dzielnica zamieszkana tylko przez uczonych, w której dla ich wygody i spokoju nie wolno było zakładać warsztatów ani szkół. I tutaj, przechadzając się z dala od zgiełku i wrzasku tłumów, oddychali powietrzem mędrców pochylonych nad księgami proroków, a wiadomo przecież, że już samo oddychanie takim powietrzem czyni człowieka mędrszym. Zmęczona Miriam, zewsząd popychana, z trudem przedzierała się przez gąszcz ludzi, osłów i wielbłądów i zdążając w kierunku świątyni, wciąż rozglądała się dokoła w poszukiwaniu Jeszuły lub kogoś z jego najbliższego otoczenia. Ach, gdyby udało się jej spotkać tutaj jakiegoś jego ucznia, który mógłby zaprowadzić ją do syna, lub choćby wskazać, gdzie on teraz przebywa, czuła się zagubiona i samotna. Obce jej były pragnienia tego tłumu, jego radosny nastrój i rozrywki obojętnie patrzyła na rozłożone na straganach towary, szła bezwolnie przed siebie, niesiona ludzką falą, głucha na wszystkie dobiegające ją głosy, zasłuchana we własny niepokój, który drążył jej duszę miarowo. I nieustannie. Między nią a tłumem była przepaść. Cóż wiedzą ci ludzie o jej cierpieniu i trwozy? Nikt z tych matek i ojców nie ma syna, przeciw któremu sprzymierzały się wszystkie siły zła. Dla żadnej z tych matek i dla żadnego z tych ojców twarz arcykapana Kajafy nie jest nieprzeniknioną ciemnością. Pracują, żyją w rodzinnym gronie, a ich synowie nie porzucają domów, a gdy rodzice chorują, dzieci czuwają u ich łoża, a gdy dzieci zmożone niemocą majaczą w gorączce, rodzice troskliwie pochylają się nad nimi. Nie wiedzą, czym jest okrutna samotność, gdy nocą łza pociesza i łza, łzie odpowiada. Miriam nie jest zazdrosna i nie pożąda niczyjego szczęścia. Na pewno nie oddałaby radości swojego cierpienia za cudzą, bezbolesną radość. Ale czy Jeszua nie mógłby być tym, czym jest, nie odchodząc od niej? Czy odejść musiał? Czy musiał ją pozostawić samą, na łasce krewnych i powinowatych, na łasce tęsknoty? I z codziennym rozdzierającym niepokojem wypatrywania... I z codziennym rozdzierającym niepokojem wypatrywania, bo może właśnie teraz wraca, więc jakże nie wyjść przed dom i nie wyjrzeć na drogi prowadzące do Nazaretu z północy, południa i wschodu? Na łasce tęsknoty, i z codziennym rozdzierającym niepokojem wypatrywania, bo może właśnie teraz wraca, więc jakże nie wyjść przed dom i nie wyjrzeć na drogi prowadzące do Nazaretu z północy, południa i wschodu? Westchnęła. Musiał odejść. Skoro odszedł, oby tylko był przy niej w godzinie jej śmierci i położył dłoń na jej czole, oby tylko czuła w ostatniej chwili życia dotknięcie jego palców, oby tylko zamknął jej oczy. Długo jeszcze snułaby melancholijne rozmyślania, gdyby ich nie przerwał nagły błysk. Ktoś idący obok wypowiedział imię jej syna, słyszała jej wyraźnie. Dwaj mężowie, którzy ją właśnie wymijali, rozprawiali o uroczystym wieździe Jeszu Beniosef z Nazaretu, tak powiedzieli dosłownie, to był uroczysty wjazd. A słowa te zabrzmiały w ich ustach jak sprawozdanie z królewskiej uroczystości i dodali, Oby wiekuisty zachował go po najdłuższe lata w Izraelu. A Miriam, usłyszawszy te słowa, rozradowała się w Bogu i poczęła w sobie śpiewać psalm ku chwale Pana i błagała go, aby jej syn nie doświadczył złej przygody, a utrapienie nigdy nie zbliżyło się do niego. To psalmiczne natchnienie miało dla niewiasty zbawienny skutek, bo smutne przegnębienie ustąpiło z jej serca, a ustępując odsłoniło przed nią obraz rabbiego Jeszuły, witanego radosnymi okrzykami przez cały naród Izraela, który wzniósł ręce do nieba i dziękował Elohim za zesłanie męża, najpiękniejszego spośród synów człowieczych. Chciała zatrzymać owych dwóch przechodniów rozprawiających z tak wielką czcią o jej synu i spytać o szczegóły uroczystego wjazdu. O, jak dostojnie określili pielgrzymkę jej biednego Jeszuę i o miejsce jego pobytu! Ale zawstydziła się, albowiem nie było w zwyczaju, aby samotnie idąca niewiasta przemawiała do nieznanych mężów, więc tylko spojrzawszy na nich z wdzięcznością, szła dalej w kierunku świątyni. Inaczej już teraz patrzyła na ludzi. Ten tłum przestał się wydać. Ten tłum, przestał się wydawać nieżyczliwy, nieprzystępny, groźny, był częścią tych tłumów, a może nawet i tym samym tłumem, który witał jej syna i wprowadził go z czcią i uwielbieniem w mury świątyni pańskiej wśród śpiewów i szelestu palmowych liści. Jej niepokoje są urojone. Idąc dziękowała w myślach ludowi, który stanął po stronie jej syna i zgotował mu radosne przyjęcie u progu święta. I na pewno, gdy zajdzie konieczność, osłoni go przed nienawiścią mężów krwi, Gajafy, Hanana i ich stronników, a Elohim kierować będzie roztropnością, odwagą i siłą mężów broniących jej syna, który ukochał prawdę. Nienawiść ma w nienawiści, dlatego Pan pomazał go olejkiem wesela i wywyższył nad jego braci. Postanowiła zajrzeć na dziedziniec pogan i mężów. A jeżeli nie znajdzie tam Jeszuły, pójdzie do gett szemanim, do domu swojej dobrej znajomej Mariam, matki młodziutkiego Johanana. Nie wiadomo, dlaczego rówieśnicy przezywali go Markiem. A jeżeli nie zastanie tam syna, przenocuje u nich i jutro wczesnym rankiem uda się do Betani, do Eleazara i jego sióstr, których i tak zamierzała odwiedzić. Uważała, że przecież Eleazar powinien coś wiedzieć o miejscu zamieszkania swojego wskrzesiciela. A może Jeszua zatrzymał się? U Ela Azara, Żałowała, że nie poszła przede wszystkim do Betanii. Stamtąd powinna była rozpocząć poszukiwania. Było już południe, gdy stanęła na dziedzińcu Pogan. Mimo żaru panował tutaj ożywiony ruch, bo nikt z kupców, pieniężników i handlarzy nie miał zamiaru wyrzekać się w okresie przedświątecznym zarobków i zażywać w domu leniwego odpoczynku. Prażyli się więc na słońcu i głośnym wołaniem, które jeszcze bardziej potęgowało skwar. Wabili do siebie pielgrzymów, ofiarując im zawsze, jak twierdzili, z własną stratą wymianę pogańskich pieniędzy na świątynne szekle i sprzedaż jagniąt, owiec, synogarlic, gołębi, cieląt i wonnych proszków do kadzideł. Miriam stanęła na stopniach portyku Salomona i bacznie śledziła, co się dzieje na dziedzińcu. Jej wzrok ślizgał się po straganach, po stołach pieniężników, po gromadach rozprawiających ludzi, po twarzach przechodniów, i nagle wyprostowała się. Jej spojrzenie zatrzymało się na rzeszy otaczającej jakiegoś przemawiającego męża. Wytężyła wzrok. Poznała. Jeszua. Zbiegła ze stopni portyku. W połowie drogi zatrzymała się i reszta odległości dzielącej ją od syna przebyła niespiesznym krokiem, spokojnie i godnie, jak przystało na niewiastę o siwych włosach. Stanęła za plecami słuchaczy i wytężyła słuch. Była tak wzruszona, że słysząc nie słyszała, co on mówi. Dotarły do niej pięknie ukształtowane zdania, których sensu nie rozumiała. Były one dla niej szumem drzew, wiatrem wiejącym od morza, najczystszym szelestem. Czuła nieomal na twarzy ich powiew. Nie wiedziała, czy są to słowa groźne, czy łagodne, karcące, czy chwalące. Wiedziała tylko, że są to jego słowa. Czy ma go przywołać najukochańszym imieniem? A może powinna zawołać... Tu jest twoja matka, tu jest, spójrz, tu jest. A może powinna, nie bacząc na obowiązujące zwyczaje, roztrącić otaczający je tłum i rzucić je synowi na szyję? Olśniło ją przypomnienie odległego czasu. Było to przed dwudziestu laty, gdy po długich poszukiwaniach, po obficie wylanych łzach, odnalazła wreszcie dwunastoletniego Jeszuę w świątyni pańskiej. Zdawało jej się w kojącym złudzeniu, że nic się od owych dwudziestu lat nie zmieniło. Że czas stoi w miejscu, dobry, współczujący i miłosierny czas, że obok niej jest jej mąż Józef Ben Jacob. Błogosławiona niech będzie jego dusza spoczywająca u stóp wiekuistego i przytrzymuje ją za ramię, a ona, uwolniwszy się od mężowskiej dłoni, biegnie, roztrąca uczonych i zarzuca ręce na szyję ukochanego syna. Czy znów teraz powtórzy się to samo zdarzenie? Czy znów z ust Jeszuły padną dwa krótkie i proste zdania? Pamięta je, pamięta, jak dobrze je pamięta, których sens będzie przed nią znowu zakryty? Zmarszczyła czoło. Taki jest jej los. Stała niezdecydowana. Łzy paliły ją pod powiekami. Przezwyciężyła w sobie chwiejność i poczęła powoli cofać się ku portykowi Salomona w cień potężnych kolumn. Zawsze była niewiastą cienia, i taką powinna pozostać. I taką pozostała. Wyszła ze świątyni i udała się do krewnych, mieszkających na przedmieściu, Betesda. Bezpłodny figowiec. O świcie następnego dnia ruszyli z Betanii, gdzie spędzili noc, do Jerozolimy. W połowie drogi o opodal Betfage ciągnęły się piękne gaje figowe, będące obok drzew oliwnych ozdobą tego surowego krajobrazu. Jezus... Lubił drzewa. Nie wiadomo, czy to umiłowanie wykształcił w nim Józef Beniakow, a wiem, jak się radował, gdy dostrzegł w synu, nie synu, miłość do wszelkich drzew, czy też po prostu wyssał je z mlekiem matki, córki Izraela, który zawsze kochał się w drzewach, przypisywał im wiele ludzkich cech charakteru, pragnienia, zazdrość, radość. Ileż to raz lud podziwiał klaszczące, śpiewające i skaczące drzewa, a nawet w swoich dalekich, sennych marzeniach Upatrywał w drzewie rajskim człowieka, a prawo nazywał drzewem życia i wierzył, że Elohim, podobnie jak nad ludami, sprawować będzie sąd nad drzewami w dniu równie groźnym i gniewnym jak ten, w którym wyda wyroki na grzechy ludzkie. Pan, zazdrosny o uczucia ludu, wyrozumiale pobłażał tej miłości, chociaż wyrozumiałość jego miała pewne granice. Zawsze pałał okrutnym gniewem przeciw tym, którzy w drzewach upatrywali ohydę nierządnych bóstw. Wtedy był bezlitosny, zarówno dla ludzi wierzących w drzewa, jak i dla drzew udających bogów. W zasadzie jednak, patrząc na miłość Izraela do drzew, wzruszał wyrozumiale ramionami, a w końcu posłużył się jego uczuciami dla własnych celów i korzyści w sposób wielce przemyślny godny jego nieskończonej głębi i mądrości uczynił z drzew symboliczny obrazowy język w którym przemawiał do synów człowieczych Izrael wiedział więc że ilekroć pan mówił o winnicy pańskiej lub o drzewie migdałowym miał na myśli lud wybrany o krzakach ciernistych grzeszników o cedrach wspaniałość królewską o figach poszczególnych synów Izraela synów człowieczych jednostki Nigdy natomiast nie upatrywał pod tym symbolem ludu swojego jako zamkniętej całości, co wielokrotnie wypowiadał ustami proroków, a między innymi Hosei, któremu kazał dla jasności i ścisłości mowy, znaków, dokładnie określić różnice zachodzące między symboliczną wartością winnicy i owocu figowego. Jak winne grono na pustyni, tak Izraela znalazłem, jak na pierwszy owoc figowego drzewa na waszych ojców patrzałem. Jezus, ujrzawszy gaje figowe, przystanął i bacznie się im przyglądał, po czym podszedł bliżej do jednego z figowców, ostrożnie ujął w palce gałązkę, był głodny, ale wiedział, że nie była to jeszcze pora na dojrzałe figi i rozchylił drobne listki, między którymi spodziewał się znaleźć zawiązujące się maleńkie owoce, świadczące o urodzajności drzewa. Drzewo było bezpłodne. Cofnął dłoń. Pod zamkniętymi powiekami ujrzał nieurodzajnych synów człowieczych, nikomu niepotrzebnych, przeczących swoim istnieniem tym celom, którym powinni służyć, a nie służą z powodu swojej bezpłodności. Pan kazał się rozmnażać duchowo i cieleśnie. Wszystko, co jest bezpłodne z ducha i ciała, jest szkodliwe i złe. Wszystko, co nie rodzi, przeczy Panu. Wszystko, co nie rozmnaża się, jest grzeszne. Czym są ci wszyscy fałszywi, zakłamani kapłani, jak Kajafa i Hanan, wraz ze swoimi farzejskimi i saducejskimi wspólnikami, kapłanami bogaczami, udającymi pokorę i pobożność, ci wszyscy handlarze, kupczący na dziedzińcu Pogan, jeżeli nie drzewem figowym, w pięknej szacie z zielonego listowia, pod którym gnieździ się ugorna pustka. Tak Jezus wołał w sobie w coraz bardziej przybierającym gniewie, a równocześnie rósł w nim okrutny głód i wzmagało się pragnienie nasycenia się człowiekiem, albowiem, podobnie jak człowiek jest głodny Boga, tak samo Bóg jest głodny człowieka, i pragnie go wielkim pragnieniem, i pożąda go wielkim pożądaniem. I podobnie jak chlebem człowieka jest Bóg, tak chlebem Boga jest człowiek, człowiek owocujący sprawiedliwością. A Elohim karmi się jego sprawiedliwością, pokorą i dobrocią, a biada człowiekowi, który nie karmi sobą Boga i odmawiając mu siebie, pozostawia go głodnym i spragnionym. Biada Kajafiej, biada Hananowi. Biada przekupniowi, handlującemu miłością Boga. Biada faryzeuszom, saduceuszom i kapłanom, co mówią tak, a myślą nie. I mówiąc nie, myślą tak. Biada drzewu bezpłodnemu. I niech będzie przeklęte drzewo bezpłodne imieniem Kajafa i drzewo bezpłodne imieniem Hanan. I drzewo bezpłodne człowiek obłudny i drzewo bezpłodne handlarz wiary. I niechaj na wieki nie rodzi się z niego owoc. I niech będzie przeklęta pustka ugorna i dusza. Dusza ugorna na wieki wieków. Amen. Tak mówił Jezus, a drzewo uschło. Inny Jezus. To było wielkie przeżycie. Z początku milczeli, a gdy milczenie stało się nie do zniesienia, poczęli prowadzić bezładną rozmowę. Z początku o figowcu uschniętym, a potem szybko przeszli na tematy obojętne. Tak obojętne żarz zdumiewa, jak mogli teraz, skoro przed chwilą byli świadkami cudu, zabawiać się rozmową nie mającą nic wspólnego z przeklętym drzewem. Ale skrzywdzilibyśmy apostołów, gdybyśmy ich nadmierną gadatliwość Uważali za objaw niewrażliwości, oziębłości uczuć lub braku zrozumienia dla cudownej przygody. Przeciwnie. Powiedzieliśmy, że wielkie było przerażenie apostołów. Słusznie. O tym, co widzieli, nie chcieli zbyt wiele i głośno mówić, bo wtedy musieliby podzielić się między sobą nurtującym ich zwątpieniem. Zwątpieniem? O czym zwątpli apostołowie? O obrazie Jezusa, który tworzyli sobie stopniowo, z trudem i bez wielkiego powodzenia przez trzy lata swojej obecności u jego boku. A ponieważ nikt z nich niczego w sobie nie rozstrzygnął, a równocześnie nie umiał już dłużej pozostać sam na sam ze swoimi dokuczliwymi myślami, chwycili się dziecinnego podstępu i mówiąc o rzeczach obojętnych, starali się każdy przed sobą samym zagłuszyć i ukryć trwogę i zwątpienie. Przeżyli głęboki wstrząs. Dotychczas wszystkie cuda, których dokonywał Jezus, były cudami wskrzeszającymi i uzdrawiającymi, radosnymi, przywracały do życia ludzi, ożywiały martwe członki ciała, leczyły, prostowały to, co było krzywe, wzmacniały to, co było słabe. Łagodziły, koiły bóle, pokrzepiały na duchu, wypędzały pełzającego, pomnażały chleb i ryby, zamieniały wodę w wino. Byli przekonani, że rabbi przyszedł na ten świat po to, aby ożywiać wszystko, co jest martwe i leczyć wszystko, co jest chore. Podczas gdy teraz nagle naocznie ujrzeli, że jest nie tylko lekarzem, wskrzesicielem, ale także sędzią uśmiercającym. Rabbi uśmiercił chore drzewo. Objawił się im w zupełnie nowej postaci w postaci mocy dającej miłosiernie życie i równocześnie zadającej bezlitośnie śmierć. To był już inny Jeszua-Ben Josef, zupełnie inny, nie do poznania, jakby się na ich oczach odmienił. Jeszua nie tylko łagodny, dobry i kochający, nawet gdy popadał w zapalczywość, nie tracił nic ze swojej łagodności dobroci, ale również groźny wielką grozą i straszliwy, wielką straszliwością, wypełniony mocą strącania do Szeolu, tą samą, którą posiadał Jachwę, zakręciło się im w głowach. Gdy patrzyli na usychające drzewo, ogarnął ich lęk przed niszczącą mocą Jezusa. Był to lęk inny od tego, którego dotychczas doznawali. Gdy ich łajał i napominał, gdy im wyrzucał słabość wiary, gdy gniewnie pouczał o obowiązkach i wzywał do ich wykonywania, nigdy nie powstawał przedział między nim a nimi, bo zawsze mieli poczucie nierozerwalnych związków łączących uczniów z nauczycielem, wychowanków z wychowawcą. Teraz ujrzeli między nimi a sobą nieprzebytą ścianę, po jednej stronie siebie, po drugiej wszechmocy nieosiągalną ani wzrokiem, ani słuchem, ani dotykiem, niewidzialność o niewidzialnej twarzy Jahwe, strącającego w przepaść zagłady. Drżeli. Żadne cudowne zdarzenie, nawet w wskrzeszenie Eleazara, nie uczyniło na nich takiego wrażenia jak cud drzewa uśmierconego. Jeszua po raz pierwszy posłużył się dla swoich niedocieczonych celów cudem uśmiercającym. Dotychczas wiedzieli, że dzierży w swoich rękach życie, przerazili się, że w tych samych rękach dzierży śmierć. Więc mówili, mówili, mówili nieskładnio o wszystkim i o niczym, mleby tylko zagłuszyć w sobie lęk i radzi byli, że Jezus, znacznie ich wyprzedziwszy, znikł im z oczu. Wiedzieli, że idzie do świątyni pańskiej. Zdążając za Nim, przeczuwali, że dzieje uśmierconego figowca jeszcze nie są zamknięte. Jezus wypędza kupców ze świątyni. Siedem oczu Jahwe czuwało nad budową świątyni, i siedem oczu Pańskich czuwa nad czystością kapłańską. Ale wielu kapłanów odwróciło się od Pana i uczyniło świątynię jaskinią zła. Siedem oczu Jachwe czuwa nad Izraelem i siedem oczu pańskich czuwa nad jego wybraństwem, ale wielu spośród ludu odwróciło się od nakazów Pana. Jezus stępując po stoku góry oliwnej ku złotej bramie, wrzał coraz większym gniewem, a chociaż Pan nakazami odgraniczył swój lud od zła, wielu popadło w zło i idzie za złem. Więc źle się dzieje z tymi, którzy ongi nienawidzili kupiectwa i lichwy, a teraz żarliwie służą własnej nieuczciwości, mamonie niesprawiedliwości, bazarom, kramom i stołom pieniężników i upodabniają się martwotą i pustką serc do Greków i Rzymian kupczących w krużgankach swoich pogańskich świątyń. Zaprawdę, synowie Izraela, którzy tak postępują, są pustymi figowcami. Wołali prorocy, Amos i Hosea, wołali gardłami zmęczonymi od długiego wołania przeciw kupcom, wyznawcom fałszywej wagi i miary, rozmiłowanym w oszustwie, a głosom ich wtórował głos Jeszuły Ben-Sira: Trudno jest kupcowi ustrzec się od przestępstw, a handlarz nie będzie wolny od grzechów. Jak kołek, który wbija się między spojone ze sobą kamienie, tak grzech się wdziera między sprzedaż a kupno. Głosowi Jeszuyu Ben Sira, wtórował głosem żalu wielki rabbi Hillel wołający – nie ten, który zbyt wiele zajmuje się handlem. A ich głosom wtórował jeszcze jeden głos, głos najważniejszy, pytający w dniu sądu – czy byłeś uczciwy w kupiectwie? I tak od wieków trwał nad ludem ten chór napominający i karcący, jednak na próżno – bo to lichwą, kramarstwem i zdzierstwem zbrukane są ręce kapłanów i arcykapłanów i coraz mniej jest wśród nich mężów uczciwych, a coraz więcej mężów nieuczciwych. A przewodzą im saduceusze, hanan i kajafa, i hananidzi, i zwolennicy hananidów, i ich wspólnicy, i wspólnicy ich wspólników, i ich doradcy i służba, poplecznicy i schlebiacze, obrośli tłuszczem i krzywdą ludzką, bogacze z wyżłobionej doliny. Jeden z mędrców powiedział, nie będziesz używał świątyni jako miejsca przejścia. Czy go usłuchały nieobrzezane uszy saducejskich arcykapłanów? Czy go usłuchały zalepione woskiem uszy kapłanów, pieniężników i handlarzy stawiających stoły i kramy na dziedzińcu pogan, na progu świątyni i czyniących z niej brudne miejsce przejścia? Jezus, stępując po stoku góroliwnej ku złotej bramie, Wrzał coraz większym gniewem. A przecież stolica Jahwe, zbudowana na górze Moria, nie jest jakimś domem stojącym obok drogi prowadzącej do celu, ale jest celem samym w sobie, znakiem Bożym, miejscem, ponad którym nie ma już żadnego miejsca. Puste figowce rosną na dziedzińcu świątynnym, a wśród nich pusty, bezpłodny figowiec Hanana i Kajafy, najbardziej obeznanych ze sztuką wyciągania zysków z pielgrzymów, i ofiarników, niż z umiejętnością pokornych modów i czynienia prawdziwie bogobojnych uczynków. Niechaj wzejdzie nad nimi dzień sądu. Powinien stanąć na środku dziedzica pogan i biczem przegonić kupczących hananidów saducejskich bogaczy. I cóż z tego, że kajafa i hanan rozsierdzeni nienawiścią... Kroki Jezusa głucho teraz dudniły po drewnianym moście przerzuconym przez dolinę cedronu, poczują się zagrożeni w swoich majętnościach, i z jeszcze większą zajadłością powstaną przeciw niemu, i jeszcze zacieklej będą domagać się jego śmierci. I cóż z tego, że powstanie teraz przeciw niemu gromada saduceuszów, a ich nienawiść będzie większa od nienawiści faryzeuszów i przewyższy ją gwałtownością i namiętnością. Saducejskiego lisa o sercu z grubego sadła nic tak nie doprowadza do wściekłości jak kość wyrwana z jego żarłocznej paszczy. Zbliża się Pesach. W te dni radosnych przygotowań cały lud Izraela wymiata wszelki kwas ze swoich domów, z izb i komnat, z komór i ze skrzyń, i oczyszcza naczynia, albo przygotowuje nowe, świąteczne zamiast starych, codziennych, bo nawet najmniejsza kruszyna kwasu może zanieczyścić święto niekwaszonego chleba, zbezcześcić je i uczynić je drwiną i pośmiewiskiem święta. Dlaczego w te dni oczyszczane są wszystkie miejsca i naczynia, a nie jest oczyszczana świątynia pańska? Dlaczego nawet w te dni dziękczynienia ludu przed Panem za wyjście z Micraim, z krokodylej odchłani, saducejski kwas kapłanów zżera świątynię i pozostawia na niej plamy nieczystej rdzy? Czy nie należy więc w te dni wymieść z domu pańskiego kwasu saduceuszów, którzy, nie wierząc w nieśmiertelność duszy, będą tej wieczności pozbawieni i uśmierceni będą śmiercią nieodwołalną na całą wieczność? Niechaj w przeddzień święta Pesach dokona się oczyszczenie Izraela z bezpłodnych figowców, niechaj kwaska, kapłański obłudy zmyty będzie z murów dziedzińców i z przybytku Jahwe. niechaj będzie odprawiony sąd nad nicością i brudem. Stanęli na dziedzińcu Pogan. Dokoła panował ścisk i rwetes. Stragany, ustawione długim szeregiem, szczelnie przylegały do siebie i zdawało się, jakby sobie podawały ręce we wspólnym i zgodnym zamiarze wyciągania z pielgrzymów obfitych zysków. Porykiwanie cieląt, pobekiwanie owiec i jagniąt, gruchanie gołębi snogarlic mieszało się z ludzkimi głosami, i tak się wzajemnie przenikało, że trudno było się połapać w tym kotłującym mrowisku, który głos od kogo pochodzi. Czy ludzie mówią głosami cielęcymi, owczymi i ptasimi, czy może zwierzęta mówią głosem synów człowieczych? Z boku tego rojowiska usadowili się za stołami pieniężnicy kasta wybrana spośród szarego tłumu kupców i handlarzy i wyniesiona nad nich lichwiarską powagą swojego zawodu. Siedzieli przed stosami świątynnych szekli i pogańskich monet, oddzielonych od siebie zbawienną przegrodą. Była nią prostopadle ustawiona deseczka. Orężni w styliki i tabliczki powleczone woskiem, zawsze gotowi stoczyć z pielgrzymem zwycięski bój o wysokość ceny szekla i denara. W tym celu stale mieli w zanadrzu wykrętne argumenty i okoliczności, które zawsze świadczyły na ich korzyść. Na drugim końcu dziedzińca, pod portykiem Salomona, siedzieli poborcy podatku świątynnego, którzy w przeciwieństwie do pieniężników. Wyróżniali się spokojnym działaniem i godnością, bo byli przecież urzędnikami jachwe, odpowiedzialnymi za pieniądze płynące do skarbca przybytku i pobożnym gestem ręki, był to gest nad wyraz łagodny, okrągły, urzeczniony i nie było w nim śladu zachładnej drapieżności, odbierali od pielgrzymów po pół szekla i na ich oczach wrzucali go do skarbon stojących na stołach. Nie istniała żadna lista płatników. Było nią sumienie synów Izraela. Jezus minął poborców i portyk Salomona i przystanął na środku dziedzińca pogan. A zanim przystanęli apostołowie, którzy nie wiedząc, po co ich tutaj rabbi przywiódł, wymieniali między sobą zafrasowane spojrzenia i ściszonym szeptem starali się wzajemnie porozumieć. Nie było to łatwe, bo tłum nieustannie ich rozdzielał. Co powinni uczynić, aby nakłonić męża do szybkiego opuszczenia tego miejsca brudu, straganów, krzykliwych przekupniów, lichwy i zdzierstwa? Jezus schylił się, podniósł z ziemi kilka porzuconych przez handlarzy postronków i począł je skręcać. Wykonując tę czynność z niezwykłą dokładnością, misternie splatał pojedyncze powrózki i już splecione wiązał razem w grube węzły, aż wreszcie uczynił z nich gruby bicz o twardych guzach. Gdy podniósł głowę i wyprostował się, był nie do poznaki zmieniony. Z jego postaci biła rogata wszechmoc, potępiająca, piętnująca i skazująca. Czoło jego podobne było do dwóch kamiennych tablic, rozdzielonych od siebie z marszczką, jak prostopadłym ciosem błyskawicy. Wargi poruszały się jak ziemia, wstrząsana podziemnym dreszczem, która lada chwila ma się otworzyć i wyrzucić z siebie nawałnicę kamieni. I tylko w oczach jego był spokój, ale groźniejszy od najgroźniejszej burzy. Lodowata cisza o niewzruszonej i nieruchomej głębokości. Na widok tej zmienionej twarzy, duch apostołów skurczył się i zwątlał. Nie znaczy to, aby dostrzegli rogatą wszechmoc wyrastającą z jego granitowego czoła, zapisanego świętym pismem Elohim, wargi wstrząsane podziemnym pomrukiem i lodowatą ciszę oczu. Wszystkie te zjawiska były głęboko ukryte przed oczami apostołów. Którzy, jak wiemy z kilkuletnich doświadczeń, nie przekroczyli progu tajemnicy, a co najwyżej nieświadomie ją przeczuwali, jak to się właśnie zdarzyło teraz, gdy, patrząc w Jezusowe oblicze, dostrzegli w nim niewyraźny cień niedostrzegalności. Ale wystarczyło, że go dostrzegli, a już poczuli się nieswojo. Nigdy nie widzieli rabiego takim, jakim był teraz, iż po raz drugi w tym dniu byli świadkami jego inności. Jezus jeszcze raz dokładnie przyjrzał się pieniężnikom i lichwiarzom i tłumom handlującym z beztroską swobodą na przedprożu domu pańskiego u stóp kodesz hakodeszim i ujrzawszy to wszystko niezawodnym okiem sądu i ognia, nagle podniósł bicz i pięścią lewej dłoni, torując sobie drogę przez ciżbę, runął w środek targowiska między przekupniów i zwierzęta i okładał powrozem wszystkich, którzy mu popadli pod rękę. Krzyki bitych przekupniów i trzask łamanych straganów zmieszały się z rykiem spłoszonych zwierząt. A on szedł jak płonąca burza, powywracał stoły pieniężników, rozsypał piętrzące się stosy pieniędzy, które z brzękiem potoczyły się po bruku, rozpędził zwierzęta, porozbijał klatki z ofiarnym ptactwem. Obłok gołębi, snogarlic z radosnym trzepotem uleciał w powietrze, rzucił się na brudy jarmarczne i począł je szarpać, łamać, gruchotać. W świętym w szaleństwie ognia spalał bluźnierczą mamonę, złoto i srebro, miedź, cynę, jołów, topił je na bezwartościowe żużel, na popiół i pył, aż z popiołów i pyłów pozostała nicość, a nawet nicości nie przepuścił, rozrywał ją na drobne części, na krwawe ochłapy, aż z nicości nawet nicość nie pozostała, a wszystko to czynił w nienawiści, która wszechmiłuje, i w gniewie, który leczy i łagodzi, nienawidząc swoich ofiar, kochał je, i odwracając się od nich, zwracał się ku nim i odtrącając je szedł im naprzeciw i potępiając je wzywał do opamiętania, bo był sądem i przebaczeniem, mieczem zadającym rany i oliwą wylaną na ranę, zabójczym ciosem i uściskiem miłującym. I tak objawiał się w dwojakich żywiołach i krzyczał jedno dwugłosem jachwę ojca i jachwe syna. Dom mój! Domem modlitwy jest nazwany, a wyście go uczynili jaskinią zbójców. To wszystko wynieście stąd i nie poczyńcie domu mojego. To wszystko wynieście stąd i nie czyńcie domu mojego ojca domem kupiectwa. Nie pozwolę, aby ktokolwiek przez świątynię przenosił sprzęty. Prorok Jesaja powiedział, że ten dom będzie domem wszystkich narodów, a wyście z niego uczynili pieczarę złoczyńców. Krzycząc Rozdzielał razy na prawo i lewo uderzeniami bicza, a każde uderzenie było jak błysk topora w dłoni drwala, jak dłoń skrzętnej gospodyni wyrzucającej kwas brudy i śmiecie ze swojego domu. I tak wytrzebione zostały jałowe figowce, i pozostały po nich tylko jałowe miejsca świadczące przeciw sobie samym, i tak oczyszczony został z kwasu dom Pana, a nad pustką i czystością, każda czystość musi być pusta, bo jest miejscem Pana, stał Jezus z biczem ukręconym z powrozów i ciężko oddychając, patrzał zmęczonym wzrokiem na pobojowisko zasłane rozbitymi stołami i straganami, wśród których uganiały. Spłoszone cielęta i owce, na pieniężników i przekupniów leżących na ziemi i porażonych jego gniewem, na osłupiałych apostołów. Z trudem podnosili się z ziemi, obmacywali swoje ciała, strzepywali pył z tunik i wzywali imienia Elohim na świadka swojej niewinności i prawości. A ponieważ nie odważyli się obelgami obrzucać męża, który tak wiele przysporzył im szkód i sińców. W bezradnej nienawiści zgrzytali przeciw niemu zębami. Kilku podbiegło ze skargą do stojących opodal strażników świątynnych, lewitów, którzy dotychczas nie okazali chęci spieszenia z pomocą kupcom, a teraz bez zbytniego wzruszenia słuchali ich żalów. Z pozorną obojętnością potraktowali całe zajście znajdujące się na dziedzińcu faryzeusze. Między nimi a saduceuszami od wieku położona była nienawiść, Którzy, znając związki łączące handlarzy z rodami arcykapłańskimi, w rzeczywistości radzi byli, że saducejscy lichwiarze otrzymali zasłużoną karę. Wprawdzie nikt z owych faryzeuszów nie odważyłby się sięgnąć po bicz i wysmagać kupczących wspólników hananidów, bo bałby się lisiego starca, jego potężnego zięcia, mającego zawsze dostęp do prokuratora i kapłanów, z których wielu za pomocą obrotnych pośredników uczestniczyło w zyskach na dziedzińcu pogan. Skoro jednak sądu tego dokonał ich wspólny wróg, Jeszua Ben-Josef, ani razu podczas dalszego rozwoju wypadków nie wnieśli przeciw Jezusowi oskarżenia o wypędzenie przekupniów ze świątyni. Ze złośliwą zgodą przyglądali się po bojowisku, a ich zadowolenie było tym większe, że wiedzieli, iż każdy, który się odważy na wystąpienie przeciw kapłanom, wcześniej lub później padnie ofiarą ich zemsty. Cieszyli się więc z powodu szkód poniesionych przez saduceuszów, a zarazem zacierali z zadowoleniem dłonie w przewidywaniu następstw, które spadną na Galilejczyka. W przeciwieństwie do pozornie obojętnych farzeuszów i zgrzytających zębami pieniężników i przekupniów, lud Izraela dawał głośny wyraz radości z pognębienia wyzyskiwaczy. Krzyczał, śpiewał i obsypywał rabiego pochwałami, wyrażał podziw dla jego odwagi, wynosił pod niebiosa jego mądrość i z hojną szczodrobliwością wieńczył go najwyższymi godnościami. Przy czym nie omieszkał go nazwać księciem, wielkim Panem, synem wielkiego Ojca, synem Dawida. Jakiś kapłan, zwracając się do Jezusa, krzyknął: Słyszysz, co oni wołają? A jedni kapłani, dotknięci do żywego w swoich pobożnych uczuciach, z wielką mocą wyrażali oburzenie. Nazywają cię synem Dawida. Co ty na to? Zaprzeć! Zakaż im tak wołać! Napiętnuj te nierozważne dzieci, te głupie, niemowlęta, te mleczaki! Jezus rozłożył ręce, a gdy umilkli, zawołał. Tak jest, słusznie mówią. Czy nigdy nie słyszeliście, co napisane jest w psalmach? O Panie, Panie nasz, jak niepojęte jest imię Twoje po wszystkiej ziemi. Wspaniałość swoją wyniosłeś nad niebiosa, a przez usta dzieci niemowląt utwierdziłeś swoją chwałę przed Twoimi wrogami, aby uśmierzyć ludzi przeciwnych i mściwych. Powstało wielkie zamieszanie. Rozdział był wyraźny. Lud Izraela, który pilnie słuchał Jezusa, wznosił okrzyki w obronie rabbiego Kapłani zaś, związani z bogaczami wspólnotą pochodzenia i korzyści ciągnionych z handlu świątynnego, wołali przeciw mężowi, dając upust żalom z powodu sądu, jaki zgotował przekupniom i pieniężnikom. Poderwali się, jakby ich ktoś rózgami po goleniach wysmagał, stracili nad sobą panowanie. Potrząsali pięściami, gwizdali, spluwali, parskali lekceważącym śmiechem. Jak to! Ten Mesit, ten galilejski włóczęga, ten fałszywy prorok przypisuje sobie atrybuty pańskie? Ach, tak, to on sam utwierdził swoją chwałę ustami krzyczących Bachorów. A pycha jego jest tak wielka, że ośmiela się do nich, kapłanów, potomków Aarona i Sadoka, namaszczonych świętą oliwą, stosować słowa psalmo o ludziach mściwych i przeciwnych i nazywać ich wrogami Elohim? Nie mogąc znieść tej jawnej obelgi, krzyczeli coraz głośniej, a krzycząc domagali się od niego dowodów, że mu wolno tak działać, jak działa i tak mówić, jak mówi. Kto mu dał prawo do sprawowania sądu nad ludem na dziedzińcu Pogan? Kto mu pozwolił nazywać kapłanów świątyni pańskiej, pokorne sługi pana, jego wrogami? Daj nam znak, że wolno ci nas oskarżać. Daj nam dowód, że możesz sądzić synów człowieczych. Jezus, odpowiadając im, rzekł z wyrozumiałą cierpliwością: Gdybyście zburzyli ten przybytek, ja go w trzech dniach odbuduję. Kapłani zawołali: My nie mamy zamiaru zburzyć świątyni. Przed czterdziestu laty zaczęto budować świątynię pańską, a ty ją chcesz w trzech dniach odbudować? W trzech dniach? W trzech dniach potrafisz odbudować dom Boży, który budowało tysiące kamieniarzy, cieśli i zdobników? Jezus potakiwał głową i tym opanowanym gestem wzbudził w kapanach jeszcze większe zgorszenie. Natomiast wzdumienie wprawił lud, który zawsze kochał się w nadzwyczajnych zapowiedziach, a im bardziej były one niezwykłe, tym potężniejsze wywierały na nim wrażenie. Jak wiemy zawsze oczekiwali cudów i nie dziwili się cudom. Jeżeli Samson zwalił na głowę Filistynów olbrzymie bloki kamienne, a chłopieńcy Dawid pokonał potężnego siłacza o żelaznych mięśniach, dlaczego cudotwórca Jeszua Ben Josef nie mógłby z wolą i pomocą Elohim odbudować w trzech dniach świątyni pańskiej? Tak myślał Lud. A co myśleli apostołowie? Ponieważ swoim sposobem myślenia nie różnili się od ludu, myśleli tak samo jak on. Zwłaszcza, że już wiele razy byli naocznymi świadkami nadzwyczajnych cudów Jezusa, nie mieszczących się w granicach ludzkiego, przyziemnego zrozumienia. Natomiast nie dawało im spokoju zagadnienie, co miał na myśli Jeszua ben Josef, gdy mówił o świątyni jako domu modlitwy wszystkich narodów, synów Izraela i gojów, wyznawców Jahwe i nieobrzezańców. Trudno im było jednak teraz zgłębić to jego odległe widzenie. Bo ich serce i umysły całkowicie opanował lęk o los męża, który nadmierną gwałtownością naraził się arcykapłanom, kapłanom i bogaczom saducejskim. Pomnożyli ilość wrogów o wrogów najniebezpieczniejszych, którzy już niejednego przeciwnika bezlitośnie unieszkodliwili, a dla osiągnięcia celu nie cofnęli się nawet przed użyciem najbardziej niecnych środków walki. Mało to szlachetnych mężów padło ofiarą ich zacietrzewienia i złości. O późnym wieczorze Wrócili do Betanii. Jezus poszedł na przechadzkę w góry. Prawdopodobnie pragnął modlić się w samotności. Część apostołów wypoczywała na dziedzińcu w domu wskrzeszonego nieboszczyka Elaazara, zaś Jakow Ben-Halfi ułożył się na dachu, gdyż chciał być sam ze swoimi myślami, którego kły dotkliwie jak komary. Nigdy nie lubił bogaczy, którzy przeminą, o czym nie wątpił, jak trawa i uwiędną jak kwiat. Jakow Ben-Halfi od najmłodszych lat upatrywał w bogaczach, w złotych cielcach, zarosłych sadłem, źródło wielu nieszczęść, jakie spadły na Izraela. I często, jeszcze przed puściem ze swoim bratem stryjecznym Jeszuą Ben-Josef, wzywał Pana do wykonania nad nimi sądu. Potem, pod wpływem nauk Jezusowych, umocnił się w przekonaniu, że Elohim wybrał ubogich na tym świecie, aby ich uczynić bogatymi w wierze i dziedzicami obiecanego królestwa. Jakow, będąc dzisiaj świadkiem wypędzenia przekupniów ze świątyni i śledząc wzburzenie kapłanów, nagle przejrzał i zrozumiał, że od teraz największe niebezpieczeństwo grozi rabiemu nie ze strony łatwo zapalnych, kipiących, niecierpliwych i przesadnie drobiazgowych faryzeuszów, ale zimnych, nieczułych, sztywnych i wyrachowanych saduceuszów, ich kapłanów siedzących na skrzyniach wypełnionych po brzegi złotem, srebrem i drogimi kamieniami. A jest zapisane u Jeheskela, że kapłanom nie wolno niczego dziedziczyć, bo Jachwe jest ich dziedzictwem. Nie wolno im gromadzić majątku, bo ich majątkiem jest Pan, którzy po dniu dzisiejszym na pewno będą mężowi przygotowywać godzinę śmierci, gdyż uderzył ich po pękatych sakwach i ugodził w nich, jako w strażników świątyni, ciągnących z niej niezmierne zyski. Nazwał ich wrogami Elohim. Tego mu nie wybaczą nigdy. Jakow życzył kapłanom, aby ich majątność zgniła, aby ich szaty mole pogryzły, aby ich złoto i srebro zarzewiało, a rdza jak ogień pożarła ich ciała, albowiem w swej niechęci do bogaczy całkowicie zgadzał się z prorokiem Cefanią, który w świętym zwoju wołał, narzekajcie, mieszkańcy wyżłobionej doliny, bo wytępiony będzie wszelki lud kupców, wygładzeni będą wszyscy odziani w złoto. A czasu owego przeszukam Jerozolimę przy świetle pochodni i nawiedzę mężów, którzy tyją jak na drożdżach. Bliski jest wielki dzień Jachwe, bliski jest i szybki. Głos Jachwe jest okrutny. Tam i mocarz będzie utrapiony. Dzień ów będzie dniem gniewu. Tymczasem Judas Keriot, leżący pod oliwką na dziedzińcu, głęboko współczuł wypędzonym ze świątyni kupcom. Albowiem sam był kiedyś handlarzem pachnideł. Jeden człowiek w dwóch postaciach. Tego dnia wieczorem Hanan i Kajafa siedzieli w komnacie na górnym piętrze arcykapońskiego pałacu i omawiali z głęboką troską wczorajsze i dzisiejsze wypadki. Dwa złowróżbne zdarzenia, z których jedno było wyraźnym dowodem rosnącego podziwu ludu dla Jeszły Beniosef, a drugie jego przybierającej pewności siebie, graniczącej już wręcz z zuchwałością, bo czy można innym słowem określić działanie męża, ośmielającego się biczem splecionym z bydlęcych powrozów okładać bogobojnych wyznawców pana? Hanan, patrząc łzawiącymi od starości oczami w mrugające knoty lamp oliwnych, szepnął: Bogobojnymi wyznawcami pana oni nie są. Wszystko jedno, jak ich określimy. Wybuchnął Kajafa. Są prawowitymi synami Abrahama. Nie zamykajmy oczu naprawdę. prawdę! Jeszua ben Josef obił ich bydlęcymi powrozami, a motłoch sprzyjał mu i głośno oddawał mu chwałę i radował się z powodu razów, które spadały na plecy wspólników mojego dostojnego teścia. Tu krzyknął ze zjadliwym wyrzutem. Po co mój teść znowu podniósł ceny gołębi ofiarnych? Aby do reszty zniechęcić lud do naszego rodu? Hanan milczał. Sparciała skóra na jego twarzy napięła się i podobna się stała do wężowej łuski. Z pomiędzy jego warg wysączył się cichy, ale wyraźny syk. Projciec Abraham, niech pamięć jego będzie błogosławiona. Nie był złodziejem, a oni mnie okradają! Ukrywają przede mną wysokość zarobków i bez mojej wiedzy pobierają wyższe ceny od tych, które ustaliłem. Gdy podniosłem cenę za parę głębi, mój zięć zapomina, z czego żyje i czerpie pieniądze na łapówki dla prokuratora. Oni, złoczyńcy, brali o pół złotego denara więcej, a różnicę chowali do swoich sakiewek, nie płacąc mi od niej odsetek! Podniósł głos i popędliwie zawołał: Niechaj, mój zięć, nie opowiada mi bajek o kupcach! Bogobojnych wyznawcach pana! Znam ich dobrze! Niech ich Trąd strawi. Zapadło milczenie. Słać było przyspieszony oddech starca. Spojrzał surowo na kajafę. Niechaj mu zięć, trzyma się tematu, nie miesza soczewicy z miodem. Nie jest ważna mniejsza lub większa cena pary głębi. Najważniejsze jest to, że Mesit... Godzi w naszą majętność nasze prawo sprzedawania zwierząt ofiarnych na dziedzińcu pogan, że nazwał nas, kapłanów wybranych spośród całego ludu, wrogami Elohim! Niechaj mój zięć odpowie na moje pytanie. Czy Yeshua ben Yosef powiedział, że zburzy świątynię? Ajafa, starając się opanować wzburzenie, które w nim wywołała, nagana starca, przełknął szybko ślinę, a wraz z nią gorycz urażonej dumy. To trudno ustalić. Dlaczego? Jedni świadkowie twierdzą, że powiedział, zburzę te świątynię, a inni, jeżeli zburzą tę świątynię. To nie jest jedno i to samo. Tak mi się wydaje. Odparł drwiąco. Jeżeli zburzą tę świątynię, kto ma zburzyć świątynię? Synowie Izraela? Yy, niedorzeczność, Rzymianie? W kraju jest spokój. Lud nie ma zamiaru wszczynać wojny przeciw Rzymianom. Elohim czuwa nad swoim narodem. Moim zdaniem, rzekł: Zburzę tę świątynię. Talan wypowiedział te słowa głosem rozkazującym. Kajafa poczuł się jak sługa, jak posłuszny wykonawca poleceń teścia. Takim tonem on sam rozmawiał z Nahumem. Chcąc w godny sposób zamanifestować wobec starca swoją niezależność, chociaż był tego samego, co on zdania, nie skłonił głowy przed jego żądaniem i mruknął oschle i wyniośle. Stanie się według słów mojego dostojnego teścia. Kajafa idąc dzisiaj do Hanana, spodziewał się, że rozmowa z nim będzie nader trudna, bo starzec, ilekroć czuł się zagrożony w swoim posiadaniu, lub gdy tracił pieniądze, lub gdy odkrywał siły, wyciągające ręce po jego majętność, a czym innym, jak nie zamachem na jego majętność było wypędzenie przez zwodziciela kramarzy z dziedzińca pogan, stawał się nieznośny dla otoczenia, tracił panowanie nad sobą, w rozdrażnieniu obrażał najbliższych i najbardziej oddanych sprzymierzeńców. Trudno było wówczas cokolwiek uzgodnić ze zgryźliwym starcem, nie znoszącym oporu ani sprzeciwu. Arcykapłan, znając twardy charakter Hanana, postanowił odmierzać podczas rozmowy słowa, tak jak się odmierza krople aptekarskie, i wyobrażał sobie, że teść mimo wszystko pomny trudnego położenia, w jakim się znaleźli saduceusze i kapłani, trzymać będzie na wodzy swoją wygasającą żywiołowość i rozmawiać z nim będzie dla dobra sprawy jak równy z równym. Ale popełnił błąd. Nie umiał zapanować nad sobą i pozwolił ponieść się gniewowi. Nieoglednym słowem rozdrażnił Hanana, który w odpowiedzi potraktował go jak służącego, żyjącego z jego łaski. Tak, Kajafa źle uczynił. Niepotrzebnie poszczuł przeciw sobie teścia, przypominając mu podwyżkę cen gołębi, przykrą i wstydliwą sprawę, która była powodem niewybrednych oskarżeń jego wrogów. Po co mu to przypomniał? Sam zawinił brutalną odpowiedź starca: jedno jest pewne: starzec mimo podeszłego wieku wciąż nie zamierza uznać nad sobą czyjejkolwiek wyższości. Może cenić w swoim zięciu mądrość, dokładność myślenia, rozsądek i sztukę kluczenia wśród niebezpieczeństw i zasadzek, ale nigdy nie odda mu za życia władzy nad rodem i zawsze będzie gotów, jeżeli zajdzie konieczność, skoczyć każdemu do gardła w obronie swojego wysokiego stanowiska. Nie, Kajafa nie uzyska nad nim przewagi i musi czekać cierpliwie na jego śmierć. Jak długo jeszcze może żyć to rozpadające się próchno, opancerzyć swą wrażliwość i podporządkować ją rozkazom starca zachłannego na zaszczyty i władzę? Pocieszał się, że wszystko to właściwie nie jest trudne, bo obaj tak są zgodni w charakterach, w sposobach myślenia i działania, że należy tylko zastosować dawną taktykę pokornej współpracy. To jedno nie było łatwe, bo pokora nigdy nie była zaletą charakteru arcykapłana. Nie wysuwać się przed Hanana, a wszystko wrócić do dotychczasowej szczęśliwej harmonii. Dla zamazania swej osłej wyniosłości szybko dorzucił. Objaśnienie mojego dostojnego teścia jest mądre i wnikliwe. Zwodziciel groził zburzeniem świątyni pańskiej. Hanan pogładził brodę. Wczoraj. Lud Izraela witał zwodziciela jak udzielnego władcę. Słał płaszcze jak kobierce pod jego nogi i potrząsał liśćmi palmowymi. Wysunął dolną wargę. Głos jego nieprzyjemnie zaskrzypiał. Mnie motłuch, Nigdy tak nie witał. Nigdy. Uśmiechnął się cierpko. Wołali. Hosanna synu Dawida. Wzniósł wskazujący palec jak groźny znak ostrzegawczy. Syn Dawida, syn, syn syn Dawida, syn Dawida. Zgarbił się i poruszył palcem, który wykonał w powietrzu pionowe, poziome i koliste ruchy, podkreślające w zależności od wypowiadanych słów ich wagę i głębie. Mesjasz to nieszczęście. Mesjasz do krewi zglisza. Ale Mesjasz, wróg kapłanów, to nieszczęście nad nieszczęściami. Zwodziciel wygraża arcykapłanom, kapłanom, rodom, kapłańskim saduceuszom, naszemu posiadaniu i naszym majątnościom, czyli temu wszystkiemu, na czym wspiera się świątynia. Kto Miota klątwy na kapłanów, miota klątwy na pana zastępów. Kto obraża namaszczone sługi pana, obraża pana. Kto przepędza zwierzęta ofiarne, odmawia panu ofiar. Kto jest przeciw ofiarom, jest wrogiem pana. Kto nazywa kapłanów wrogami, Elohim, jest wrogiem świątyni. Kto jest wrogiem świątyni, ten ją burzy. A kto ją burzy, jest ojcem ciemności i mężem spustoszenia. A zarazem niszczycielem mojego rodu, który jest strażnikiem chwały pańskiej. To pragnie upadku mojego rodu. Pragnie zniszczenia świątyni wraz z jej korzeniami. Trzeba więc jak najszybciej uporać się z Jeszułą Ben Josef. Bo podburza przeciw kapłanom Amhareców, którzy zawsze byli skorzy do szemrania, a tym razem łatwo mogą dać posłuch jego podżeganiu, gdyż rozruchem wznieconym na dziedzińcu pogan pokazał, że można bezkarnie wierzgać przeciw własności kapłańskiej. Niechaj będą przeklęte ręce godzące w kapłaństwo Izraela. Uważam, że zbliża się nieodwołalnie czas śmierci Jeszuły! Ben-Josef! Serce poczęło mocno kołatać w piersiach Kajafy. Hanan skubał brodę, a kończąc swój wywód, tak rzekł: Pośpiech jest przywilejem młodości. <noise> a ja <noise> jestem stary. Umiłowany am powinien być uwięziony po świętach. Gdy nadmiar jego zwolenników. A mam na myśli przede wszystkim galilejczyków. Powróci do swoich miejsc zamieszkania, a mieszkańcy Jerozolimy znów zasiądą przy warsztatach i oddadzą się pracy i codziennym troskom. Pospólstwo, które witało z zwodziciela palmami, z równym prawdopodobieństwem może chwycić za miecze i stanąć w jego obronie Nie wolno nam spowodować ulicznych zamieszek, bo mogą się one obrócić przeciw nam. Powinniśmy działać przemyślnie. Mędrzec, który robi głupstwa, jest głupszy od głupca. Ostrożność jest matką powodzenia, a moja starość jest moim nauczycielem. Kajafa nigdy nie czuł tak żywiołowo łączący go więzów z Hananem jak właśnie teraz. Byli jednym człowiekiem w dwóch postaciach i myśleli jedną myślą w dwóch ciałach. Wszystko było wspólne i nie warto było się spierać o autorstwo takich czy innych pomysłów. Czy potrzebny jest taki spór, po to, aby pysznić się przed Elohim, że to i to wymyślił Kajafa, a to i tamto Hanan? Że Hanan często powtarza jego własne słowa, tylko nieco inaczej ułożone i nieco rozszerzone o kilka nowych pomysłów, a Kajafa wszystkie te myśli wypowiedziane przez Hanana przy innej sposobności znowu powtórzy swoimi słowami i znowu je cokolwiek poszerzy? Na jedno wyjdzie. Elohim związał ich z sobą i uczynił ich jednym człowiekiem w dwóch postaciach, niczym Mojżesza i Aarona. Pokonał więc w sobie pychę i zachłanność pierwszeństwa. I dla dobra pana i Izraela z największą pokorą, na jaką było go stać, pochylił się przed teściem i prosił go, aby mu przebaczył, jeżeli na początku rozmowy uraził jego dostojną mądrość i równie dostojną starość, albowiem zawsze żywi dla niego podziw, a nieporozumienie wynikło tylko wskutek niezręcznego doboru słów, a ta niezręczność wypłynęła z gorącości jego ducha, a gorącość ducha z troski o przyszłość Jeszuruna. Tu znowu nisko się pokłonił Hananowi i ucałował kraj jego szaty. Był szczęśliwy, oddając chwałę teściowi, oddawał ją równocześnie sobie samemu. Od tej pory sadutejscy kapłani przejęli z rąk faryzeuszów przodownictwo w walce z Jezusem z Nazaretu, albowiem nienawiść saduceuszów do Jezusa stała się większa od nienawiści faryzejskich gwałtowników. Prokurator Judei spokojnie usnął. O tej samej porze, gdy Jezus i apostołowie przybyli do Betanii, a w arcykapłańskiej komnacie radzili Hanan i Kajafa, w pałacu Heroda sekretarz prokuratora składał mu sprawozdanie o ostatnich zdarzeniach w Jerozolimie. O powitaniu Jeszuły ben Josef przez ludność stolicy i o burzliwym zajściu na dziedzińcu pogan. Ponc już nie przerywał mu, słuchał go obojętnie, brzuszcem wskazującego palca prawej ręki, gładził brwi, a gdy sekretarz skończył mówić, spytał go niedbale, znudzonym głosem: Kto to jest Jeszuła ben Josef? Jakiś wędrowny nauczyciel, który wygłasza po miasteczkach i wsiach mowy pouczające. Twierdzą, że jest cudotwórcą, jasnowidzem, że wskrzesza umarłych. Wskrzesza umarłych? Tak mówią. Kogo wskrzesił? Rzekomo jakiegoś mieszkańca Betanii. Brednia. Jaką naukę głosi? O, o ich Bogu, o Jachwę. Czego? Chciało od kupców. To trudno ustalić. Mówią, że zajście wybuchło z powodu lichwiarskich cen. Kłótnia w rodzinie? Tak się wydaje. Pobił kogoś? Tak, ale bezboleśnie. Smagał ich powrozem. <słuch> <słuch> Szaleniec? Jeden z tych licznych szaleńców, których nie brak w Izraelu. Czy straż rzymska rozpędziła zbiegowisko? Nie było konieczności rozpędzania siłą ludzi, zajście trwało bardzo krótko. Czy jeszcze coś się przydarzyło? Poza tym jednym zdarzeniem w Jerozolimie panuje spokój. Czy mam może kazać śledzić owego nauczyciela? Prokurator wydał lekceważąco wargi i spytał: Po co? Po odejściu sekretarza, już przetarł zmęczone oczy. Może w tym roku obejdzie się bez rozruchów? Pomyślał, przeciągnął się, ziewną, ociężale podniósł się z fotela i udał się do sypialni. Był znudzony i bardzo senny. Rozebrał się, wygodnie wyciągnął się w łożu i dwoma palcami zdusił knot oliwnej lampki stojącej u wezgłowia na stoliku. Prokurator Judei usnął spokojnie, a wraz z prokuratorem spokojnie usnęła Jerozolima, a wraz z Jerozolimą... Cała Ziemia Izraela. Według jakiego prawa czynisz to, co czynisz? Nazajutrz, a był to trzeci dzień tygodnia, Jezus i apostołowie przybyli o świcie do świątyni pańskiej i po modlitwie jak zwykle usiedli pod portykiem Salomona. A gdy dokoła nich zebrali się chętni słuchacze, rabbi wygłosił do nich mowę o Królestwie Bożym i obietnicy. W szybko rosnącym tłumie znalazło się kilku faryzeuszów i herodianów, a przede wszystkim wielu przedniejszych kapłanów i saduceuszów, a ich obecność zaniepokoiła apostołów, gdyż nigdy tak licznie nie uczestniczyli oni w spotkaniach z Jezusem. Czyżby saduceusze po zajściu na dziedzińcu pogan zamierzali rozpocząć natarcie przeciw rabbiemu? Jeżeli sprzymierzyli się z faryzeuszami, Jeszua ben Josef znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie. Źle się stało, że rabi potrząsał pięściami nad kapłanami. Słuchacze z zapartym tchem słuchali wywodów Jezusa, a gdy skończył, mówić, stawiali mu pytania, na które chętnie odpowiadał, rozszerzał to, co przed chwilą krótko powiedział i objaśniał to, co przed chwilą objaśnił, dzięki czemu Lud coraz lepiej rozumiał jego myśli. Wówczas jeden z kapłanów, najstarszy wiekiem i doświadczeniem, zwracając się do Jezusa, przemówił. Słuchaliśmy wielkim skupieniu Twoich pouczających słów, rabbi. I z równą ciekawością słuchaliśmy Twoich odpowiedzi, których udzielałeś ludowi spragnionemu nauki Bożej. A gdy porównaliśmy w naszym wnętrzu to, co powiedziałeś z tym, co dotychczas działałeś, ogarnął nas niepokój. Bo nie umiemy sobie wytłumaczyć, skąd bierzesz tę moc, która napełnia zarówno twoje słowa, jak i dzieła. Chrząknął, poprawił się na macie, siedział na podwiniętych nogach i tak dalej ciągnął: Synowie człowieczy, cokolwiek czynią, wszystko pozornie czynią od siebie. Ale my wiemy, że każdy z nas, czyniąc dobro lub zło, prawdę, lub kłamstwo, szczerość, lub obłudę, czyni według władzy, którą otrzymał od Elohim albo od Pełzającego. A wiadomo, że wprawdzie Pan Zastępów jest Panem Zastępów i panuje nad wszelkim stworzeniem na niebie i ziemi. Mimo to, jak o tym zapisane jest w świętym zwoju, on sam, wszechmocny, uległ podstępnemu wezwaniu Pełzającego. I wydał na jego łup Hioba, męża sprawiedliwego. Jeżeli Elohim ma chwilę słabości, to znaczy korzystając ze swojej nieograniczonej wszechmocy pozwolił sobie na dość nieumiarkowany zbytek i udzielił sobie wspaniałomyślnie prawa do słabości, tym bardziej przeżywają człowiek z krwi i ciała, który czyniąc różne rzeczy, nawet cuda. Może je czynić z pokusy pełzającego. My jednak uchowaj nas, Elohim, od takich podejrzeń. Nie twierdzimy o tobie, rabi, że dzieła twoje powstały z wyzwania złych mocy. Jak my o tym możemy wiedzieć? Czy ktoś spośród nas podsłuchał twojej rozmowy z pełzającym? Nie. Czy ktoś spośród nas podsłuchał twoje rozmowy z Elohim? Nie. Rozkładamy bezradnie ręce i zwracamy się do ciebie z prośbą. Powiedz nam, rabi, według jakiego prawa czynisz to, co czynisz? I kto udzielił ci tej władzy, abyś czynił to, co czynisz. Gdy kapłani w przewidywaniu odpowiedzi Jezusa pochylili się ku przodowi i z napięciem czekali, co powie, on nagłym zaskoczeniem pomieszał ich szyk. Odpowiedział pytaniem na pytanie. Był to ulubiony sposób dyskusji synów Izraela, którzy celowali w tej trudnej sztuce wymiany myśli i, umiejąc świetnie posługiwać się pytaniami, długo wzajemnie osaczali się nimi, aż wreszcie jeden z przeciwników, przyciśnięty do muru, musiał odpowiedzieć jasno i wyraźnie, czyli skapitulować. Zwycięsą był ten, który umiał tajemnicę do końca zachować dla siebie. Rabbi więc, odpowiadając pytaniem na pytanie, rzekł. Ja również spytam was o jedną rzecz. Jeżeli mi odpowiecie, powiem wam, według jakiego prawa, czynię to, co czynię, i wyjawię, kto mi udzielił władza, bym czynił to, co czynię. Powiedzcie zatem, tu pogładził brodę i przez chwilę przytrzymał jej końce w palcach, dając tym gestem do zrozumienia rozmówcom, że pytanie, które im teraz zada, jest ważniejsze od pytania, które oni jemu zadali. Powiedzcie mi zatem, czy zanurzenie moje w świętych wodach Jordanu pod dłońmi Johanana ben Zecharia pochodzi od Elohim, czy od ludzi? Cisza zapanowała wśród kapłanów. Nachylali się ku sobie, szeptem naradzali się, węsząc podstęp w pytaniu Jezusa, wykonywali rękami przezorne, trudne do odczytania ruchy. Po namyśle znowu między sobą szeptali, a teraz wymowa ich oczu i rąk stawała się coraz bardziej jasna i nie ulegało już wątpliwości, że są zawiedzeni w pomyślnych przewidywaniach o wyniku rozmowy. Wreszcie nie mogąc uzgodnić między sobą właściwej odpowiedzi, popadli w zakłopotanie, gdyż uzmysłowili sobie, że cokolwiek odpowiedzą, odpowiedź obróci się przeciw nim samym. Jeżeli medytowali, odpowiemy, że zanurzenie Jeszuły Ben-Josef w świętych wodach Jordanu pod dłońmi Johannana Ben-Zecharia pochodziło od Elohim, Mesit spyta nas, dlaczego więc nie daliście niestrzyżonemu wiary? Jeżeli natomiast odrzekniemy od ludzi... Lud, który uważa Johanana Benzecharia za proroka, tu niechętnie zerknęli na otaczający ich tłum Judejczyków, wpatrzonych w nich z gorączkowym podnieceniem, obrzuci nas plugawymi złorzeczeniami. Najstarszy z kapłanów potrząsnąwszy głową, rzekł: Nie wiemy, rabbi, skąd pochodzi Twoje zanurzenie w świętych wodach Jordanu pod dłońmi Johanana Benzecharia. Ale mimo to wydaje nam się, że dobrze byłoby. Gdybyś zechciał odpowiedzieć na nasze pytanie i wyjawić, jakim prawem czynisz to, co czynisz, a wtedy? Jezus przerywając mu powiedział: Skoro nie odpowiedzieliście na moje pytanie, to i ja na wasze nie odpowiem. Lud wybuchnął głośnym śmiechem, gdyż sprzyjając Jezusowi, uradował się z powodu nieudanej chytrości saducejskich. Kapłanów. Przypowieść o siedmiu braciach i o jednej żonie. Kapłani nie dali za wygraną. Ośmieszeni przez Jezusa, postanowili odpłacić mu tą samą monetą, poderwać jego powagę w oczach ludu i wykazać nieuctwo rabbiego, uchodzącego wśród Amchareców za wielkiego znawcę pisma. Po krótkiej naradzie odbytej stłumionym szeptem postanowili, że głos zabierze jeden spośród nich. Kapłan o mu uśmiechu i chytrych oczkach, wytrawny opowiadacz rozweselających opowieści, który umiał je tak zgrabnie układać, iż trudno było balić ich prawdę nawet za pomocą najrozsądniejszej argumentacji. Wysłannicy spodziewali się, że mąż w odpowiedzi uwikła się w sprzecznościach, z których łatwo będzie można ukuć dowody niezbicie świadczące o jego nieuctwie. Drwiący opowiadacz podniósł się z ziemi, klasnął w dłonie, jakby miał zamiar ruszyć w taniec, i zawołał głośnym głosem, chcąc przekrzyczeć wciąż jeszcze trwający śmiech ludu. Cieszę się, że lud Izraela we śmiechem daje upust radości, która podnosi ducha i serce i odświeża umysł. Zdrowy śmiech jest jak kąpiel oczyszczająca. Śmiej się zatem, ludu, śmiej! Gdy cisza zaległa portyk Salomona, drwiący kapłan zwrócił się do Jezusa i tak powiedział... Wielkim cieszysz się powodzeniem i szacunkiem u ludu, albowiem zgłębiłeś pismo. Umiesz każde zdanie mądrze i przejrzyście objaśnić, tłumaczysz bez trudu mgliste i zamazane słowa. Żadna ciemność nie przesłania Twojego spojrzenia, żadne światło nie oślepia Cię. Nie posiadając twoich zdolności, wabił Jezusa piękną mową swoich ust, często nie umiemy wybrnąć z trudnych nauk, zawartych w natchnionych zwojach mędrców, którzy niejednokrotnie ukrywali mądrość Bożą w tajemniczym środku słów o wielorakich treściach. Prosimy cię, rabbi, abyś zechciał wniknąć w jedną z tych tajemnic i uchylił jej rąbek, abyśmy mogli wstąpić do wnętrza słowa, poznali jego mądrość i pojęli choć w drobnej części ukrytą w niej myśl Bożą. Tu drwiący założył ręce za pas i kołysząc się całym ciałem, raz gwałtownie, to znowu umiarkowanie, wykładał dramatyczną treść swej opowieści, działanie jej bohaterów, uwikłanych w trudne ustawy wieczności. Drwiący mówił – niechaj moja mowa dojdzie do twoich uszu, rabbi. Nasz wielki nauczyciel Mosze napisał w świętym zwoju – jeśliby czyjś brat umarł, mając żonę, a byłby bez dzieci, niechaj brat jego weźmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo bratu swojemu. Tak napisał Mosze Rebenu. Mosze wiedział jedno, a my Wiemy drugie. Wprawdzie może wiedział również to, co i my wiemy, ale działał tak, jakby tego nie wiedział, więc pozostawił nas w drżącej niepewności, która zmusza nas teraz do zastanowienia się, co by było, gdyby drugi mąż owej niewiasty umarł przedwcześnie, nie wzbudzając potomstwa bratu swojemu, a potem gdyby umarł jej trzeci mąż i czwartej, piąty, szósty, siódmy, a każdy z nich schodził bezpotomnie z tego świata. Co się stanie, gdy po nich wszystkich owa niewiasta umrze, a w oznaczonym czasie nastanie dzień zmartwychwstania? <grywa> Tu uśmiechnął się Szyderczo, ponieważ będąc Saduceuszem nie wierzył w zmartwychwstanie. I zmartwychwstaną wszyscy ludzie, i zmartwychwstanie siedmiu zmarłych braci, i zmartwychwstanie owa niewiasta, ich kolejna żona, i wszyscy radować się będą w wieczności z powodu szczęśliwego życia, ale ich szczęście pośmiertne... Znów uśmiechnął się szyderczo ulegnie nieco zamąceniu, bo nie wiadomo, do kogo z owych siedmiu braci należeć będzie niewiasta w błogosławiony dzień wieczności, skoro za życia była prawowitą żoną każdego z nich według prawa Abrahama i Caka, i Jakowa, i proroka Mosze czyli przykazań nadanych przez Pana. Drwiący przestał się kołysać i, skończywszy opowiadanie rozweselającej przypowieści, obrzucił zwycięskim spojrzeniem lud, czekając na jego wdzięczną i głośną pochwałę. Lud ponuro milczał. Wtedy Jezus zwrócił się do drwiącego kapłana i począł do niego mówić, a mówiąc do niego zganił jego nieznajomość pism natchnionych. Jeżeli bowiem z jego przypowieści ma wynikać, że nie ma zmartwychwstania, jest w niezgodzie z księgami Machabeuszów, gdzie jest wyraźnie mowa o zmartwychwstaniu i o ofierze, która powinna być złożona za umarłych, aby w przyszłym życiu byli uwolnieni od grzechów, bo Pan zastępów wskrzesi i ożywi wszystkich Synów Człowieczych, wierzących w Niego i Jego prawo. Wątpiący niechaj przeczytają wersety o Krzaku Ognistym słowa jachwe wypowiedziane do Mojżesza: Jam jest Bóg Abrahama i Czaka Jakowa, a wtedy zrozumieją, że Pan określając się mianem Boga Trzech Patriarchów równie dobrze mógł siebie określić mianem Boga Nieba i Ziemi, Wszelkiego Stworzenia chciał przez to powiedzieć, że jest Bogiem ludzi żyjących życiem wiecznym co oznacza, że On, wiekuisty i wszechmocny, nie jest Bogiem umarłych, ale wiecznie żyjących, Panem dla którego i ku któremu żyją wszyscy synowie człowieczy. Śmierć przemija, życie jest wieczne. Co dotyczy zaś pośmiertnego losu siedmiu mężów jednej żony, pragnie pouczyć kapłanów, że wprawdzie dzieci tego świata żyją, pracują, żenią się i wychodzą za mąż, płodzą potomstwo, starzeją się i umierają, ale ci wszyscy, którzy czasu podniesionego i czasu zmartwychwstania znajdą się w czasie podniesionym i zmartwychwstaną, ani nie będą się żenić, ani nie będą wychodzić za mąż, ani powtórnie umierać. Bo będąc synami zmartwychwstania, będą zarazem synami bożymi, a będąc synami bożymi, równi będą aniołom w jednej naturze, ani w męskiej, ani niewieściej, ale w bezgrzesznej jednorodzajowości, nienaznaczonej z mazą zdobywania i posiadania, bo zdobywszy i posiadwszy pana, zdobyli i posiedli wszystko we wszystkości na całą wieczność. Lud Zdumiał się z powodu mądrości nauki Jezusa, a niektórzy kapłani nisko mu się pokłonili i powiedzieli: Dobrze powiedziałeś, rabbi. Dwa najważniejsze przykazania. W tłumie znajdował się pewien pobożny faryzeusz imieniem Ishmael ben Elisza, mąż wielce cnotliwy. I uczony badacz pisma i znawca jego kodeksów prawnych. Faryzeusz ów, przysłuchując się nader uważnie rozmowie rabiego z saducejskimi kapłanami, przyznał w duchu słuszność odpowiedziom męża. Do owej pory należał do tych, którzy z dużym niedowierzaniem odnosili się do jego nauk i uradował się z powodu mądrej odprawy, jakiej udzielił on saduceuszom i drwiącemu kapłanowi. Jezus wzbudził w nim zaufanie. A było ono tym bardziej znamienne, że wywołyje je nie cuda rozmnożenia i obfitości zdziałane przez rabiego, nie cudowne uzdrowienia, nie wskrzeszenia umarłych, lecz słowa, zwyczajne słowa wychodzące z jego ust. Zastanawiał się, czy słuszne jest uczucie, które wzbudził w swoim sercu ku temu mężowi, a ponieważ zwykł zawsze dawać niepewności pierwszeństwo przed pewnością, postanowił wystawić rabiego na próbę, umocnić się w słuszności swojego spostrzeżenia i dopiero wtedy utwierdzić je w sobie. To pomyślawszy, przemówił do Rabiego tymi słowami. O przykazaniach pańskich moglibyśmy rozprawiać cały dzień i całą noc i znowu dzień i znowu noc i tak w koło, po nieskończone odejścia i powroty dni i nocy i jeszcze nie zdołalibyśmy wyczerpać tematu. Przykazania są drogami prowadzącymi do Boga, i dlatego, aby dojść do Pana, trzeba iść wszystkimi drogami równocześnie. A nie wolno wybierać sobie drogi bardziej wygodnej, natomiast omijać drogi trudne i kamieniste. Niewątpliwie są przykazania ważne i mniej ważne i najważniejsze, podobnie jak są ścieżki, dróżki, drogi i gościńce. A te mniej ważne są tak samo ważne, jak bardziej ważne, a te bardziej ważne są tak samo ważne, jak najważniejsze. Bo wszystkie razem wskazują kierunek do Elohim. Niestety, wśród tych różnych dróg są wąskie, zarośnięte cierniami, wyboiste, pokryte pniami zwalonych drzew. Ludzie te drogi chętnie poczytują za mniej ważne. I są gościńce szerokie, łatwo dostępne, gładkie jak stół, którymi bez kłopotu zdążamy przed siebie i nazywamy je dla zaspokojenia sumień drogami najważniejszymi. Zważywszy to wszystko, co tu powiedziałem. Zadam ci rabi pytanie, a ty mi racz odpowiedzieć albo nie odpowiedzieć, jeżeli to uznasz za stosowne. Które z przykazań w prawie jest najważniejsze i najpierwsze ze wszystkich? A pytam nie dlatego, abym chciał inne przykazania odrzucić, a spełniać tylko przez ciebie wskazane, ale po to, abym mógł właśnie z jednakową gorliwością spełniać wszystkie. To powiedziawszy, Uczynił rękami w kierunku Jezusa gest zapraszający do wypowiedzi i czołobitnie czekał na otwarcie jego ust. Jezus widział wprawdzie skazy i błędy w wypowiedzi Ismaela Benelisza, ujrzał jednak między ich szczelinami zacność jego duszy, więc tymi słowami odezwał się do niego: Pierwszym przykazaniem jest to, które zapisane zostało w świętej księdze Devarim: Szema Izrael, Adonaj, Elohenu, Adonaj Ehad. Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jest jeden. Będziesz miłował wiekuistego, Boga Twojego, całym sercem Twoim, całą duszą Twoją i całą mocą Twoją. Niechaj słowa, te, które ci dzisiaj przykazuję, będą w sercu Twoim, i wpajaj je dzieciom swoim, i mów o nich, przebywając w domu swoim, i idąc drogą, i kładąc się, i wstając. Przewiążesz je jako znak na ręce Twojej i niechaj będą ozdobną przepaską między oczami Twoimi. Napiszesz je na odrzwiach domu Twojego i na bramach Twoich. Takie jest największe i pierwsze przykazanie, a drugie, równie największe, zapisane jest w świętej księdze Wajikra. Będziesz miłował bliźniego Twego jak samego siebie. Innego większego przykazania nad te nie ma. Na tych dwóch przykazaniach polega całe prawo i nauka proroków. Ismael Ben Elisza utkwił wzrok w ziemi. Poruszał bezszelestnie wargami i prawdopodobnie powtarzał i utrwalał w pamięci Jezusowe wywody. Wyraz jego zamyślonej twarzy był nieprzystępny i zamknięty. Zdawało się, że odgradza się od świata, że chce sam ze sobą pozostać, że chce na osobności, poza zasięgiem patrzących nań oczu, zgłębić myśl rabiego, którego słowa, chociaż przestał mówić, wciąż jeszcze pełnią swojego brzmienia, dochodziły do uszu Faryzeusza. Niezliczoną ilość razy odmawiał te wersety od wczesnego dzieciństwa rano, w południe, wieczór, w różnych okolicznościach życia, w radości i smutku. Miał je na całe życie wypisane w pamięci, płynęły one w jego krwi, wraz z nim od dzieciństwa rosły i dojrzewały w jego ciele. Niezliczoną ilość razy słyszał je wypowiadane ustami modlących się współbraci, ale teraz w ustach Jezusa. Zabrzmiały tonem zupełnie innym, jakby nabrały innego znaczenia, tego właściwego i najpełniejszego, nieogarnionego w swojej wielkości i znaczeniu. Jakby odnalazł nowy smak w chlebie, który codziennie spożywał. W tych starych słowach była nowa moc. Nie słyszał ich nigdy tak wymawianych. Wydawało mu się, że słyszy je po raz pierwszy. Patrząc Jezusowi prosto w oczy, rzekł dobrze rabi, Prawdziwie powiedziałeś, że Bóg jest jeden, a nie masz innego prócz Niego, że należy Go miłować całym sercem i całą duszą i całą mocą, że powinniśmy kochać bliźnik jak siebie samych, bo to jest więcej niż wszystkie ofiary i całopalenia. To są dwa najważniejsze przykazania. Jezus odpowiadając, rzekł, Wielu jest wezwanych do Królestwa Bożego, ale mało wybranych. Zrozumiałeś mnie, mężu bogobojny. Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. Saducejscy kapłani, słysząc odpowiedź udzieloną Iszmaelowi Benelisza i widząc jego pokorę przed obliczem Jeszuły, ze złośliwym zadowoleniem zerkali na faryzeuszów, w których godziły słowa zwodziciela. Radzi byli, że ich Galilejczyk zaczepił. Wprawdzie w jakiś luźny sposób połączyła ich teraz z faryzeuszami nienawiść do odstępcy. Niemniej nie mogli oprzeć się... Jadowitej radości, że Jezus zadał im bolesny cios, a nadomiar wszystkiego ten Ismael, ale spłatał im chwila. Faryzeusze poderwali się. Jak to Szema Izrael jest najważniejszym przykazaniem, kochaj bliźniego jest najważniejszym przykazaniem, a wszystkie inne przykazania? Czy wszystkie inne przykazania są wiatrem, mgłą, niczym? Cóż się stało ze świętym dziełem ojców z 613 nakazami i zakazami, które właśnie w ścisłym związku z Szema Izrael i przykazaniem o miłości bliźniego tworzą dom wiary Jeszuruna? Kim jest ten człowiek, który wstrząsa równowagą wiary? Czy nie jest godny najsurowszego potępienia? Dusze faryzeuszów zatrzęsły się i zatrzęsły się ich brody i dłonie, i nogi, a wraz z ich duszami, brodami, dłońmi i nogami zatrząsł się w posadach cały świat i cały sens jego istnienia. Nie powinni byli słyszeć tych słów. Powinni je zagłuszyć głośnym łajaniem, powinni je ugasić gwałtownymi sprzeciwami, jak gasi się wodą płonący dom. Czyżby wystarczało wyznawać tylko dwa przykazania, a już odnalazło się łaskę przed obliczem Elohim? A przecież pan osobiście czuwał nad sześciuset trzynastoma nakazami i zakazami, które w błogosławionym natchnieniu ustanowili mądrzy ojcowie. Pan hołubi te nakazy i zakazy jak ukochane pisklęta. Pan pieczołowicie opiekuje się każdym nakazem i zakazem jak młodą sadzonką, a każdy nakaz i zakaz jest pod okiem pana jak skaczący jelonek. Każdy z sześciuset trzynastu nakazów i zakazów jest jak pocałunek pański, złożony na czole oblubienicy, umiłowanej mądrości. Tylko zwodziciel nie dostrzega piskląd chołbionych ręką pana i drzew przez niego zasadzonych i za nic ma jego pocałunek, a ten Iszmael Benelisza, bogobojny faryzeusz, bezcenna perła rozumu, mąż sprawiedliwy dał się uwieść odstępcy, uległ jego wymowie i złożył mu pokłon? Czy Ismael oszalał? Czyżby Jeszua ben -Josef opętał go czarami? Czyżby zarzucił sieć na jego rozum, oczy i uszy? Jednak opanowali się, nie pozwolili wybuchnąć swojej zapalczywości i tak do niej przemówili. Uspokój się, szlachetna zapalczywości, rozpoguć swoje pomarszczone oblicze, włóż na siebie maskę pobłażliwego uśmiechu i czekaj cierpliwie, dobra zapalczywości. Czekaj. Bóg i cesarz. zateili w sobie zapalczywość. Oblicze zakryli uśmiechem, a na porywczość ust nałożyli wędzidło. Zastanawiali się, co mają uczynić, aby dowiedzieć się, za kogo Jeszua siebie uważa. Z opowiadań wielu faryzeuszów znali jego skłonność do udzielania wieloznacznych odpowiedzi. Umiał wyśliznąć się z każdej matni. Jego jak mawiali Pełzająca mądrość zawsze znajdowała wyjście nawet z najszczelniejszych sideł. Tym razem postanowili otrzymać od niego wyczerpującą odpowiedź. To nie było łatwe. Przede wszystkim należało tak pokierować pytaniami, aby tłum Amharesów raz na zawsze wyrobił sobie jasne o nim wyobrażenie. Jeżeli Jeszuła nie uważa się za Mesjasza, musi to głośno i wszem wobec oświadczyć, aby lud nie upatrywał w nim tego, za którego zwodziciel nie ma zamiaru się uważać. Jeżeli natomiast uważa się za Mesjasza i zamierza stanąć na czele ludu i poprowadzić go do walki przeciw nienawidzonym poganom, nad Jeszurunem zawisła groźba klęski. Pod wodzą fałszywego Mesjasza Izrael nie zwycięży. Padnie jak zboże pod sierpem. Czyżby Elohim uczynił ze zwodziciela rózgę, którą zamierza wysmagać Jeszuruna za jego grzechy i winy? Czyżby zbliżał się dzień gniewu pańskiego? Wzdychali i rozmyślali, jak ułożyć pytanie, które by zmusiło zwodziciela do ujawnienia jego zamierzeń i celów. Jak i gdzie znaleźć takie pytanie, które będzie kluczem do jego tajemnicy? W głowie najmłodszego spośród nich zaświtała zbawcza myśl. Bolesnym symbolem niewoli jest podatek, który Izrael płaci cesarzowi. Podatek to widomy znak udręki całego narodu, jego upokorzenia i hańby. Podatek to kajdany nałożone na jego ręce. Podatek to niskie pochylenie głowy przed rzymskim Belialem. Jeżeli zwodziciel uważa się za Mesjasza, musi przede wszystkim wezwać lud do niepłacenia podatków cesarzowi. Od tego wezwania rozpoczynały się powstania przeciwciemięscom i dlatego prawdziwy Mesjasz, rozpoczynając swoje zbawcze dzieło, musi rzucić to hasło. Jeżeli zatem zwodziciel uważa się za zbawiciela narodu... Na pewno zażąda od ludu, aby przestał płacić obelżywą daninę zaborczej władzy. Tak myślał najmłodszy spośród faryzeuszów. Sam należał do stronnictwa zelotów, nieprzejednanych wrogów Rzymu. I wodząc dłonią po rzadkiej brudce, która jak świeży powój obrastała jego różowe policzki, pokłonił się nisko przed mężem i rzekł schlebiająco, a za każdym pochlebstwem zamykał oczy i odchylał ku tyłowi głowę. — Jesteś prawdomówny, rabbi! — Kłamstwa nie ma na twoich ustach, zawsze mówisz sprawiedliwie. Drogi Boże i nauczasz, nie oglądasz się na osobę ludzką, i za nic masz wysokie godności synów człowieczych. Ale jest wiekuisty na niebie i na ziemi, i jest cesarz rzymski panujący nad ludami. Ponieważ wiekuisty jest królem świata i królem Izraela, powiedz nam, czy Jeszurun nie sprzeniewierza się swojemu Bogu i władcy, płacąc cesarzowi podatki? A ten, który sprzeniewierza się Bogu, czy nie jest bluźniercą? Zatem ten, który płaci podatki rzymskiemu cesarzowi, czy nie jest bluźniercą wrogiem Elohim? Ja nie mówię tak, ani nie mówię nie. Zadaję tylko pytanie, aby otrzymać od ciebie, rabbi, miarodajną odpowiedź, która łagodzi mój własny niepokój i niepokój wielu synów Izraela, nieumiejących pogodzić miłości do wiekuistego, tu zniżył głos, z płaceniem podatków cesarzowi, uważającemu się za pana Ziemi Świętej, majętności pańskiej. Kto jest zatem właścicielem tej ziemi? Teraz mówił już prawie szeptem. Jahwe, cebaot, czy cesarz? Właścicielem jest ten, który pobiera podatek. Czy płacimy panu dziesięcinę z płodów ziemi? Płacimy. Czy płacimy cesarzowi daninę? Płacimy. Powiedz nam zatem, rabbi, jak ci się zdaje? Czy godzi się płacić cesarzowi podatek, czy nie? Jezus. Uśmiechnął się. Znał myśli ich myśli. Serce jego napełniło się gorzkim współczuciem dla tych nieszczęśliwych ludzi, którzy marzą o wolności, a nie wiedzą, czym jest prawdziwa wolność. Widzą ją w niepłaceniu podatków poganom, powstawaniu przeciw rzymianom, w krwawej rozprawie z wrogiem we własnym królu siedzącym na tronie w Jeruszalaim HaKodesz. Ale czym jest ta wolność w porównaniu z wolnością ducha. Czym jest ich niewola pod władzą rzymską w porównaniu z niewolą ich sumień? Niechaj oddadzą lichej glinie ludzkiej marną mamonę, próchno i pył, bleby nie oddali jej tego, co jest boskie i wieczne i należne Bogu. Jezus, odpowiadając kusicielom, rzekł Znam dobrze waszą obłudę, przewrotność i chytrość. Dlaczego kusicie mnie obudnicę? Przynieście mi i pokażcie rzymską monetę, abym ją zobaczył i odpowiedział na wasze pytanie. Gdy podali mu denara, zapytał: Czyj to wizerunek? Cesarza, odparli. Jaki to napis? Rzymski, odpowiedział z chwiejną pewnością młody faryzeusz. Wtedy Jezus rzekł. Oddajcie więc cesarzowi co cesarskie, a Bogu co boskie. Rozczarowani saduceusze i faryzeusze powstali z rogorzy. Znowu ponieśli porażkę. Sęp baranek. Po ich odejściu Jezus przemówił do ludu. A słowo wychodząc od niego było wołaniem baranka o sępich szponach i ostrym dziobie, istoty łączącej w sobie dwie natury, sępią i jagnięcą, drapieżną i miłosierną, skazującą i skazaną, która często na oczach całego Izraela objawiała się zależnie od konieczności bądź pod postacią cichego baranka, bądź pod postacią gwałtownego sępa rozrywającego na drobne strzępy padlinę grzechów. W pośrodku ludu wyszło od Jezusa słowo i przemówiło przeciw tym faryzeuszom i uczonym, którzy zasiadłszy na stolicy Mojżeszowej, nie czynią według swoich nauk i wiążąc ciężkie brzemiona, składają je na plecy synów człowieczych, a sami, niby uginając się pod ciężarem surowej pobożności, dźwigają ją tylko na pokaz, bez żadnego wysiłku. Idźcie i zobaczcie, jak obwieszają się długimi Tefilin i Cicit, byleby tylko te święte rzemyki i strzępce widoczne były dla oczu przechodniów. Niechaj zatem Izrael wystrzega się uczonych, którzy dla pustki i próżności nakładają na siebie długie szaty i zajmują na usztach i w synagogach pierwsze miejsca, pokornych pyszałków, miłujących tytuły rabbich i głębokie ukłony składane im na rynkach przez pochlebców. Biada im, biada, biada. Tak mówiło słowo wychodzące z ust Jezusa, a mówiąc wołało: Niech nikt nie nazywa siebie nauczycielem, bo jeden jest tylko nauczyciel, a wszyscy ludzie są sobie braćmi. Niechaj nikt nikogo nie nazywa ojcem na ziemi, gdyż jeden jest tylko ojciec w niebie. Tak mówiło słowo wychodzące z ust Jezusa, a mówiąc coraz wyżej podnosiło głos, aż wreszcie zawołało złożyczącym krzykiem, od którego zatrzęsły się serca ludu. Był to krzyk sępa baranka spadającego z łoskotem z wysokich przestrzeni na upatrzone grzechy był to krzyk dzioba rozdzierającego, cuchnące padło obłudy i przewrotności uczonych w piśmie, był to krzyk szponów, wpijających się w chytrość i kłamliwą pobożność tych, którzy zabrali klucze poznania i zamknęli przed ludźmi Królestwo Niebieskie, sami do niego nie weszli, a pragnącym wejść zabraniają wstępu. Biada im, biada, biada. Sępi dziób baranka zanurzył się jak włócznia w występkach, w zepsuciu, w niegodziwości, w podłości tych, którzy ograbiali wdowy pod pozorem długich modlitw, zmawianych na ich intencje, w zatwardziałości obłudników, którzy nawracają Poga, a potem wpajają w nich zło, wskutek czego są dwakro dziewinni ognia piekielnego, w przestępstwach głuchych i ślepych przewodników, którzy za pomocą wykrętów i przysiąg fałszywych przeczą prawdzie. I w występkach tych, którzy przecedzają komara, a pożerają wielbłąda, którzy składają dziesięcinę zmięty kopru i kminku, a zaniedbują to, co jest najważniejsze w prawie sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. Biada im, biada, biada. Szponami unieruchomił wciąż jeszcze rzucającą się ofiarę i tłukł w nią dziobem coraz mocniej i bezlitośniej, coraz gwałtowniej i zawzięciej. I między jednym ciosem a drugim krzyczał krzykiem, z trudem wydobywającym się ze schrypniętego gardła, przeciw faryzeuszom podobnym grobom pobielanym, które z wierzchu wydają się pięknymi budowlami, a wewnątrz pełne są trupich kości i robaczywego plugastwa. Przeciw spadkobiercom się paczy, którzy z rozkazu odstępcy króla Joasa zamordowali prorokę. Proroka na dziedzińcu świątyni Jahwe w samej Jomki Pur, w święty dzień pojednania, a krwi proroka, niezakrzepłej i wciąż burzącej się, nie można było zmyć przez dwa wieki, a krew wrzała i kotłowała się na zbezczeszczonych kamieniach przybytku i kipiąc wyła o pomstę do nieba: biada im, biada, biada! Taki był krzyk drapieżnego sępa baranka, szponami i dziobem rozdzierającego grzechy człowiecze. Na bezkształtną, krwawą miazgę. Mowa o rzeczach ostatecznych Wypadki wczorajsze i dzisiejsze obfitowały w trudne przeżycia. Wypędzenie przekupniów ze świątyni i spory z saduceuszami i faryzeuszami nie były dobrą wróżbą, a złożyczenia, które Jezus przed chwilą ciskał na głowy przeciwników, na pewno jeszcze bardziej zamotały już i bez tego trudne położenie rabbiego i apostołów. Uparty Kajafa na pewno nie ustąpi. Zapiekły w gniewie Hanan rozsierdzi się jeszcze bardziej. Saduceusze, kapłani, faryzeusze jeszcze ściślej połączą się z sobą w nienawiści przeciw Jezusowi który osaczony ze wszystkich stron przez przeciwników działa tak, jakby świadomie zwoływał i gromadził liczne zastępy swoich wrogów i ustawiał ich przeciw sobie w zwarte bojowe szyki. Radzi byli, gdy rabbi wreszcie opuścił portych Salomona i przez złotą bramę wyszedł ze świątyni. Zmiarkowali, że wracają do Betani, do zacisznego domu Eleazara. Odetchnęli z ulgą. Chcieli wypocząć, z dala od tłumów, mieli już dość dyskusji, kłótni, starć. Idąc wzdłuż zewnętrznych murów świątynnych, obrzucali spojrzeniami olbrzymie kamienne, pięknie ciosane bloki pańskiego przybytku i poczuli podziw dla wspaniałości tej budowli. Przypomnieli sobie słowa Jezusa, które wypowiedział wczoraj do swoich przeciwników. Gdybyście zburzyli ten przybytek, ja go w trzech dniach odbuduję. Czy to możliwe? Czy jest możliwe, aby dom pański znowu zamienił się w gruzy? Czy jest możliwe, aby go jeden człowiek w trzech dniach odbudował? Błogosławiony niechaj będzie mąż, który potrafi świątynię w trzech dniach odbudować, ale przeklęty niech będzie dzień, w którym miałaby ona ulec zagładzie. Kefas westchnął i rzekł z zachwytem: Rabbi, spójrz na te kamienie. Jaka to potężna budowla! Jezus, nie zatrzymując się, odpowiedział – jeżeli wam chodzi o to, co tu widzicie, to wiedzcie, że nadejdą dni, gdy z tego wszystkiego nie pozostanie kamień na kamieniu, że nawet jeden kamień nie pozostanie, którego by nie rozwalono. Apostołowie przystanęli, przywarli wytrzeszczonymi oczami do Jezusa, który nie odwrócił się, nie przystanął i szedł pod górę, unosząc z sobą swoje twarde słowa – a pozostawiając apostołom osłupienie i ucisk serca. Widząc, że rabbi nie odwraca się, nie ma zamiaru wszczynać z nimi rozmowy, O Elohim, dlaczego głos rabiego jest głosem zniszczenia, dlaczego słowa jego są słowami zagłady? Powoli wlekli się za nim, przytłoczeni ciężarem przepowiedni tak strasznej, żażnie wiarygodnej. Spoglądali ku świątyni, ku jej potężnemu masywowi, wierzchołkiem swoim sięgającemu nieba i sycili wzrok jego kamienną potęgą, nad którą czuwa oko Jachwę. Nie zaznali pocieszenia. Judas Keriot przycisnął rękę do serca. Biło zmiennym rytmem, raz ustawało, raz szybko uderzało i znów milkło, i znów zrywało się gwałtownym susem jak spłoszony zając i tłukło się w piersiach, tłukło się serce dwunastego apostoła, który był już teraz najgłębiej przekonany o mocy Beliala, tkwiącej w Jezusie. Bo przecież jest niemożliwe, aby prawdziwy mąż Boży, nieskazitelny wysłannik Pana, przepowiadał upadek świątyni. Dygotał, jakby chciał wytrząsnąć z siebie tę bluźnierczą myśl i widział na jej miejscu górę dymiących gruzów. Ho, ho! Judy nikt nie wprowadził w błąd. Juda czytał w piśmie, w zwojach Jeremiachu o zagładzie Jeruszalaim HaKodesz. Ale Jeremiachu w swoich widzeniach powoływał się na przemawiający do niego głos Jahwe i niczego nie mówił od siebie. Wszystko mówił od Jahwe. I cokolwiek powiedział, natychmiast wypowiedź swoją pieczętował pieczęcią Pana. A Jeszua ben Josef mówi działa od siebie. Nie powołuje się na usta Pana, ani na obrażone oblicze Pana, ani na gniew Pana, ani na jego wyrocznie, a wyroczni swoje nie pieczętuje pieczęcią Pana. Belial, 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 który przybył na ziemię, aby zniszczyć winnicę Izraela. Judas grzytając zębami położył rękę na głowie na znak rozpaczy i smutku. Stanęli na szczycie góry oliwnej. Jezus usiadł na kamieniu, a apostołowie usadowili się pod oliwką, w pewnej od Niego odległości, twarzami zwróceni ku świątyni i zmawiając psalmy pokutne błagali Elohimo miłosierdzie nad przybytkiem i miastem. Jezus również nie spuszczał wzroku ze świątyni. A podczas gdy apostołowie trwali w żałobnym podziwie dla jej żywego piękna, dla harmonijnych kształtów i strzelistości świętego świętych, dla dachów roziskrzonych promieniami słonecznymi i dla kamieni o barwie złotego miodu, rabbi, pochylony nad dokonaną przyszłością, wywoływał z niej obraz pogańskiego wodza pędzącego na czele doborowej jazdy na pomoc wojskom wdzierającym się do świątyni. Ujrzał obrońców wycofujących się na wewnętrzne dziedzińce i zelotów z furią rzucających się na wroga i krwawą i bezlitosną walkę między załogą przybytku a rzemianami docierającymi do samego Kodesz Hakodeszim. Potem ze zgiełku ścisku i zamieszania Wyłonił się wieloki anioł śmierci, żołnierz rzymski, który nie czekając rozkazu dowódcy chwycił płonącą głowę i stanąwszy na plecach towarzysza, miotnął ją przez złote okno na dach zabudowań okalających przybytek. Płomienie jak sposzone konie stanęły dęba i runęły przed siebie. Przybytek płonął. Twarz Jezusa zmartwiała, zbladł, pokrążony w żałości, Wpatrywał się we wzmagający się pożar, w pękające od żaru kolumny, w zapadające się schody ochlapane ludzką krwią. Czujnym uchem łowił huk obsuwających się kamieni i syk popiołów podrywanych wiatrem. Pochylił się, zgarbił i zamknął oczy. Gdy je otworzył, spostrzegł obok siebie Kefasa i Andraja, Johanana i Jakowa, synów Zebadii. Ujrzeli bladość jego twarzy i drżenie warg. Czyżby się modlił? Dał im znak ręką, aby obok usiedli. Kefas, nie mając odwagi mówić wyraźnie o zagładzie świętego miasta i określać jej słowami, od których samego brzmienia krew zastyga w żyłach, a w oczach ciemnieje, zapytał. — Powiedz nam, rabbi, kiedy nastąpi to, o czym mówiłeś? A ponieważ nie wyobrażał sobie, aby zagłada świątyni nie była zarazem dniem jachwy, dodał — powiedz — Jaki będzie znak końca świata? Jezus, nie odrywając oczu od świątyni, promienie słoneczne odbite od jej dachów tryskały w górę jak fontanny, rozpylające rozżarzone złoto, rytmicznie kołysał się naprzód i w tył, a były to te same ruchy, które wykonują pokutujący żałobnicy nad martwym ciałem bliskiego człowieka i tak kołysząc się, począł im mówić o Jerozolimie, oblężonej przez niezliczone wojska. Gdy zobaczą miasto otoczone przez zastępy Pogan, powinni wiedzieć, że zbliża się jej spustoszenie, a ujrzawszy na świętym miejscu ohydę spustoszenia, przepowiedzianą przez proroka Daniela, wciąż patrzą na świątynię i miasto, jakby nie były stawiane z kamieni, ale ze słów, które lamentującym głosem odczytywał, niech uciekają w góry albowiem świątynia i miasto zginą wraz z obrońcami i wodzami, i będzie koniec tego miasta wśród krwawego potopu, według prawa ustanowionego o spustoszeniu, i nastąpi koniec ofiar krwawych i bezkrwawych, i przybytek runie w obrzydliwość gruzów i popiołów, a wyrok pański, jak ogromny cień, krążyć będzie nad pustką. Kto będzie w owym czasie na dachu, niech nie schodzi do mieszkania po szaty i sprzęty. A kto będzie na roli, niech nie wraca do domu po płaszcz. A ci, którzy będą pracować po wsiach, niech nie udają się do miast, bo to będą dni klęski według słów Pisma Świętego. Tak mówił Jezus i wodził oczami po świątyni i mieście, jak po zwoju zapisanym wyrokiem Jahwe. I czytając ten wyrok, Widział pochód strzaskanych kolumn i portyków, rozwalonych bram, pogruchotanych schodów, usypisko dachów zmieszane z usypiskiem fundamentów i góry stygnących popiołów, stępujących w szeroką i nigdy nie nienasyconą gardziel szeolu. Głos Jezusa zawodząco falował, łamał się, ucichał i znów wybuchał żarliwym lamentem, współczującą skargą nad zażynanymi starcami, nad tysiącami wojowników przybijanych do krzyżów, nad brzemiennymi i karmiącymi w owe dni kobietami, uciekającymi w porze zimowej i w Szabat, troską napełniała go myśl, że będą uciekały w święty dzień Szabatu, w czas wielkiego ucisku i gniewu nad narodem, pośrodku mężów umierających od miecza. Czterej apostołowie chętnie by uciekli, aby nie słyszeć przepowiedni Jezusa. Skoro jednak prosili go o wytłumaczenie tajemniczych słów o rozpadających się kamieniach, uważali, że ich ucieczka byłaby sprzeczna z czcią, jaką powinni okazywać swojemu nauczycielowi. Uczeń, który ucieka przed słowami swojego nauczyciela, jest równy bezbożnikowi. Słuchali więc z bólem przepowiedni Jezusa, a chociaż wzdragali się przed koniecznością takiego obrotu zdarzeń, z cierpliwym posłuszeństwem poddali się tej wstrząsającej wizji i widzieli córkę Syjonu zamienioną w cierpiącą pustynię, niewiasty zjadające owoc swojego łona i dziewice deptane nogami pogańskich żołdaków jak grona w winnej tłoczni i rozproszenie Izraela między wszystkimi ludami świata. A jedyną ulgę sprawiało im zapewnienie rabbiego, że Elohim ze względu na wybranych skróci dni klęski, aby mogli ocalić się ci, którym pisane jest ocalenie. A Jezus, ciągnąc dalej, mówił widzącymi ustami o fałszywych mesjaszach, którzy w owym czasie nawiedzać będą lud, zwodzić go kłamliwymi cudami i znakami i nakłaniać do pójścia ich drogami. Niech zatem nie wychodzą na pustynię, gdy usłyszą stamtąd wołanie samozwańczego Mesjasza i niech nie wchodzą do domu, w którym przebywa samozwańczy prorok. Syn człowieczy zjawi się nagle. Widzące usta Jezusa podniosły głos i odezwały się głosem wyroczni. Zjawi się nagle jak błyskawica, jak burza, ale nie stamtąd, skąd się Go ludzie spodziewają, albowiem nie przyjdzie z Zachodu i nie będzie ciągnął ku wschodowi jak wszystkie burze nawiedzające ziemi Izraela. Przyleci od strony niespodziewanej i w czasie niespodziewanym. Przyleci stamtąd, skąd go ludzie nie wypatrują. Przyleci i zjawi się w stolicy zła, rozkładu i upadku, gdzie nagromadzona będzie wszelka padlina ludzkich grzechów, przestępstw, bezprawia i zgnilizny i runie na tę padlinę jak sęp, osądzi ją i wyda wyrok. I według wyroku rozszarpie ją dziobem i szponami. Gdzie jest padlina, tam gromadzą się sępy. Tak mówił i nie odwracając twarzy od świątyni napominał ich, aby dawali baczenie na samych siebie. Albowiem zanim to wszystko nastąpi, wrogowie targną się na nich, będą ich prześladować, wydadzą w ręce sędziów i dozorców więziennych, ubiczują ich w synagogach i postawią przed namiestnikami i królami. Niech się nie troszczą o to, co mają przed sędziami mówić. Powiedzą to, co im każe Duch Święty, który przez nich przemówi. On, rabbi, udzieli im ust, a ustom mądrości. Żaden z wrogów nie zdoła się oprzeć ich natchnionym ustom, ani im się sprzeciwić. Nie oni będą mówić. Wzrusz ich wargami swoim wzruszeniem, wstąpi w ich usta, wypełni je swoimi słowami swoim oddechem, także przemówią mądrością Jego ust i wzruszeniem Jego warg, a wszystko, co powiedzą, stanie się ich świadectwem ich chlubą. Tak mówił i nie odwracając twarzy od świątyni, zapowiedział im, że nadejdą dla nich czasy okrutne, gdy rodzice i bracia, krewni, przyjaciele wydadzą ich w ręce splamione krwią, a niektórych spośród nich zabiją. Będą znienawidzeni przez wszystkich dla jego imienia, mimo to nie zginie najmniejsza cząstka ich żywota, a przez nieugiętość i wytrwałość zdobędą swoje dusze na całą wieczność. Kto wytrwasz do końca, będzie zbawiony. Zanim przeminie to pokolenie, to wszystko się stanie. Niech idą i niech głoszą dobrą nowinę po wszystkiej ziemi, na świadectwo wszystkim ludziom. Gdy to powiedział, umilkł i milczał, poczem, zwróciwszy się do apostołów, rzekł: Niebo i Ziemia przeminą, ale słowa moje nigdy nie przeminą. Położywszy dłonie na kolanach począł im mówić o wojnach narodów przeciw narodom, królestw przeciw królestwom, o krwi przelanej, o gwałtach i okrucieństwach, o wybuchach wstrząsających ziemią, o zarazach, o głodzie, uśmiercającym synów człowieczych, o szaleństwie fałszywych proroków, o znaku na niebie. Znakiem tym będzie niewiasta udziana w słońce, a księżyc będzie pod jej nogami, a na jej głowie wieniec z dwunastu gwiazd, a będzie to w jednej osobie matka zbawiciela, małżonka Jahwe i Jerozolima podniesiona. A wszystkie te zjawiska będą początkiem bólów porodowych zapowiadających powtórne przyjście syna człowieczego. A któż zna czas jego powrotu i nadchodzącego końca? O tym dniu i godzinie nikt nie wie. Ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec, święta brzemienność pana, dźwigająca w sobie syna. Na pewno stanie się to o godzinie niestrzeżonej i niepostrzeżonej. Ludzie będą jedli i pili, jak jedzą i piją codziennie, będą się żenić i wydawać za mąż, jak codziennie się żenią i wydają za mąż. Staną do pracy, jak wstają codziennie, słońce wzejdzie, jak wschodzi codziennie i nagle na tę codzienność runą wielkie wody potopu i otworzy się brzemienność pańska, która wyda syna. Nad nieustannie przybierającymi wodami zgasną słońce, księżyc i gwiazdy. Obłędny strach ogarnie ludzi, którzy zachwieją się wraz z wszystkimi mocami niebieskimi. Syn człowieczy, zbrojny w miecz wychodzący z jego ust, stąpi na ziemię z niewidzialności Elohim wśród grzmotu trąb i rogów bawolich, stanie na górze Syjon i zasiądzie na tronie swojej chwały a za nim zastępy wybrańców Bożych z bezimiennym imieniem starowiecznego na czołach. Oczy Syna Człowieczego będą jak płomienie buchające z podziemnych czeluści, a głowa Jego w diademie. Odziany w krwawą szatę zwać się będzie Dawar, Słowo, moc wiecznie nieruchoma i nieporuszona, i wiecznie idąca przed siebie w nieskończonym ruchu. Słowo czynność, mówiąca i równocześnie czyniąca to, co mówi – Rozpocznie się sąd nad ludzkością. Przed Synem Bożym zgromadzą się wszystkie narody świata, a On wytyczy między nimi granice. W myśl tego, co Ongi powiedział, że przyszedł na ten świat po to, aby dokonać podziału i odłączy dobrych od złych, na podobieństwo pasterza odłączającego owca od kozów. Jednym każe stanąć po swojej prawicy, drugim po lewicy. Tym poprawicy odda w dziedzictwo królestwo niebieskie, przygotowane dla nich od stworzenia świata, albowiem wypełnili swoje posłannictwo. Gdy Syn Człowieczy łaknął, dali Mu jeść, gdy pragnął, dali Mu pić, gdy był wędrowcem, przyjęli Go do siebie, gdy był nagi, udziali Go, gdy był chory, odwiedzili Go, gdy wtrącano Go do więzienia, przybyli do Niego ponieważ nikt z nich nie będzie pamiętał aby kiedykolwiek gościł u siebie syna człowieczego aby go odwiedzał karmił i przyodziewał objaśnił im że był we wszystkich ludziach biednych i nieszczęśliwych którym spieszyli z pomocą z radą opatrunkiem chlebem i pociechą że był we wszelkim ubóstwie i we wszelkiej nędzy we wszelkim głodzie i wszelkim cierpieniu a rozdarty w swojej niepodzielności między miliony cierpiących synów człowieczych, utożsamił się z nimi i, niewidzialny i ukryty w ciałach ludzkich, łaknął ich ustami, pocieszał się ich pociechą, chorował ich chorobami, przyodziewał się ich szatami i błogosławił swoim dobroczyńcom, opiekunom, pocieszycielom. On, moc starowieczna ukryta w glinie cierpiącej, popękanej i krzyczącej o miłosierdzie, Wydawszy wyrok na ludzi dobrych, zwróci się do złych, stojących po Jego lewicy, potępi ich i przeklnie. Albowiem, gdy łaknął, nie dali Mu jeść, gdy pragnął, nie dali Mu pić, gdy był wędrowcem, nie przyjęli Go do siebie, gdy był nagi, nie odziali Go, gdy był chory, nie odwiedzili Go, gdy wtrącano Go do więzienia, nie przybyli do Niego. Ponieważ nikt z ludzi stojących po Jego lewicy nie będzie pamiętał, aby kiedykolwiek widział, Syna Człowieczego, Objaśni, im, że był we wszystkich ludziach biednych i nieszczęśliwych, którym nie spieszyli z pomocą, z radą, opatrunkiem, chlebem i pociechą, których omijali obojętnie, gdy byli głodni, spragnieni, bezdomni, chorzy. I dlatego w dzień sądu On, moc starowieczna, odda nieczułych niewdzięczników w ręce aniołów zatracenia. Apostołowie słuchali ze ściśniętym sercem. Jezus spiętrzył przed nimi góry dymiących popiołów, w których nie odróżniali już żałosnych resztek pozostałych po Jerozolimie od resztek pozostałych po spalonym świecie. W ich rozpaczających duszach obrazy umierającej Jerozolimy i umierającego świata szczelnie nałożyły się na siebie, utożsamiły się z sobą. Dzień ostateczny prześwitywał przez zburzenie Jerozolimy, a zburzenie Jerozolimy przez dzień ostateczny. Aż wreszcie to, co było dalekie i to, co było bliskie, stało się jednym zdarzeniem, wskutek czego dwa różne zdarzenia utrwaliły się w ich pamięci jako jedno i to samo, co jest zresztą zjawiskiem zupełnie zrozumiałym, bo dla nich, synów Izraela, upadek ich ojczyzny, Kodesh HaKodeshim, domu pańskiego, urastał do rozmiarów sądu ostatecznego, który Elohim sprawować będzie nad całą ludzkością. Zapadła noc. Księżyc miał się już ku pełni. Było tak jasno, że rozpoznać można było barwę kwiatów i liści, a nawet ziół ukrytych w trawie. Cisza lecąc nisko nad ziemią, przeźroczystością swoją wypełniała całą przestrzeń od ziemi do nieba. Jezus zwrócił się do czterech apostołów i począł im mówić o umiejętnej czujności czuwania. Powinni czekać i czuwać a ich jestestwo musi być w ciągłym pogotowiu, bo nie wiadomo, kiedy Pan się zjawi, o jakiej godzinie rannej lub o jakiej godzinie nocnej. Niechaj czuwają podczas jedzenia i picia, podczas snu i wypoczynku, niechaj każdy kęs chleba i każdy łyk wina i każda chwila ich snu będą przesycone wytężoną i nieomylną uwagą, albowiem Elohim będzie jak sieć o gęstych okach i niespodziewanym ruchem sam siebie zarzuci na mieszkańców ziemi. Albo będzie jak pan domu, który porą nocną, wróciwszy do siebie, zaskoczy strażników śpiących u bram jego domostwa. Niechaj biodra apostołów będą zawsze przepasane, a zapalone lampki oliwne w ich rękach. Pan niekiedy się spóźnia, to znaczy zawsze i dokładnie przychodzi o właściwej porze, ale według swojego, a nie ludzkiego rachunku. Niechaj zatem będą podobni do owych mądrych panien, które idąc na spotkanie oblubieńca i oblubienicy, wzięły z sobą kaganki i zapasową oliwę w naczyniach i każdej chwili były gotowe, skoro tylko oblubieniec się zjawi, wejść razem z nim do komnaty na gody weselne. Taka była mowa Jezusa o rzeczach ostatecznych, a złota cisza przelatująca w poświacie dojrzewającego księżyca nad górą oliwną lekko musnęła oliwki, i zaszleściła wśród gałęzi, onieśmielona, umilkła. Judas Keriot składa Bogu ofiarę. Jezus ruszył w drogę do Betanii, a zanim nim zdążali apostołowie. Przytłoczeni ciężarem tragicznych myśli, usiłowali odpędzić od siebie obrazy zburzonej świątyni Pańskiej i zniszczonego miasta. Na próżno. Burzliwymi falami coraz natarczywiej napływał przed ich oczy obraz płonącego przybytku, potop krwi pogrążający w swoich odmentach święte miasto, wybuch złych mocy, wrzask żołdactwa gwałcącego święte miejsce. Przybierający księżyc stał wciąż nad nimi, rozpraszał mroki nocne, a im zdawało się, że drwi z ciemności, które zaległy ich łkające serca. Idąc, nie oglądali się za siebie, bo bali się, że zamiast lwich murów Jerozolimy ujrzą w dolinie góry popiołów i gruzów i harfy jak ciała wisielców zawieszone na zwęglonych drzewach. Judas Keriot przystanął. Drażniła go bierność milczących apostołów, idących posłusznie do Betanii za Jeszuą Ben-Josef, sprawcą ich beznadziejnych widzeń. Jak oni mogą teraz iść za tym, który przywoływał przeklęte żywioły na głowy i domy Izraela? Czy nie powinni przystanąć, jak to właśnie w tej chwili uczynił Juda, i w tym swoim przystankiem sprzeciwić się woli Jeszuły? Czy nie powinni spojrzeć ku Jerozolimie, podnieść dłonie do nieba, jak to właśnie w tej chwili uczynił Juda, i zawołać w swoim wnętrzu, Panie, litości, zbaw lud Twój od A oni bezwolnie poszli za nim, posłusznie poddani jego tajemniczym zamiarom, Potem na posłaniach w Betanii będą bezcelowo rozgryzać i przeżuwać myśli swojego rabbiego. A rano nikt Go nie spytał o wyjaśnienie ciemnych obrazów i znowu nieświadomi celów swojej drogi pójdą za nim do Jerozolimy na dalsze jałowe utarczki z kapłanami, faryzeuszami, saduceuszami. I tak dzień po dniu staczać się będą w przepaść, aż runą i upadną na wieczne zatracenie. Juda był rad, że Jezus i apostołowie wreszcie zniknęli mu z oczu. Usiadł na ziemi, był sam na sam z Elohim. Uważał, że powinien pomówić z Panem, wyłożyć mu wszystkie wątpliwości i boleści i wylać przed nim całą rozpacz. Zmówił psalm: Ocal mnie od moich nieprzyjaciół, Boże Mój! A gdy poczuł, że bliskość Pana jest przy nim, zasłonił dłońmi oczy i tak do niego przemówił: Panie, czekałem dotychczas cierpliwie. Czyny moje poskromiłem, aby nie wierzgały, a język mój trzymałem za zagrodą warg, aby go zmusić do posłuszeństwa. I tylko starałem się pomnażać moją czujność. Chociaż pożerała mnie coraz większa troska o twój dom i przynaglała do szybkiego działania, nie dałem się ponieść płochej i lekkomyślnej podejrzliwości. I tylko oczami i uszami śledziłem uważnie każdy krok Galilejczyka i gromadziłem wody jego zwodzicielstwa. A gdy wreszcie upewniłem się o złu, które działał, to nawet wtedy z nadmiernej ostrożności niczego nie przedsiębrałem i wciąż od nowa ważyłem na wadze mojej rozwagi wszystkie jego słowa i czyny. Ale dzisiaj nastąpił czas mojego działania. Jeszua ben Josef prorokował fałszywem proroctwem zburzenie świątyni miasta. Panie, czy jest możliwe, aby upadł Twój dom? Aby w proch się zmieniła stolica Twoja i podnóżek Twoich nóg? Aby miejsce święte, które sobie upodobałeś, stało się łupem pogan? Panie! Jeszua Ben-Josef, którego ust nie uczyniłeś swojej wyrocznik, knuje przeciw Tobie spisek. Jeszua Ben-Josef zamierza wzniecić wielką wojnę synów ciemności przeciw Twojemu ludowi. Jeszua Ben-Josef chce pod górą popiołów pogrzebać dom Twojej obecności na Świętej Górze. Panie Zastępów, oskarżam przed Twoim obliczem fałszywego proroka Jeszua Ben-Josef z Nazaretu o bluźnierstwo przeciw Tobie. Panie! Surowy głos Judy odbijał się z wielokrotnionym echem od stoków góry oliwnej. A ponieważ ja, Juda ben Simon z marny robak, szelest złamanej trzciny i grzesznik bez miary, nie chcę uczestniczyć w dziele zniszczenia i odszczepieństwa, ani nie chcę przykładać topora do korzeni twojej winnicy, ani nie chcę wturować głosowi bezbożnemu, ani nie chcę rzucać mej duszy na pożarcie z synom mocy! Zaprowadzę Jeszuę Beniozew, jak ofiarnik prowadzi owce na ofiarę całopalenia do ołtarza w świątyni twojej i oddam w ręce kapłanów, a kapłani niechaj przyjmą. Tę ofiarę z moich rąk i niechaj ją złożą Tobie w ofierze, abyś wymazał grzech mojej ślepoty, abyś zlitował się nad moim błądzeniem i oczyścił moją duszę, i aby dusza moja była oczyszczona od wszelkiej zmazy. Ja bym wrócił na proste ścieżki i służył Tobie, Panie zastępów. Niechaj zatem, Jeszua ben Josef będzie moją ofiarą przebłagalną. A ty, panie, przyjm tę ofiarę z moich rąk i zmyj ze mnie wina, abym był czystszy nad śnieg! Tak wołał Juda i bił się w piersi, a chociaż czuł dojmujący ból w żebrach, bił się coraz mocniej, a wyczerpany runął na ziemię, a leżąc, wciąż jeszcze uderzał się w piersi i krzyczał rozpaczliwym głosem. Przebacz mi, Boże ojców moich, przebacz mi, przebacz grzech i oczyść mnie z bliskości Syna nocy, któremu służyłem. Wyczerpany krzykiem i modlitwą bez tchu, leżał na trawie. Boga niemoc opanowała jego ciało. Chętnie by tak leżał do rana, a potem cały dzień i znowu przez całą noc, a może i przez całą wieczność. Wszystko powiedział Panu, co miał mu do powiedzenia nie ukrył przed nim ani jednego oddechu swoich ust, ani jednej myśli swojego wnętrza, ani jednego westchnienia swojej piersi. Był przed panem jak otwarte pole, a teraz, skoro wszystko ujawnił, Zapragnął być znowu niewidoczny, przez nikogo niedostrzeżony, zapragnął zamknąć się w nędznej niepozorności, maleć w najdrobniejszej małości, szarzeć w lichej szarości, nie należeć do żadnego zgromadzenia, być samotnym, samotnym i tak trwać w szczęśliwym ukryciu po kres wszystkich dni, któremu Elohim zapisał w Księdze Życia. Czego jeszcze może od Niego żądać prawieczny? A tęsknił za Mesjaszem wypatrywał go dniami i nocami poszedł za Jeszyłą Ben Josef bo spodziewał się, że go zaprowadzi do Pomazańca a gdy przejrzał i ujrzał zwodzicielstwo Galilejczyka ukorzył się przed Panem i wyznał winę Jaj więc Prawieczny wleje w niego spokój i pozwoli mu wrócić do dawnego życia do słoików pełnych pachnideł do nardu prawdziwego i podrabianego do kasji drażniąco pachnącej i do lepianki, o dziurawym dachu, z trudem podniósł się z ziemi. Skąd ta bezsilność w jego ciele, skąd to lenistwo w jego rękach i nogach? Ogarnął go strach przed Belialem, który słabością spętał jego ręce i wlał w nieznurzenie. Począł biec w dół, po stoku góry oliwnej ku dolinie Cedronu. Upadł, podniósł się i znowu biegł zjeany, rozdygotany, a chociaż przepocona tunika oblepiała mu piersi i krępowała swobodę ruchów, sadził ogromnymi krokami, coraz szybciej i szybciej, nieprzytomny ze strachu, bo czuł, że go gna gniewna moc Pana, któremu ślubował złożenie przebłagalnej ofiary, a potem w przystępie leniwego znużenia uległ pokusie błogiego bezwładu. A niewidzialna ręka wciąż go smagała i przynaglała do coraz większego pośpiechu. Rózgą chłostała po karku, po plecach, po głowie, więc pędził na oślep, w dół, ku dolinie, a potem znów w górę, pod murami miasta. Z trudem omijał drzewa, które wyrastały przed nim jak rosochate upiory. Zaplątał się w jakiś kolczasty krzak, zwalił się na ziemię, ale natychmiast zerwał się i biegł dalej, krzycząc, że wszystko wypełni, co ślubował, byleby tylko ręka jachwę przestała go okładać razami zatrzymał się pod gnojną bramą była zamknięta usiadł pod murem chrapliwe rzężenie wydobywało się z jego gardła serce łomotało mu w piersiach oparty plecami o mur z nogami wyciągniętymi przed siebie wyglądał jak podarty łachman wyrzucony na śmietnik zamknął oczy oddech stawał się spokojniejszy serce które podeszło niemal pod gardło wróciło na dawne miejsce i biło równiejszym rytmem podciągnął nogi pod siebie Pogładził zmierzwioną brodę. Ociężałym spojrzeniem ogarnął ciemny masę w góro oliwnej jego bolesnej drogi. I pomyślał, że niepotrzebnie biegł w szaleńczym pośpiechu, bo przecież powinien wiedzieć, że bramy miejskie są jeszcze zamknięte, więc po co pędził jak głupi wiatr? Czy ktoś go gonił? Nikt go nie gonił. Czy ktoś go popędzał? Nikt go nie popędzał. Z własnej nieprzemuszonej woli postanowił udać się do arcykapłana, aby wypełnić ślubowanie wypowiedziane przed Panem i złożyć w ofierze na ołtarzu oczyszczenia Jeszue Ben-Josef, owcę zabłąkaną, jedną z tych, które odpadły od wspólnoty Izraela i nie znalazły drogi powrotnej do owczarni. Poczuł wielką wdzięczność dla Elohim. Zrozumiał, że powodem jego pośpiechu była niecierpliwość serca. Któż go natknął, jeżeli nie Elohim ową bogobojną niecierpliwością, która go gnała do spełnienia przerzeczenia złożonego przed Panem? Tymczasem przed bramą gnojną zaroiło się od chłopów, kupców, wędrownych kramarzy, wielbłądów, osłów, owiec i kozłów, od pielgrzymów, zdążających tędy z południowych połaci kraju na święta do Jerozolimy. Kupcy prowadzili głośne rozmowy o cenach towarów i zwierząt ofiarnych, chłopi o tegorocznych urodzajach, a wszyscy o zbliżających się świętach i o niezliczonych rzeszach pielgrzymów ciągnących codziennie tłumnie przez wszystkie bramy miejskie do stolicy, która po prostu, jak twierdzili, pęka już od nadmiaru ludzi. Rozprawiali, kłócili się, potakiwali sobie nawzajem, przekonywali się, wymieniali między sobą adresy zajazdów, podbijali ceny, udzielali sobie wiadomości o kupcach i dostawcach. Były to wiadomości prawdziwe lub fałszywe, w zależności od tego, czy chcieli lub nie chcieli wprowadzić w błąd handlowych współzawodników. I kłócąc się i potakując, plotkując i podbijając ceny, kłamiąc i mówiąc prawdę, spozierali ku wschodowi, gdzie lada chwila miało wzejść słońce. Gwiazdy zgasły, piały koguty, i nagle jakby niewidzialne dłonie zdarły z nieba czarną zasłonę. Nastał dzień. Z murów świątyni pańskiej zabrzmiało granie bawolich rogów, rozległ się zgrzyt skobli zamków i zawiasów. Strażnicy miejsce otworzyli bramę. Tłum, zawsze nieopanowany i popędliwy, runął wśród wrzasków i przekleństw, ryku osłów i ujadania bezdomnych psów w uliczki miasta. Juda minął sadzawkę siloach i wstąpił na kamienne schody prowadzące na stok góry, gdzie w amfiteatralnym półkolu wśród ogrodów wznosiły się pałace i wille jerozolimskich dostojników i bogaczy. Judas Keriot u arcykapłana W pałacu arcykapłana przez całą noc trwała wytężona praca. Służba robiła przedświąteczne porządki z komnat, z kuchni, ze spiżarni, z piwnic, Usuwała wszystko, co mogło być skażone kwasem. Czyściła studnie, myła podłogi, stoły, ławy. Wyjmowała pesachowe naczynia, czekające przez cały rok w skrzyniach na ten radosny dzień. A ponieważ nikt nie miał pewności, czy kwaszone okruchy w jakiś tajemniczy sposób nie zanieczyściły przeznaczonych na pesach półmisków, was, dzbanów, garnków, patelni, odzieży, niecek, dziewki zlewały je wrzącą wodą, skrobały, szorowały i znów zlewały wodą, aż po dokładnych zmywaniach upewniły się o ich bezwzględnej czystości. Jutro, według odwiecznego zwyczaju, Kajafa z lampką oliwną w ręce przeszuka, z powściągliwą dokładnością, wszystkie zakamarki. Zajrzy do wszystkich kątów, przetrząśnie wszystkie schowki, a gdy upewni się, że kwas został usunięty z jego domu, uroczystym zaklęciem na wszelki wypadek, wyrzeknie się każdego kwaszonego pyłu, którego gołym okiem nie sposób dostrzec, i uspokojony w sumieniu, czekać będzie nadejścia świąt. Arcykapłan stał na środku komnaty zalanej porannym słońcem. Na powale swawoliły świetlne blaski, odbite od sadzawki na dziedzińcu, skakały po ścianach, tańczyły, kołysały się, unosiły i opadały, aż wreszcie znużone wibrowaniem wracały na powałę i zastygały w nieruchome plamy. Kajafa z zadowoleniem patrzał na igraszki słonecznego światła i rozkoszował się świeżością poranka. Był rad, że nie ma dzisiaj żadnych spraw w Sanhedrynie. Czas przez trzy przedświąteczne dni będzie płynął bez pośpiechu, leniwie, a arcykapłan radosnym sercem chwalić będzie jego powolność. Po świętach czekają go kłopoty z Jeszuą ben Josef, więc musi teraz nabrać sił, aby umysł jego pracował dokładnie, ściśle i ostrożnie. Narzucił na siebie chustę modlitewną i począł nakładać tefilin. A gdy skórzane rzemienie opasły jego lewą rękę i głowę, a pudełko zawierające święte przekazanie już szczelnie przylegało do jego czoła, Kajafe wypełniły słowa pańskie słodką błogością. Miał głębokie i niczym niezamącone przeświadczenie, że Elohim jest z nim i całą jego rodziną, że nie odstępuje go ani na krok, strzeże jego myśli i uczynków, że po prostu uczynił sobie z niego narzędzie swojej woli którą bogobojny mąż z wdzięcznością i dumą urzeczywistnia nieomal każdym swoim oddechem. Więc modląc się, kołysał się przed Panem i szybkością ruchów całego ciała wyrażał uwielbienie dla Pana zastępów, wdzięczność dla Jego dobroci, dla pobłażania, które zawsze okazywał grzechom kajafy, na szczęście małym i nielicznym, a może nawet tak znikomym, że trudno je uważać za grzechy. A jeżeli je określił tym mianem, Uczynił to jedynie dla przypodobania się panu, lubującemu się w uroczystej przesadzie. Modląc się żarliwie, zawsze modlił się żarliwie, ilekroć czuł zgodność myśli pańskich ze swoimi myślami, zauważył, że Nachum wszedł do komnaty. Sekretarz stał u progu i czekał, a gdy arcykapłan zdjął z siebie chustę modlitewną, sekretarz ośmielił się lekko chrząknąć i rzekł: Pokój, mojemu dostojnemu panu! Pokój tobie! Rzekł przyjaznym tonem, odwijając rzemienie z lewego ramienia: Co cię sprowadza do mnie tak wczesnym rankiem? Nachum w trzech treściwych zdaniach powiadomił Kajafę o przybyciu Judy ben Simeon Scherriot, ucznia jednego z dwunastu apostołów Jeszu-ben Josef. Juda, który czeka na dziedzińcu, prosi o osobistą rozmowę z arcykapłanem. Sekretarz domyśla się z niedomówień i do okolnych wypowiedzi Judy, niejasnych i zagmatwanych, mimo to dających wiele do myślenia, że przynosi on jakąś ważną wiadomość. Dlatego wierny sługa pozwala sobie doradzić dostojnemu panu, aby zechciał przychylić się do prośby przybysza i udzielić mu posłuchania. — Teraz? — spytał skwaśnym, niezadowoleniem arcykapłan. — Wydaje mi się, że sprawa jest nagląca. — odparł Nahum. Kajafa nigdy nie zmieniał ustalonego przez siebie porządku dnia. Zamierzał szorstkim słowem odprawić sekretarza i rozmowę z Judą przełożyć na okres poświąteczny, gdy nagle dostrzegł w udzielonej mu przez Nachuma wiadomości pewien drobny, ale niezwykle znamienny szczegół, który go zastanowił. A im dociekliwiej w niego się wgłębiał, tym większe rosło w nim przekonanie, że mimo nieprzepartej pokusy spędzenia dzisiejszego dnia w spokoju i w pogodnym odosobnieniu, powinien przyjąć natręta i z nim pomówić. Ten człowiek był pierwszym uczniem z najbliższego otoczenia Jeszły ben -Josef. Przybyłem do niego z zamiarem odbycia poufnej rozmowy. To dziwne, bardzo dziwne. Czego chce ten szelijach z wodziciela? Czy przychodzi sam, z własnej woli? Czy może przysłał go Galilejczyk? Jeżeli jest jego posłańcem, przyniesie od niego jakieś ważne wiadomości. Jakie wiadomości? Jeżeli przybył bez jego wiedzy, to z czym przychodzi? Nie powinien odprawić judy. Ożywił się. Złoto odblaski skakały radośnie po ścianach, łączyły się i rozdzielały, nieruchomiały w przeźroczyste kobierce i znów trzpiotliwym susem wskakiwały na powałę. Kajafa rzekł: Pójdziemy do Hanana Bensetti. Poszli wewnętrzną sienią, minęli kilka komnat, potem udali się schodami w górę do przeciwległego skrzydła pałacu i stanęli przed starcem. Kajafa zapoznał go z wiadomością o nagłych odwiedzinach ucznia Jeszuły ben Yosef i prosił o radę, co powinien uczynić. Łzawiące oczy Hanana zabłysły nad obwisłymi workami policzków. Wydaje mi się, że mój zięć powinien bez zwłoki przyjąć u siebie Judę Skeriot. Chcę być obecny podczas rozmowy. Należy również wezwać naczelnego dowódcę straży świątynnej, aby mógł uczestniczyć w przesłuchaniu. Kajafa skinął głową w kierunku na Huma. Sekretarz wypadł z komnaty, podkasał tunikę i zbiegł po schodach. Na dziedzińcu dosiadł osła i bijąc go piętami po bokach, pojechał do świątyni pańskiej. Hanan ben Seti, wspierając się na ramieniu zięcia, udał się do jego komnaty. Hanan, Kajafa i naczelny dowódca Straży Świątynnej był bliskim krewnym starca i dzięki przynależności do rodu Hananidów sprawował wysoki, dobrze płatny urząd Sagana. Przyglądali się stojącemu przed nimi Judzie z Keriot, a ich badawcze spojrzenie jak psy obwąchiwały jego przygarbioną postać. — Tak wyglądasz, Liyah Jeszuły Ben Yosef? To kanciaste ciało, jakby wystrugane toporem z niekształtego pniaka, te zmrużone oczy, przykryte do połowy ciężkimi powiekami, te grube, prostackie wargi, brudne nogi tkwiące w strzępach sandałów, włosy niechlujnie skotłunione nad czołem, należą do ucznia męża, który wyobraża sobie, że przy pomocy takich włóczęgów zdoła podbić naród Izraela? Co cię do nas sprowadza? Judo ben Simeon spytał uprzejmie Kajafa, starając się nadać głosowi odcień ojcowskiego ciepła. Ten wabiący ton wzbudził zaufanie Judy do czcigodnych rozmówców, jak dobrze dobrany klucz otworzył na oścież wszystkie zakamarki jego serca. Z wylewną szczerością opowiedział o swoim życiu, o biedzie, o samotności, o czekaniu na Mesjasza, o spotkaniu z Jeszuą Ben-Josef, o trzyletniej wędrówce u jego boku, o jego naukach. Wiele mówił o żądaniu Jeszuę, aby spożywali jego ciało i krew o zwątpieniach i niepokojach nawiedzających coraz częściej biedną duszę poszukiwacza prawdy, który śledząc pilnie słowa i uczynki rabbiego powoli od niego się oddalał, dostrzegając coraz wyraźniej w jego naukach niebezpieczeństwo dla Izraela, aż wreszcie wczoraj usłyszał z ust zwodziciela urwał. Co usłyszał mój brat z ust zwodziciela? spytał współczująco Kajafa. Jeszua ben Josef Cedził Juda, ostrożnie ważąc każde słowo. Przepowiedział wczoraj w naszej obecności zburzenie świątyni pańskiej i Jerozolimy. I mówił tak, jakby w jakiś utajony sposób uczestniczył w tym zniszczeniu, jakby wydał wyrok na święte kamienie, jakby je skazał na zagładę. I kierował dłonią Beliala, równającego z ziemią namioty Jakowa. Był to głos pełzającego, był to głos, był to krzyk wroga Jeszuruna, było to wołanie o wytępienie ludu wybranego. Oczy Judy Skariot rozszerzone przerażeniem wychodziły niemal z oczodołów. Jego podniesione ręce z rozpaczą szamotały się w powietrzu. — Achadon stąpił na ziemię! Achadon nawiedził łonu o ludu bożego! Achadon podpali zniszczy winnicę wszechmocnego! Biada uszom, które to słyszały! Biada ustom, które nie sprzeciwiły się bluźnierstwu! Przekleństwo na moją głowę! Przekleństwo! Przekleństwo! Wrzuciwszy z siebie rozpaczliwy krzyk, umilkł. I stał z otwartymi ustami, z rękami bezsilnie zwisającymi ku ziemi. Czy w swojej przepowiedni zwodziciel powołał się na pana zastępów? Sagan zadarł ptasią głowę osadzoną na cienkiej szyi. Nie! Mówił od siebie! Pokiwali znacząco głowami. Kochen Hagadol, wytrawny mistrz w stawianiu pytań, nie na darmo uchodził w Bet za niezwyciężonego szermierza w dyskusjach, Przystąpił do śledztwa. Pytania padały z jego ust jak uderzenia miecza, a każda odpowiedź Judy była dla arcykapłana bodźcem do zadawania jeszcze celniejszych pytań. Jest was dwunastu? Dwunastu. Którym byłeś z rzędu? Byłem ostatni, dwunasty. Wierzyłeś mu? Tak. Kiedy o nim zwątpiłeś? O, już dawno. Czy on o tym wie? Nie wiem, może. Czy mówiłeś mu kiedyś o swoich niepokojach? Nie, nigdy. Dlaczego nie mówiłeś? Bałem się. Bałeś się? Niego się bałem. Może mówiłeś z uczniami o swoich wątpliwościach? Nie. Więc na czym opierasz przypuszczenie, że Zwodziciel może wie o twoich wątpliwościach? On dużo wie. Wierzysz w jego moc? Wierzę w jego złą moc. Czy reszta uczniów wierzy w niego? Nie wiedzą, kim on jest, ale wierzą. Wierzą, ale nie wiedzą. Czy mamy przez to rozumieć, że przeżywają jakieś wątpliwości, niepokoje? O, tak, na pewno przeżywają niepokoje. Jakie niepokoje? Każdy człowiek, który idzie za kimś, a nikt o nim nie wie, kim jest, musi przeżywać niepokój. Mówiłeś z nimi o tym? Nie. Więc skąd wiesz o ich niepokoju? Poznałem po ich spojrzeniach, niedomówieniach, pytaniach. Komu stawiali pytania? Zwodzicielowi? A zwodziciel? Hmm, milczał lub łajał ich. A oni? Pokorą odpowiadali na jego łajania. Czy wiedzą, że tu przyszedłeś? Nie. Nie wiedzą. Gdy dowiedzą się, że u nas byłeś, twój czyn uznają za dobry czy zły? Są ślepi, ale mogą przejrzeć. Mogą. Co wtedy uczynią? Nie wiem. Kajafa poprawił się w fotelu. Sprawowałeś jakiś urząd w zgromadzeniu uczniów? Byłem ich skarbnikiem. Skąd mieli pieniądze? Wspomagali ich różni ludzie. Jacy ludzie? Różni. Chłopi, rzemieślnicy. Od czasu do czasu jakiś bogacz, jakiś uczony. Faryzeusze? Tak. Którzy faryzeusze? Był może wśród nich rabbi Nikodem? Tak, rabbi Nikodem. A rabbi Josef z Ramathaim. Tak, i on. A Rabbi Gamaliel? Nie, wspomagało nas kilka niewiast. Jakie niewiasty? Hm. Hana, żona Chuzy, zawiadowcy galilejskich dóbr Herodanty Pasa, Szoszana, hmm, Salome, matka synów starego Zebadi, rybaka. Matka Johanana ben Tak. Dużo mieliście pieniędzy? Nie, niewiele, starczyło na chleb, na ryby. Jeżeli uczynili cię skarbnikiem, mieli do ciebie zaufanie? Mieli. Dałeś dowody uczciwości. Judasz milczał. Uważali cię za wiernego ucznia. Byłem nim, aż poznałem swój grzech. Czy z tego, co powiedziałeś, wynika, że od czasu, gdy poznałeś swój grzech, zacząłeś ich okradać? Tego nie powiedziałem. Jestem człowiekiem uczciwym. Nigdy nikogo nie okradłem. Powiedziałeś, że dawno poznałeś swój grzech. Więc dlaczego przyszedłeś do nas dopiero dzisiaj? Nie chciałem działać pochopnie. Chciałem upewnić się o słuszności moich podejrzeń. Kiedy? – się upewniłeś. – Gdy zapowiedział zburzenie świątyni pańskiej i Jerozolimy. Kajafa rozgryzał ziarenko pachnącego pieprzu, ale zmarszczka między zrośniętymi brwiami zdradzała, że czynił to odruchowo, raczej dla uspokojenia napiętych nerwów niż odświeżenia oddechu. – Nasunęła mu się pewna myśl, która z początku była jak maleńki kiełek, wkrótce jednak wypuściła pęd liście kwiaty i błyskawicznie przeobraziła się w dorodne drzewo o bujnych gałęziach i dojrzałych owocach. Niech mój brat powie, wyciągnął ku Judzie dłoń gestem poufnej życzliwości. Czy wśród jedenastu jest jeszcze choć jeden, który świadom swoich błędów Byłby skłonny do okazania jawnej skruchy przed obliczem Sanhedrynu? Juda milczał. Pomogę bratu. Czy są wśród uczniów ludzie chwiejni? Są, na pewno są. Który jest najbardziej chwiejny? Teom bliźniak jest ostrożny, nieufny, wciąż chciałby sprawdzać. Symeon ben Jona często opatrznie tłumaczy sobie jego słowa. Raz go zwodziciel nazwał szatanem. A Johanan ben Zebadia? Arcykapłan spytał jakby od niechcenia, jakby widoczne było, że imię to wzbudziło w nim szczególne wzruszenie. Johanan ben Zebadia? Hm. Zależy mu przede wszystkim na honorowym miejscu w królestwie niebieskim. Kajafa szorstko się zaśmiał. Zresztą oni wszyscy są małej wiary, o czym Jeszua wie. Dobrze wie. Karci ich z tego powodu. Przecież brat powiedział, że uczniowie z wodziciela wierzą w niego. Tak, ale nie tak, jak on żąda. Jakiej wiary żąda od nich? No, wiary, która góry przenosi. A cóż uczniowie na to? Któż tak potrafi wierzyć, panie? Czy w ogóle w ten sposób można wierzyć? Czy to jest możliwe? Czy tak kazał wierzyć Elohim? Czy istnieje człowiek, który słysząc takie żądanie nie zachwieje się w swoim sercu? Kajafa spojrzał w okno. Niebo było jak lazurowa misa. Pomyślał, że ten amharec ma słuszność. Teraz należy jeszcze zebrać garść ścisłych wiadomości o codziennym sposobie życia zwodziciela. Drzewo mądrości, które z maleńkiego nasienia wyrosło w duszy arcykapłana, szumiało w nim coraz potężniej, jakby w nie uderzał silny wiatr. Wiedział, że pan niekiedy dosłownie lub przenośnie, raczej przenośnie zjawia się w wichrze. Ich twarze pozbawione były tego swoistego cienia zadumy, tak znamiennego dla ludzi, którzy po długiej rozwadze i głębokim przemyśleniu trudnej sprawy wreszcie wyrobili sobie o niej własne zdanie i mają już gotowy plan jej rozwiązania. Niczego się nie domyślali. To dobrze, zaskoczy ich swoim odkrywczym pomysłem: Gdzie mieszkacie? Spytał Judy z udaną niedbałością. Betani. Wracamy tam codziennie na noc. Jeszłaben Josef zatrzymał się u Elazara, wskrześnika. Reszta nocuje u Symeona trędowatego. Gdzie Jeszua ben Josef odprawi ucztę sederową? Nie wiem. Kiedy będziesz wiedział? O, prawdopodobnie jutro, może pojutrze. Jeszua ben Josef nigdy nie zasięga naszych rad. Czy może wam mówił, co zamierza uczynić po świętach, jak długo zostanie w Jerozolimie? Mm, nigdy nie wiemy, jak długo zostaniemy w jakiejś miejscowości. On nikt nie wyjawia nam celu swojej drogi i nikt z nas z góry nie może przewidzieć, kiedy i dokąd pójdziemy. Nagle wydaje rozkaz i idzie, a my idziemy za nim. Może opuścić Jerozolimę dzisiaj albo jutro, albo zaraz po świętach, któż to wie? Kefa wysunął dolną wargę. I patrząc przed siebie, bawił się sygnetem, obracał go, ściągał i nasadzał na wskazujący palec prawej ręki, po czym rzekł Ta. Wszystko rozumiem. A powiedz mi, Judos Kerijot, po co tu przyszedłeś? Oczy Judy przesuwały się po przeciwległej ścianie. Opuściły się na trzech dostojników i zatrzymały na wyciągniętych dłoniach kajafy, których miękkie i okrągłe ruchy wywołały w nim tkliwe wzruszenie. Nie chcę, rzekł, duszy mojej rzucać na żersy nowi zatracenia, ani wturować głosowi bezbożnemu. Przejrzałem. Przyszedłem złożyć Jeszuę Beniosew jako przebłagalną ofiarę Panu zastępów i ona będzie odkupieniem za zatwardziałość mojego serca i za grzechy mojej ślepoty. Wielkim wyrzeczeniem wyrzekam się Jeszue ben Benjosef. Kajafa wstał i klasnął w dłonie. Wszedł Nahum. Wyprowadź go, wskazał palcem na Judę. Niech zaczeka na moje wezwanie. Juda i Nahum wyszli. Kajafa złożył ręce na piersiach i przechadzał się po komnacie, nie zwracając uwagi na Teścia i Sagana. Chętnie kazałby im teraz wrócić do siebie: Hananowi do prawego skrzydła pałacu, a Saganowi do świątyni pańskiej, a wtedy zostałby sam i mógłby w milczeniu rozkoszować się swoim planem, jak wdzięczną oblubienicą. Niestety nie mógł ich teraz pożegnać, bo wyglądałoby to na brak szacunku dla ich wieku i dla wysokich godności, które sprawują. Myślę, że musi się z nimi podzielić swoim pomysłem, była nieznośna. Była jakby jakimś samoobnażeniem się i ujawnieniem najbardziej osobistych i poufnych wzruszeń. Ten pomysł zaświtał mu wprawdzie przed chwilą, z nienacka, ale natychmiast wrócił głęboko w jego jestestwo i stał się częścią duszy i ciała, nietykalnym obszarem jego istnienia. Taki błysk natchnienia nieczęsto się zdarza w życiu. Jest jak gwałtowna i nagła miłość, jak ukochana kobieta, którą pragnie się posiąść wyłącznie dla siebie. A tu trzeba wszystko wyjawić, obnażyć, mało tego, wyjaśnić wszystkie zalety, powaby, ponęty, całe uwodzicielskie piękno cudownego dzieła, które zrodziło się w nim w osobliwym wstrząśnieniu, jakiego jeszcze nigdy dotychczas nie przeżywał. Wzdrygnął się. Zdawało mu się, że jest nierządnym mężem, który swoją żoną dzieli się z mężczyznami. A na wszystkiego Hanan Bensetti przymilnie się uśmiechnął. I taki sam uśmiech ukazał się na twarzy Sagana. I Kajafa poczuł się jak wstydliwa szoszana, którą z ukrycia podpatrują lubieżni starcy. — Widzę, że mądra myśl zrodziła się w głowie o jego zięcia — rzekł starzec. Kajafa zdumiał się nad przewidującą przenikliwością Teścia, który mimo podeszłego wieku w lot oceniał każde położenie i określał je z niezwykłą dokładnością. Słusznie powiedział mój dostojny Teść, zrodziła się we mnie pewna myśl, która może rozwiąże trudną sprawę Jeszuy Beniosef, odparł Kajafa, próbując skromnym brzmieniem głosu zagłuszyć podnoszącą się w nim pewność siebie. Jak wiemy, zawsze ją starannie ukrywał przed Hananem, może nawet starannie niż przed samym wszechwiedzącym Elohim. To powiedziawszy, tak dalej mówił. Kto do nas przyszedł? Juda Ben od Skeriot. Przyszedł do nas z wielkim wyrzeczeniem i wyrzekł się syna zatracenia. Kim jest Juda Ben od Skeriot? Jest Am harecem, niełukiem, prostakiem, nędznym handlarzem pachnideł. Ale dla nas jest przede wszystkim jednym z dwunastu najbliższych uczniów z Wodziciela, który go wybrał i uczynił swoim uczniem. A teraz ten szeliach i uczeń zjawił się u nas i złożył swojego rabiego w ofierze i wydał go w nasze ręce. A chociaż nie miał, według naszego mniemania, po co go wydawać, bo niezależnie od tego, czy go wydał, czy nie wydał, my w każdej chwili możemy bezbożnika uwięzić i postawić przed sądem. Jednak to, co uczynił, powinniśmy uznać przed obliczem Izraela za wydanie i obwieścić ludowi, że nie my wyciągnęliśmy rękę przeciw Galilejczykowi, ale jego własny uczeń wyparł się go. Wyparł się i wydał w ręce Sanhedrynu. Wyparł się go, wyparł, wyparł. Wyparł się go, wyparł, wyparł. Musimy powiedzieć ludowi, że uczeń wyparł się swojego nauczyciela. Wskazał go i napiętnował, przekreślił w sobie jego naukę i zadał jej kłam. Niechaj lud Izraela dowie się, że wśród bezbożników dokonał się rozłam. Przez to nie stanowią oni już więcej niepodzielnej całości, bo całość podzielona, skłócona, rozdarta jest rozproszeniem, rozerwaniem. Tochu wabochu! Czyż zatem mamy obawiać się nędznego tłumu, sprzyjającego zwodzicielowi tych kilku jego zwolenników, którzy zasiadają w Sanhedrynie, skoro własny uczeń kusiciela wydał go w nasze ręce? Wsparł, wyparł się go, przyszedł do nas i powiedział, nie chcę być żerem syna zatracenia. O cóż więc mamy czekać z uwięzieniem Mieszuły? Przedtem ustaliliśmy, że dla dobra sprawy powinniśmy działać ostrożnie, nie drażnić ludu i uwięzić Jeszuę już po świętach, gdy tłumy będą opuszczać miasto. Teraz jednak, skoro jego uczeń złożył go w oczyszczającej ofierze, dobrze będzie, jeżeli uwięzimy go natychmiast, właśnie na oczach całego ludu. Pamiętajcie, że Mesid może po świętach uciec i ukryć się w jakiejś odległej krainie. I dla odstraszającego przykładu, wydamy na niego. Sprawiedliwy wyrok. Fałszywy prorok zginie z przyczyny własnego ucznia, który miotany wyrzutami sumienia pokajał się przed Bogiem. Cóż za wspaniała nauka dla motłochu i dla uczniów wieszuły, chodzących zagmatwanymi ścieżkami. Uderzymy w pasterza, a rozproszą się owce. Stanął po środku komnaty i począł wołać przejmującym głosem. W przeddzień święta Pesach naród wymiata spośród siebie wszelki kwas. Będzie wymieciony w te dni kwas Jeszu-ben-Josef i nastanie wielka czystość w namiotach Jakowa. A cały Jeszu-run, cały, cały, cały w uroczystej i jednomyślnej zgodzie opowie się przeciw odstępcy. Wypieki wystąpiły na policzkach arcykapłana. Hanan, Benseti i Sagan nigdy nie widzieli Kajafy w tak wielkim poruszeniu uczuć. Skłonni więc byli przypuszczać, że jeżeli nie znajduje się on teraz w bliskości pana zastępów, to w każdym razie na jej samym progu. A arcykapłan wołał, będzie wielka jednomyślność i wielka jedność w Izraelu. Zgoda, tak wielka, że cały lud przeklinać będzie jednymi ustami, grozić będzie jedną pięścią i nikt nie opowie się w obronie odstępcy i nikt łzami nad nim nie zapłacze. I wszyscy synowie Abrahama, wszyscy, 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 jak jeden mąż domagać się będą zapłaty krwi za bluźnierstwo przeciw Panu. Hanan i Sagan podnieśli się z foteli, podeszli do Kajafy, objęli go i ucałowali w ramię. Juda znów stał na środku komnaty, a Kochenhagadol tak patrzył na niego, jakby go nie widział. Był handlarz pachnideł, umiejący szybko ocenić swoich nabywców i czytać w ich twarzach, przychwycił owo dziwne spojrzenie arcykapłana i zmiarkował, że stoi tutaj teraz nie w roli szlachetnego wspólnika i oskarżyciela, przynoszącego w darze bezcenne zeznania, mające ratować zagrożoną czystość wiary, ale uniżonego sługi, który lada chwila usłyszy z ust władców stanowczy rozkaz. Nie był już panem swojej woli, oddał się w ręce kapłanów i musi być ich powolnym narzędziem. Chcąc sprawdzić słuszność tego spostrzeżenia, spojrzał ukradkiem na Hanana Ben Setti i Sagana i stwierdził, że również i oni patrzą na niego jak na bezkształtną mgłę, jak na postać z powietrza. To nic, za którego mieli, całkowicie mu odpowiadało, gdyż było właściwie dalszym ciągiem ukrytej niewidoczności, będącej jego udziałem w czasie, gdy jeszcze nie wiedział o istnieniu Ben-Josef. Ach, jak cudownie kojąca była ta niewidoczność. Dlatego poddał się i teraz bez sprzeciwu, z uczciem głębokiego zadowolenia, że znowu jest tym, czym był przed wielu laty, że nie musi już więcej borykać się. Z trudnymi łamigówkami u boku fałszywego proroka, że jest wyzwolono od brzemienia jego myśli i nakazów, od strachu przed nieznaną mocą grożącą bez przerwy, niebezpiecznymi dla duszy skutkami, a przede wszystkim, że nie musi już walczyć z sobą i ścierać się z własną bezsilnością. Gaiafa, wciąż patrząc na Judę, jakby go nie widział, przemówił do niego tymi słowami: Jutro, w piątym dniu tygodnia. Wskażesz nam, Judo, miejsce, w którym wieczorem tego dnia przebywać będzie Jeszła ben -Josef. A wtedy, o zachodzie słońca, zwodziciel będzie uwięziony w ciemnościach nocnych, wprawdzie niecałkowitych, bo księżyc jutro będzie prawie w pełni. Mimo to będą to ciemności nocne. Czy wskażesz nam, Judo, miejsce pobytu zwodziciela? Wskażę, panie. Juda miał wrażenie, że głos wychodzący z jego gardła nie jest jego głosem, a głos arcykapłana dźwięczy jakimś ciemnym i obcym tonem, najbardziej go zaskoczyło współbrzmienie owych dwóch głosów, własnego i kajafy, które wprawdzie całkowicie od siebie różne, harmonijnie do siebie przylegały, jakby płynęły z bliźniaczych ust. To pokrewieństwo pochlebiało Judzie i mile jego miłość własną. Zatem będą ciemności nocne. Cefa ciągnął dalej tym samym głosem. A pod ich osłoną, nasze straże otoczą Jesu, Ben Yosef i uczniów. A wtedy pocałujesz Go przed obliczem Elohim i obecnych świadków na świadectwo prawdy, że mówisz i czynisz prawdę według świętych zwojów Meszalim, głoszących całuje Ten, kto mówi słowa prawdziwe. Taka będzie twoja pieczęć prawdy, znak dla ludu który powinien wiedzieć, że uczyń fałszywego proroka odrzeka się jego kłamstwa. Czy uczynisz tak, Judo ben Symeon Skeriot? Uczynię, panie, odparł Juda i pomyślał, że mimo swojej służebnej roli, jaką spełnia teraz przed Kajafą, jest mu nieodzowny dla urzeczywistnienia jego celów. Uradowało go to skromne wyróżnienie i równie skromne miejsce, jakie zajął w dalekosiężnych planach arcykapłana, i równocześnie zrozumiał ogrom krzywdy, którą świat wyrządza Jemu, biednemu handlarzowi pachnideł, ratującemu dzisiaj Izraela przed wielkim nieszczęściem. Tyle dobrego wyświadczył kapłanom, tyle dobrego. Powinni mu za to okazać wdzięczność. Kajafa swoich zaufanych hojnie opłaca, wyznacza im stałe wynagrodzenia i obsypuje podarunkami. A czy Juda nie darzy przywiązaniem kapłanów i świątyni? Mało dał dowodów swojej wierności? Czy nie przyszedł i nie wyznał wszystkiego w pokorze? Czy nie przyrzekł pomocy w uwięzieniu Jeszuły Ben Josef? Czy nie przyrzekł, że jutro po zapadnięciu wieczoru wskaże strażom miejsce jego pobytu? I co za to otrzymał? Nic. Odprawiają go z niczym. Juda użalił się nad sobą, nad swoją niedolą i nieporadnością. Całe życie służył prawdzie i niewiele miał z niej zysku. Nigdy nie umiał upomnieć się o swoje. A teraz znowu pada ofiarą własnej słabości i nieumiejętnego działania. Przecież kapłani powinni mu coś dać. No, niewiele, ale coś powinien otrzymać. Tylko jest skromny, nigdy nie był łasy na pieniądze zawsze poprzestawał, na małym, obecnie każdy denar jest dla niego bezcennym skarbem. Już nie należy do grona uczniów. Już żyje na własną rękę. Już może za kilka godzin sięgnie do własnego mieszka i wyciągnie z niego własnego pół denara na kupno chleba, miodu, owoców i sera. A gdzie będzie mieszkać? Musi rozejrzeć się za jakąś tanią izbą, ile zapłaci za tę izbę? Po świętach pójdzie do dawnych dostawców i kupi u nich towar. Połowę na pewno dostanie na kredyt. Dostawcy, którzy go chyba jeszcze pamiętają, znają jego uczciwość. A za połowę będzie musiał zapłacić gotówką. Juda westchnął i przezwyciężając nieśmiałość, nazwał ją w myślach przyrodzonym niedołęstwem, spytał uniżonym głosem: Czy nic mi nie dacie za pomoc, której wam udzieliłem? Hanan. I Sagan potakiwali głowami. Kajafa gładząc pieszczotliwie koniec brody odpowiedział: Słusznie mówisz, ponieważ ty nam pomagasz, i my tobie pomożemy. Ponieważ ty nam dajesz, i my tobie damy. Zawrzemy umowę o sprzedaży i kupnie według sprawiedliwej miary. Oparł głowę na dłoni. Dostaniesz zapłatę w srebrnych szeklach. W monecie świątynnej, którą opłacamy kapłanów, urzędników i strażników Domu Pańskiego, abyś wiedział i pamiętał, że poręczycielem naszej umowy jest Elohim. Wyciągnął dłoń ku Judzie. Dostaniesz od nas więcej niż dostali synowie praojca Jakowa za sprzedanego w niewolę brata Józefa. Józef nie był królem, więc bracia sprzedali go kupcom ismaelickim za dwadzieścia sztuk srebra. Natomiast Jeszue ben Josef, wjeżdżającego na ośle w pierwszym dniu tygodnia do Jeruszalaimcha HaKodesz, tłum witał jak króla. Potrząsał liśćmi palmowymi, śpiewał psalmy ku jego chwale i rozścielał płaszcze na jego drodze, co jest oczywistym dowodem, że niektórzy synowie Izraela <grych> upatrują w nim królewskiego pomazańca. Inna jest scena Jakowego syna, pasterza Josefa. A inna Jeszubę Josef z Nazaretu, króla Judejczyków, nieprawdaż? I nie czekając na odpowiedź, ciągnął dalej. Nie wiem, czy znasz Judos Keriot, Pirke Avot, przysłowia ojców, od trzystu lat przekazywane z pokolenia na pokolenie drogą ust i żywego dechu. W tych przysłowiach jest powiedziane, że człowiek mający dwadzieścia cztery dobre cechy charakteru może zdobyć dla siebie koronę kapłaństwa. 48 koronę prawa, a 30 koronę królestwa. Taka jest opowieść o trzech koronach. A ponieważ Jeszua ben Josef witany był jak król, należy przypuścić, że posiada 30 godnych podziwu cnót. Dlatego trzymasz od nas za każdą jego cnotę jednego srebrnego szekla. Co wprawdzie nie jest wiele, ale i nie jest mało. W każdym jednak razie jest to zapłata sprawiedliwa, bo jej wysokość równa się ilości królewskich zalet, które powinien posiadać Jeszua Ben-Josef. Poza tym jest to liczba symboliczna, o czym musisz pamiętać, bo 30 lat miał Józef, gdy stanął przed faraonem, 30 lat miał Dawid, gdy objął władzę nad całym Izraelem, i 30 dni trwała żałoba. Po śmierci proroka Mosze jest więc to liczba święta, smutno-radosna, o dwóch obliczach, jasnym i ciemnym, które są znakiem początku i końca, niezwykle ważnym w życiu Jeszuruna. Czy wielką czujesz radość, że jesteś uczestnikiem tej liczby? Tak, wielką czuję radość, panie, odpowiedział Juda. Po uwięzieniu zwodziciela, w spełnieniu wszystkich warunków otrzymasz zapłatę według nakazu proroka Mosze, który w świętej księdze Waikra napisał, zapłata najemnika nie będzie pozostawać w twoim domu aż do poranka. Rzekłeś, dostojny panie, rzekł Juda, pokłonił się i wyszedł. Wyszedłszy przystanął przed pałacem Kajafy, owiono go wiatr, Sen niej ociężale ciągnąc od pustyni. U stóp wzgórza, jak dżdżownice, wiły się uliczki dolnego miasta. Koty leniwie wylegiwały się na kamiennych schodach. Z pobliskiego grodu doleciało cykanie świerszcza. Spojrzał w niebo. Było południe. Miał do wyboru dwie drogi. Albo udać się do świątyni, gdzie mógł spotkać o tej porze Jeszue Ben-Josef, albo iść do Betanii, dokąd zwodziciel na noc powróci. Jedna i druga możliwość była dla Judy bardzo kłopotliwa. Wolałby go już więcej nie widzieć, ale to było niemożliwe. Musiał go jeszcze zobaczyć, aby zakończyć to co zaczął. Po namyśle postanowił wrócić do Betanii i spotkać się z Jeszuą dopiero wieczorem, lub, co byłoby najlepsze, jutro rano, dzięki czemu zarobiłby jeszcze kilka godzin wolnych od jego obecności, co wydawało się obfitym zyskiem. Zszedł schodami do sadzawki Siloach, a stamtąd przez bramę gnojną ruszył doliną cedronu. Był w pogodnym nastroju. Spełnił obowiązek wobec Elohim. Trzydzieści srebrnych szekli, jak słusznie zauważył arcykapłan, to wprawdzie niewiele pieniędzy, ale zarazem nie mało. Powinni mu dać więcej. Nie mogli, bo związani byli symboliczną wymową i wartością liczby. Dobrze się stało, że się nie targował. Wyraził zgodę na to, co mu przyrzekli. Taka układność na pewno zrobiła na Kajafie korzystne wrażenie. Może doceni jego wierność i oddanie i zaoferuje mu u siebie jakieś dobrze płatne zajęcie. Mogła to by być służba w pałacu, może służba od odźwiernego, a może zaufanego wywiadowcy. Juda dobrze widzi, niezawodnie słysza. Przede wszystkim nie rzuca się nikomu w oczy, co na pewno jest dużą zaletą każdego węszącego męża. Chętnie przyjąłby również stanowisko urzędnika badającego ceny na dziedzińcu pogan, albo nawet dzierżawcy jakiegoś dochodowego straganu. Tak. Tych 30 szekli może się stać początkiem nowego okresu w życiu Judy. Oby to był okres lepszy od poprzedniego. Na pewno będzie lepszy. 30 szekli równa się 120 denarom. Ponieważ robotnik rolny zarabia jednego denara dziennie. Jest to zatem jego czteromiesięczne wynagrodzenie za pracę. O wielkim Hillelu mówią, że utrzymywał się z rodziną za ćwierć denara dziennie. Dziesięć kilo mąki kosztuje jednego denara, a mięso całego wołu pięćdziesiąt denarów. Ochoczy duch wstąpił w wątłe ciało Judy, który szedł raźno pod górę. Serce mu nie dokuczało, a nogi same go niosły. Zamysły doskonałe. Hanan, przysłuchując się niezwykle sprawnemu przesłuchaniu prowadzonemu przez Kajafę, jego błyskawicznym pytaniom i odpowiedziom podziwiał lotność umysłu swojego zięcia, jego wyostrzoną spostrzegawczość, przenikliwą bystrość, niezawodny zmysł wnikania w duszę rozmówcy, osaczania go i zaskakiwania. Nie myliło go przeczucie, gdy przed wieloma laty wybrał na męża dla swojej córki młodego ucznia jerozolimskiego Betha Był dumny z zięcia, bo przecież wychowywał go, szlifował jak bezcenny diament, uczył trudnej sztuki życia, kropla po kropli wsączał w niego umiejętność postępowania z ludźmi, nieupadania pod ciosami losu, dumnego schylania głowy przed władzą i równie dumnego wynoszenia się nad lud. A przede wszystkim wpoił w niego przekonanie o wybraństwie rodu Hananidów, potężnego klanu, złotej korony, która blaskiem oświetla cały dom Izraela. Starzec wiedział, że może teraz spokojnie umrzeć. Nad potęgą rodowej wspólnoty czuwa Kajafa. Podnieśli się z foteli. Po uwięzieniu zwodziciela, zanim stanie przed sądem, rzekł Hanan wzruszonym głosem. Chciałem go ujrzeć i pomówić z nim. Stanie się według życzenia mojego dostojnego teścia, odparł Kajafa i zwrócił się do dowódcy Straży Świątynnej. Niechaj Sagan raczy zaczekać w swoim domu na moje polecenia. Klasnął w dłonie, wszedł na hum. Odprowadź, czcigodnych mężów. Nikogo teraz do mnie nie wpuszczaj, chcę być sam. Nie wychodź z pałacu. Wkrótce otrzymasz ode mnie ważne polecenia. Hanan i Sagan, poprzedzani przez Nahuma, weszli z komnaty. Kajafa usiadł w fotelu. Prawą ręką zasłonił oczy. Palce lewej, leżącej luźno na poręczy, poruszały się z początku szybko, a potem coraz wolniej, aż wreszcie znieruchomiały i tylko kciuk wykonywał od czasu do czasu nieznaczny ruch, który świadczył o wewnętrznym napięciu arcykapłana. Wrażenia, które wypełniały Kajafę, działy się w wielowarstwowym czasie. Przeszłość splątała się z teraźniejszością. Teraźniejszość, jak gąbka nasiąkała przeszłością, zdarzenia prześwietlone innymi zdarzeniami, łączyły się z sobą, rozdzielały, znów wracały do siebie i znów się rozbiegały w różnych kierunkach, zapalały się i gasły a wszystko to razem tworzyło gęsty wrzątek, fosforyzującą magmę postrzępionych obrazów i pojęć, aż z tej topieli czasu, ludzi i zdarzeń, począł się wyłaniać ład przewidujących, mądrych sądów, ułożonych w spoistą całość, stawianą niezawodną ręką budowniczego. Odjął dłoń od oczu, wstał i przechadzając się po komnacie, zwięźle powtarzał sobie w myślach wyniki rozważań i porządkował je według ważności powziętych postanowień. Jutro Jeszua będzie pojmany i uwięziony przez strażników świątynnych, dzięki czemu namioty Jakowa będą przed zapadnięciem święta Pesach oczyszczone z bezbożnego kwasu. A ponieważ, jak okazały niektóre doświadczenia, nie sposób jest z zaufaniem polegać na straży lewitów, karze Nahumowi. Nahum będzie przy pojmaniu obecny, bo jest jedynym człowiekiem, na którego wierności może w pełni polegać, przydać im strażników Sanhedrynu z barczystym malchusem na czele, nabatejskim pachołkiem. Rozprawa odbędzie się w nocy. Wprawdzie prawo zakazuje prowadzenia karnej rozprawy porą nocną, a wyrok skazujący nie może zapaść tego samego dnia i musi być wydany dopiero dnia następnego, aby sędziowie mieli czas zastanowić się nad wszystkimi okolicznościami łagodzącymi, które mogą przemówić na korzyść oskarżonego Mimo to sąd nad zwodzicielem odbędzie się natychmiast w nocy, i wyrok będzie natychmiast w nocy wydany. Albowiem istnieje ustawa, Kajawa uśmiechnął się z dumą, bo wyłonienie jej z morza przepisów było arcydziełem jego pamięci, ustawa jasno i wyraźnie zezwalająca w obliczu niebezpieczeństwa grożącego czystości wiary w Izraelu na zwołanie sądu nadzwyczajnego w warunkach wymagających szybkiego ferowania wyroków. W takich wypadkach wszystkie ograniczenia prawne tracą swoją moc. Rozprawa może się odbyć nocą, a nawet w przeddzień święta. Skazujący wyrok może być wydany w nocy, bez odkładania go do dnia następnego. A czy teraz nie wypełniły się wszystkie warunki potrzebne do zwołania sądu nadzwyczajnego? Czy odstępstwo nie szerzy się w narodzie? Czy Jeszua ben Josef nie głosi nauk sprzecznych z prawem? Czy motłoch nie zgotował fałszywemu prorokowi radosnego przyjęcia, co świadczy, że słowa jego wżerają się jak trąd w duszę ludu? Czy zatem nie zbliża się święty nakaz godziny Horat, szach, gdzie należy szybko i doraźnie działać w obronie Izraela, zagrożonego niebezpieczeństwem odszczepieństwa od wiary ojców? Tak, nastała taka godzina. Wyda na polecenie, aby jeszcze dzisiaj Rozesłał kilkudziesięciu gońców do siedemdziesięciu członków Sanhedrynu i wezwał ich na jutrzejszy wieczór do pałacu arcykapłańskiego na posiedzenie nadzwyczajnego sądu nadzwodzicielem oskarżonym o bluźnierstwo przeciw panu. Kajafa skrzywił się, jakby rozgryzł gorzki migdał, bo zając Nahuma nie wątpił, że w tym miejscu pokiwa głową i podniesie brwi, co będzie oznaką, że nie zupełnie zgadza się z jego postanowieniem. Arcykapłan powie mu – Wykonaj to, co ci kazałem. Wiem dobrze, że rozprawa karna powinna się odbyć w Hanut, ale przecież już nie jeden raz przenosiliśmy siedzibę Sanhedrynu. Z komnaty gładzonych kamieni przeprowadziliśmy się z polecenia prokuratora do Hanut. A teraz z mojego polecenia Sanhedryn obradować będzie w moim pałacu. Ponieważ jesteś człowiekiem grzeszącym zbytnią ciekawością, ujawnię przed tobą, dlaczego to czynię, abyś nie zadręczał się niepotrzebnymi dociekaniami. Chcę, aby Jeszua ben Józef osadzony został w lochu pałacowym, skąd najkrótszą drogą doprowadzony będzie przez dziedziniec do komnaty sądowej. I tym sposobem przez cały czas rozprawę będzie pod strażą moich zaufanych ludzi, pod moim bacznym okiem i w bezpośrednim zasięgu mojej ręki. Tak, powie Nachumowi. A wtedy Nachum spyta: A o co będzie oskarżony Jeszua ben Josef? <grym> mądry Nachumie, odpowie. Jeszua ben Josef będzie oskarżony o zbezczeszczenie szabatu, a jest to przestępstwo najcięższe z najcięższych, i równa się grzechowi bałwochwalstwa lub morderstwa. Prorok Moshe powiedział w świętym zwoju Szemot, ktokolwiek by wykonał pracę w dniu szabatu, winien być ukarany śmiercią. To oskarżenie drogi na Chumie będzie poparte drugim oskarżeniem. O zamiar zburzenia świątyni. Co równa się bluźnierstwu, bo bluźni ten, który podnosi rękę na świętość domu pańskiego. Wniesiemy zatem dwa oskarżenia. Jedno będzie postawione na drugim, jak mury, na fundamentach, a fundamentem będzie gwałt zadany Szabatowi, a murami bruźnierstwo przeciw stolicy Jachwę. Aby to wszystko dobrze przygotować, musisz na chumie, mój wierny sługo, znaleźć kilku świadków oskarżających. Zeznania jednego świadka, jak ci dobrze o tym wiadomo, nie mogą być podstawą oskarżenia. Którzy przez cały czas przestępstwa byli przy zwodzicielu obecni, Razem, równocześnie go widzieli, razem widzieli jego całe bluźniercze działanie i równocześnie mogą wzajemnie potwierdzić obecność swoją na miejscu zbrodni. Ponieważ bluźnierca, bluźniąc, musi nie tylko wypowiedzieć imię pana, bo tylko wtedy bluźnierstwo ma wszystkie cechy bluźnierstwa, ale musi być potem ostrzeżony przez świadków, że popełnia bluźnierstwo i dopiero gdy powtórzy je po raz drugi, staje się ono faktem dokonanym. Twoim obowiązkiem jest to wszystko świadkom dokładnie wyjaśnić, aby zeznając wiedzieli, co zeznają. Przesłuchiwać ich będę osobiście. Posiadam, jak wiesz, duże umiejętności w stawianiu łowczych pytań i na pewno dobrze się wywiążę z tego zadania. Gdybyś uważał na Humie, że należy tu i tam sypnąć dla przynęty pieniędzmi, sypnij. Ale pamiętaj, że chcę mieć świadków prawych. I prawdomównych. Tak rozmawiał Kajafa w swoim wnętrzu z wiernym sługą Nahumem. Całe działanie obmyślił i przewidział do najdrobniejszego szczegółu. W jego rozumowaniu nie było żadnych szczelin. Zaprawdę były to zamysły doskonałe. Klasnął w dłonie. Wszedł Nahum. Weź tabliczkę, rzekł ciepłym głosem. I pisz. Podyktuję ci wszystko. Co masz uczynić? Nachum wyjął z zapasa przybory do pisania. Księżyc przybierający. Tego dnia Jezus wyszedł o świcie z Betanii, jak to codziennie zwykł czynić, i wraz z apostołami udał się do świątyni pańskiej. Wiedział, że Judas Keriot nie nocował w domu, wiedział wszystko. Ujrzał go biegnącego w ciemnościach nocnych, ale milczał. Milczał nawet wtedy, gdy apostołowie, zaniepokojeni nieobecnością swojego towarzysza, głowili się nad jego nagłym zniknięciem. Widzieli go jeszcze podczas powrotnej drogi na górze oliwnej. Czyżby tam pozostał i spędził noc pod gołym niebem? A może powrócił do Jerozolimy? Jeżeli tak, to w jakim celu? Gubili się w różnych domysłach, wzruszali ramionami. Po krótkiej wymianie zdań dali spokój dalszym dociekaniom. Nie ma go, to go nie ma. Znajdzie się. Po drodze wstąpili do Get Szemanim, gdzie Jezus odwiedził wdowę Mariam, właścicielkę tłoczni Oliwy i jej młodziutkiego syna Johanana, zwanego, jak wiemy, Markiem. Niezwykle zdolny chłopiec pobierał nauki u swojego stryja, Josefa Bar Nabuach. Lewity, który wielką czcią otaczał męża i stanął w jego obronie podczas burzliwych zajść na dziedzińcu świątynnym w dniu święta namiotów. Jezus dowiedział się od Mariam, że jego matka jest w Jerozolimie i zatrzymała się u krewnych w Betesda. Usłyszawszy tę wiadomość, posmutniał. Mimo nalegań, wdowy nie uczestniczył w posiłku, który przygotowała dla gości. Gdy apostołowie zjedli, pożegnał gościnną gospodynię i jej syna, pobłogosławił dom i jego mieszkańców, i udał się w dalszą drogę do Jerozolimy. Wysoko nad niebem pobielanym na zachodzie kłębami obłoków, które przypominały bujnie kwitnące wiosną korony drzew migdałowych, krążył klucz żurawi i wśród głośnego klangoru odpływał na północ, a w ślad za nim zdążało zmęczone spojrzenie Jezusa i długo towarzyszyło odlatującym ptakom, aż rozpłynęły się w powietrzu czystym jak źródlana woda. I znów niebo było samotne. I bezdźwięczne. I znów niebo było samotne i bezdźwięczne. Jezus pomyślał, że wkrótce o takim samym cichym, błękitnym popołudniu potykać się będzie z ciemnościami grobu, który już czeka na jego ciało. Widział ten grób, który Elohim własnoręcznie wyciosał dla niego przed pierwszym dniem stworzenia, albowiem zanim jeszcze stworzył niebo i ziemię i zanim go zrodził, już wykopał dla niego grób. A ten grób był grobem i był zarazem kolebką. Był kolebką, grobem, wyjściem z łona i powrotem do łona, mieszkaniem świętej obecności, wciąż się otwierającej i zamykającej wśród bolesnych wstrząsów narodzin i śmierci. Na początku Elohim stworzył jego grób, a dopiero potem stworzył niebo i ziemię, a ziemia była chaosem i bezładem, a ciemność była nad wzburzoną przepaścią, a duch Boży unosił się nad jego grobem. I rzekł Bóg, niech się stanie światło. I wtedy narodziło się światło i wzeszło, i wstało z grobu i żyło, a było to zmartwychwstanie nowo narodzonego światła, które nigdy nie umarło, nigdy się nie narodziło, bo zawsze było, jest i będzie. A wszystko to uczynił Duch Święty, unoszący się nad własnym łonem, otwierającym i zamykającym się w porodowych boleściach, nad kolebką grobem, nad jaskinią grobową, którą dźwigał w sobie, w matczynym swoim wnętrzu, w okrągłej i brzemiennej, wciąż przybierającej pełni księżycowej, w niepokalanej płodności. Obejrzał się. Apostołowie szli za nim, przystanął. Gdy zbliżyli się, nie patrząc na nich, rzekł cichym głosem: Za dwa dni będzie Pesach, a Kefa zna to: Słusznie, rabbi. Jezus, jakby nie słyszał jego zakłopotanej odpowiedzi, dodał: Syn człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie. To powiedziawszy, sporym krokiem ruszył w kierunku złotej bramy. Apostołowie zmartwieli: Będzie wydany na ukrzyżowanie? Na ukrzyżowanie? Dlaczego Jeszua Ben-Josef ma umrzeć na krzyżu? Dlaczego ma umrzeć śmiercią najhaniebniejszą, wisielczą, śmiercią złoczyńców, rozbójników, morderców, opryszków, niewolników, buntowników? Przecież nikogo nie zabił, nie oszukał, nie okradł, nie wzniecił żadnego buntu, nikogo do buntu nie nakłaniał. Ogłuszeni zapowiedzią Jezusa, wysmagani Jego okrutną przepowiednią jak rózgą, wrośli w ziemię. Nie mogąc kroku postąpić naprzód, byli przeraźliwie zdziwieni, że świat istnieje, że drzewa obojętnie szumią, że świerszcze beztrosko cykają, że niebo jest milczące i kamienne, a góry trwają w nieczułej ospałości. Przecierali oczy, uderzali się po ramionach, po dłoniach, po biodrach, gdyż zdawało im się, że śnią potworny sen, z którego może za chwilę się obudzą. Czekali na radosną jawę, która kłam za danocnym majakom. Nie to wszystko było rzeczywistością. Rósł w nich zamęt, który wypełniał ich ciało po końce palców, rąk i nóg, obejmował w posiadanie ich nerki serce ich krew i oddech. Krzyż, krzyż, krzyż! powtarzali nieprzytomnie i widzieli haniebną śmierć na krzyżu człowieka przybitego do krzyża i kołujące sępy, które ostrożnie zniżały lot, i psy, które chciwie chłeptały krew, spływającą po szubienicznym pniu Wznieśli ręce i wymachując z nimi szli jak gromada szaleńców, opędzających się przed napaścią niewidzialnego ptactwa, a były to gesty rozpaczy, krzyczącej do nieba o litość nad rabbim, o zmiłowanie, o zjawienie się pana, który lwim rykiem przepędzi jego wrogów. Potem zaczęli wzajemnie się pocieszać. Przypomnieli sobie, że rabbi już kilkakrotnie mówił o swojej bliskiej śmierci, a jednak żyje. Niech Elohim czuwa nad jego życiem. Wędruje po kraju i przemawia, wskrzesił umarłego, prowadzi dysputy z faryzeuszami i saduceuszami, jawnie naucza, bezpiecznie chodzi po mieście, aczkolwiek znowu dał się boleśnie we znaki swoim wrogom. Chwalcie pana, albowiem jest dobry mówili słowami psalmu i tak długo powtarzali je w modlitewnym kołowrocie, aż wstąpiła w nich ufność, w ocalenie rabbiego a wtedy żarliwie przepraszali Pana za zbytnią gwałtowność błagania, za rozpaczliwy krzyk ust i za niesforność rąk, aż zmora krzyża poczęła odpływać z pola ich widzenia. Była coraz mniejsza, 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 aż zupełnie znikła, jak ten ginący na widokręgu klucz żurawi, który widzieli na niebie. Mimo to przezorny Kefas postanowił na wszelki wypadek po powrocie do Betanii Naostrzyć swój krótki miecz, który nosił ukryty na biodrze pod tuniką. Przybyli do świątyni. Jezus usiadł w portyku Salomona na podwójnie złożonej rogorzy, a przed nim usadowili się apostołowie, przygodni słuchacze i garstka kapłanów saducejskich i faryzeuszów. Rabbi dostrzegł wśród nich kilku swoich zaciętych przeciwników, którzy uczestniczyli w niejednej z nim dyspucie. Przysłał ich Kajafa. Wieczorem złożą mu sprawozdanie. O czym? Powinni arcykapłanowi opowiedzieć, pomyślał Jezus, że ofiara, na którą poluje, wie, co ją czeka. Rozpoczął ten dzień rozmyślaniami o śmierci. Snudzie będzie dalej i odsłoni przed nimi przeszłość, aby ujrzeli, że wszystko wie o sobie i o nich, że wiadome mu są również dzieje winnicy pańskiej, która wprawdzie nigdy nie będzie wycięta ani odrzucona, sam Elohim przysiągł jej wieczne trwanie, więc nie może zaprzeczyć samemu sobie, ale będzie odebrana nieuczciwym dzierżawcom, kapłanom przeniewierczym, saduceuszom o sercach z lodu, faryzeuszom obłudnym, mężom kłamstwa i krwi. Ich dziedzictwo przejmą Anawim Jahwe, ubodzy pana, którzy dla miłości Bożej porzucili dom, rodziców, braci i siostry, i poszli za nim. Niewinnym przestępcą, ukrzyżowanym wisielcem. Wrogom opowie o swojej śmierci. Położył swoim zwyczajem ręce na kolanach i z lekka kołysząc się, począł im opowiadać przypowieść, a oni, słuchając, ujrzeli pewnego człowieka, ojca rodziny. Chociaż ani jednym słowem nie wspomniał o jego wszechmocy, natychmiast zmiarkowali, że mówi o Elohim, który zasadził winnicę. Nastawili uszu i z zadowoleniem wchłaniali jego słowa, bo poznali, że mówi o Izraelu, winnicy zasadzonej przez pana i ogrodzonej przez pana opiekuńczym murem. A potem, wydzierżawiwszy ją winogrodnikom, z niepokojem stwierdzili, że mówiąc te słowa utkwił wzrok w saduceuszach i faryzeuszach, odjechał na czas dłuższy. Gdy wrócił, rozkazał sługom swoim, aby odebrali od nich należną mu część zbiorów, ale nieuczciwi dzierżawcy, Znieważyli posłańców. Wielu spośród nich pobili do krwi, a niektórych ukamienowali. Wówczas właściciel winnicy posłał do nich swojego jedynego syna. Winogrodnicy jednak wyrzucili go poza winnicę i zamordowali, mówiąc, Dziedzictwo jego nam się dostanie. Rabbi, opowiedziawszy tę przypowieść, rozłożył ręce i zawołał. Cóż uczyni właściciel winnicy z mordercami swojego syna? Tłum zakołysał się, podniosły się głosy. Wytraci ich! Winnice wynajmie innym winogrodnikom! Nowi dzierżawcy oddawać mu będą owoce! Rozległy się gniewne wołania. Kim jest ten syn? Kogo masz na myśli? Dlaczego mówisz, że pan ma jednego syna, skoro wszyscy jesteśmy jego synami? Nikogo nie zabiliśmy! krzyczeli faryzeusze. Nie jesteśmy mężami krwi! krzyczeli saducejscy kapłani. Z tłumu wołano. Dajcie mu mówić! Dajcie mówić prorokowi! Może jego chcecie ukamienować! Zaległa cisza. Jezus podniósł się z rogorzy i zwracając się do kapłanów i faryzeuszów, rzekł: Czy nigdy nie czytaliście pisma? Cóż więc oznaczają słowa psalmisty? Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Przez Pana to się stało. Cud przed naszymi oczami. Powiedziawszy to, mówił do nich wielkim głosem o królestwie niebieskim, zamkniętym przed snami człowieczymi czyniącymi zło, o ludziach ubogich, dziedzicach obietnicy pańskiej, i znów powtórzył swój wywód o kamieniu węgielnym, o jego niewzruszonej twardości. O kamieniu niespożytym, niełamliwym, niekruszącym się, opornym i nieugiętym, o głazie, o skale, o kefa, o który roztrzaska się każdy, kto o niego się potknie, a na kogo upadnie, tego zmiażdży na proch. Kefasowi przyszła do głowy gorzka myśl, że spoistość jego jest bardzo krucha. Na nim? Na małym piasku chciał Jeszua ben -Josef zbudować swój dom? Czyżby mąż się mylił? Czyżby nie widział jego miękkości, miękkiej jak wosk? Czyżby nie poznał się na brakach i niedoskonałościach jego duszy, na ubóstwie jego serca, na bojaźliwej przezorności? Siedział pokrążony w zadumie, zwalisty o szerokich barach, olbrzym i kamień o twarzy dziecka. Wieczorem wrócili do Betanii, do domu Eleazara. Marta podała im wieczerze, Jezus spytał o Jot. Wrócił po południu, śpi teraz, czy mam go zbudzić? Spytała. Jezus nic nie odpowiedział. Wyszedł na dziedziniec i usiadł na progu. Znów krążył myślami dookoła swojego grobu, w którym spoczywało jego ciało. Na niebie stał wielki księżyc, zbliżał się do pełni. Człowiek, który niósł dzban wody. Wszystko, co się przydarzyło dzisiaj o świcie, trzynastego dnia miesiąca Nisan, było dla apostołów nie lada zaskoczeniem. Rabbi polecił im mianowicie poczynić przygotowania do sederu, do wieczerzy Pesachowej, którą zamierzał spożyć nie jutro razem z całym domem Izraela, ale o dzień wcześniej, to znaczy dziś wieczorem. Wiedzieli, że Jezus nic nie czyni bez powodu. Jeżeli więc wydał teraz takie polecenie, muszą się za tym kryć niezwykle ważne pobudki. Ale jakie? A poza tym, jak Jezus wyobraża sobie wieczerzę Pesachową bez jagnięcia pieczonego narożnie z drzewa granatowego na wolnym ogniu? Przecież ubój jagniąt i baranków rozpocznie się w świątyni pańskiej dopiero jutro w południe, w świętym dniu przygotowania. Wiele jeszcze pytań cisnęło mi się na wargi, a między innymi i to nader kłopotliwe. Co zrobią jutrzejszego wieczoru, gdy cały Izrael uroczyście spożywać będzie pieczone jagnie i zmawiać będzie błogosławieństwo nad czterema kielichami wina? Czy jutro Jeszua Ben-Josef odprawi drugi seder? Czy to jest w ogóle możliwe? Przecież prawo nie przewiduje drugiego sederu. Jeżeli jednak odprawi ten drugi seder, czy mają święcić dwa sedery? Z kolei wyłania się pytanie, który z nich jest ważny, a który nieważny. Jeżeli dzisiejszy jest nieważny, a wszystko wskazuje na to, że jest nieważny, bo przecież nigdzie w żadnym zwoju nie ma o nim mowy, po co go dzisiaj obchodzą? Westchnęli. Uwikłani w sieć tych niejasności, postanowili posłusznie działać według woli Rabbiego, a sposób, w jaki jego wola się wypełni, tak czy owak nie leży w granicach ich mocy. Całą ich uwagę pochłonęły teraz zabiegi o szybkie nabycie pożywienia potrzebnego do odprawienia uczty sederowej. Powinni kupić gorzkie zioła, prześniki, figi, tarte orzechy, winny ocet dla przyrządzenia haroset. Kto go przygotuje? I dzban słodkiego wina. Niemniejszym kłopotem było dla nich wyszukanie w mieście izby, w której mogliby dzisiaj spokojnie spożyć wieczerze – Według przepisów synowie Izraela mogli odprawiać seder tylko w murach Jerozolimy, a za przekroczenie tego nakazu, czyli za pogwałcenie świętości święta prześników, groziła kara chłosty, 40 uderzeń kijem. Wprawdzie na pewno udałoby się im znaleźć odpowiednią izbę. Gmina co roku wydawała zakaz pobierania wysokich opłat za wynajmowanie pielgrzymom izb na ucztę świąteczną, nawet gorąco wzywała stałych mieszkańców do niepobierania żadnych opłat za ten dobry uczynek. Trudność jednak polegała na tym, że nie wiedzieli, jak mają wytłumaczyć właścicielowi domu lub mieszkania, dlaczego zamiast jutro, dzisiaj chcą święcić seder i to bezpieczonego jagnięcia. Jezus wybawił ich z tego kłopotu. Uczynił to w sposób sobie właściwy, bez wyjaśnień, zatem nieco trudny, wskutek czego polecenie, które im dał, stał się dla nich nowym ogniwem w długim łańcuchu tajemnic, już i bez tego rozkazu ciążących nadmiernie ich sercom. Zlecił Kefasowi i Johananowi Ben udać się do Jerozolimy i zapowiedział im, że spotkają po drodze pewnego człowieka dźwigającego dzban wody. Niechaj idą za Nim, wejdą do domu, do którego On wejdzie, a wtedy pokłonią się gospodarzowi i powiedzą Rabbi Jeszua ben Josef z Nazaretu pozdrawia Cię i mówi do Ciebie Ponieważ chcę dzisiaj w domu Twoim świętować Pesach z moimi dwunastoma apostołami, wskaż moim posłańcom izbę, w której spożyję z nimi wieczerze. Tak niech powiedzą, a gospodarz wskaże im górny przestronny wieczernik, gdzie ustawione już będą szerokie ławy, wyścielone kobiercami, poduszkami i stół w kształcie podkowy. Tu będą święcić seder, po czym według zwyczaju pójdą na górę oliwną do gaju w Shemanim, szemanim, gdzie będą się modlić. Judas Keriot poślinił palec i począł na nie nawijać kędzior u prawej skroni, a uczynił to zgrabnie wbrew widocznemu roztargnieniu. Gdy Kefas i Johannan ben Zebadia zażądali od niego pieniędzy, sięgnął zrzucającą się w oczy skwapliwością do skrzynki. Dotychczas zawsze każdy obowiązek wypłaty wykonywał niechętnie z ociąganiem się, jakby gwałt sobie zadawał, a jego dłoń poruszała się niezwykle raźnie i tylko wydawało się, że jej palce nie są przytomne czynności, którą wykonywały. Wręczył apostołom pieniądze potrzebne na zakup prześników, fik, jabłek, orzechów, winnego octu i gorzkich ziół. Sam natomiast wziął na siebie kupno wina, powiedział im, że zaczeka na ich powrót, bo przecież nie wie, dokąd ma zanieść zakupione wino. Udali się do miasta. Jezus pozostał w domu. Klefas i Johannan Benzebadia dokonali po drodze zakupów u przygodnych handlarzy, jadących z warzywami i towarami do miasta. Przaśniki kupili w piekarni w Betfage i obładowani koszykami szli głośno rozprawiając o celu swojego poselstwa i starali się wzajemnie przekonać o słuszności poczynionych przez siebie domysłów z których właściwie żaden nie miał widoków prawdopodobieństwa w połowie drogi zatrzymali się odsapnęli jeszcze raz od początku prześledzili polecenia i zapowiedzi rabbiego uwagę swoją skupili na tajemniczym mężu niosącym dzban wody i uzgodnili nieprawdopodobieństwo takiego ukształtowania się zdarzeń, bo przecież żaden mężczyzna, sen Izraela, nie idzie do źródła powody, gdyż prace te wykonują tylko niewiasty. Już chcieli dać stanowczy wyraz swoim wątpliwościom, gdy nagle Johanan ben Zebadia podniósł wskazujący palec na wysokość ust, co miał znaczyć, że przyszła mu do głowy jakaś mądra myśl. Przypomniał sobie pewien midrasz. Słyszał go w dzieciństwie od swojego dziadka o proroku Elijachu, który jako nosi woda zjawił się po śmierci na ziemi, aby wykonać rozkaz dany mu przez Elohim. Jeżeli zatem prorok Eliachu poszedł do źródła po wodę i tę wodę dźwigał w bukłaku, dlaczego nie mogą teraz spotkać jakiegoś syna Izraela, wracającego od źródła z dzbanem wody? Johanan ben Zebadia podzielił się z Kefasem swoim odkryciem i począł mu z rosnącym ożywieniem tłumaczyć głęboki ukryty sens tego midraszu, a im dłużej mu tłumaczył, tym jaśniej pojmował myśli Jezusowej zapowiedzi. prorok Eliachu, zwiastun Mesjasza, dźwiga w bukłaku wodę żywą, a oni powinni iść za nim, bo zaprowadzi ich do domu, w którym nastąpi wielkie odsłonięcie tajemnicy podczas przedwczesnego sederu. Prawdzie wnosi woda, nie musi być zarazem samym prorokiem Eliachu, woda w jego bukłaku wodą żywą, mimo to napotkany mąż będzie niejako znakiem zbliżającego się innego czasu, a woda w jego dzbanie znakiem innej wody. Dlatego powinni się pozbyć błędnego mniemania, jakoby żaden syn Izraela nie nosił wody, bo takie przekonanie jest zniewagą w wziętego proroka. Podniesieni na duchu ochoczo ruszyli do Jerozolimy. A gdy przez gnojną bramę wstąpili w jej mury, ujrzeli ku swojej radości Johanana, zwanego Markiem, młodziutkiego syna wdowy Mariam z nim, Znali go przecież, znali, idącego żwawym krokiem, z dzbanem, pełnym wody, schodami w kierunku górnego miasta. U stoku Syjonu skręcił w bok. Z dala ujrzeli wśród gęstej zieleni pałac arcykapana Kajafy. Minął kilka willi uczepionych zbocza górskiego i wszedł do domu swojego stryja. Józefa Barna Bułach, lewity. Gdy apostołowie stanęli przed gospodarzem, powitali go powitaniem pokoju i przedłożyli prośbę rabbiego. Józef Barna Bułach chętnie zgodził się na oddanie Jezusowi i uczniom izby w swoim domu na dzisiejszy seder. Nie zdziwił się. Potraktował całą sprawę jako samą przez się zrozumiałą i niewymagającą wyjaśnień, co jeszcze bardziej utwierdziło apostołów w przeświadczeniu – o prawdziwości Midraszu, o nosiwodzie Elijachu, po czym Kefas i Johanan dali jego żonie owoce, orzechy, korzenie, miód i warzywa i poprosili ją w imieniu Rabbiego o przyrządzenie mu sederu na dzisiejszy wieczór. Niewiasta, jak każda niewiasta, grzesząca zbytnią ciekawością, już zamierzała gradem pytań zasypać apostołów, ale Barna Bułach, stojący za ich plecami, dał znak ręką, aby o nic nie pytała. Umilkła więc w półsłowa, wezwała służebne dziewczęta i z niechętnym zapałem. Ach ile ją jeszcze czeka roboty, wzięła się do trudnego przyrządzania potraw dla synów Izraela, którzy dla jakichś niezrozumiałych powodów chcą dzisiaj zasiąść do uczty sederowej, jakby nie mogli zaczekać do jutra. Kefas i Johanan Benzebadia wrócili do Betanii, Opowiedzieli wszystko Jezusowi i polecili Judzie Scherjot zakupić wino i zanieść je do domu Josefa Barnabułach, lewity, u którego dzisiaj będą ucztować. Uniosła się wierność moja. Nachum przez całą noc nie spał. Po wczorajszej rozmowie z Kajafą rozesłał kilkudziesięciu gońców do członków Sanhedrynu z wezwaniem na dzisiejsze nadzwyczajne nocne posiedzenie. I natychmiast rozpoczął poszukiwanie świadków oskarżenia. Już u samego początku napotkał tak wiele trudności, że zwątpił rzadko popadał w taką bezradność o skuteczności swoich starań. A było to dla niego tym boleśniejsze, że doceniając w pełni powagę sprawy, pragnął wywiązać się bez zarzutu z nałożonych nań przez arcykapłana obowiązków i znaleźć nieposzlakowanych świadków. Bogobojnych i prawych, którzy z czystym sumieniem mogliby złożyć zeznania przeciw zwodzicielowi. Nahum, znając dobrze ludzi, ilekroć przystępował do jakiegoś działania, z góry przewidywał trudności i brał je zawsze pod uwagę. Opory były dla niego bodźcem do wzmożonego wysiłku, zresztą miał duże zaufanie do swoich organizacyjnych zdolności. Mimo to nie spodziewał się, że tym razem starania jego będą szły opornie jak po gruzie. Nie mógł znaleźć świadków na okoliczność zbezczeszczenia przez Jeszuę Ben Josef Szabatu, a miało to być koronne oskarżenie, niejako samoczynnie pociągające za sobą karę śmierci. Drugie oskarżenie, groźba zburzenia świątyni, było naciągnięte, nieprawdopodobne, więc łatwe do obalenia, bo przecież każdy zdrowy na umyśle członek Sanhedrynu, usłyszawszy taki zarzut, pójdzie po rozum do głowy i spyta: ten człowiek chciał zburzyć świątynię? Jak może jeden człowiek zburzyć świątynię? Czy on jest drugim Samsonem? Nahum rozpoczął poszukiwania od Betesdy, gdzie spodziewał się znaleźć paralityka, którego Jezus w szabat uleczył przy owczej sadzawce. Próżne były wysiłki sekretarza. Uzdrowiony mąż znikł bez śladu. Sekretarz spytał domowników. – Mieszka tutaj? – Mieszka – odpowiedzieli. – Zawołajcie go! Nie ma go w domu. Wyszedł? Wyszedł. Kiedy wróci? Skąd możemy wiedzieć, kiedy on wróci? Ale przecież wróci do domu. Skąd możemy wiedzieć, czy wróci do domu? Może wróci, może nie wróci. Nie jesteśmy jego stróżami, odburknęli. Więcej nie mógł z nich wydobyć. Jasne było, że nie chcieli powiedzieć prawdy. Mniej więcej taką samą rozmowę odbył z rodzicami ślepego od urodzenia, któremu Jezus przywrócił wzrok w Szabat, w Dniu Święta Namiotów. Starze byli małomówni, odpowiadali półsłówkami i dopiero gdy ich wręcz spytał, kiedy ich syn wróci do domu, popadli w wylewne gadulstwo i z takiem przekleństw obrzucili syna, który nie bacząc na ich starość, przed niedawnym czasem pozostawił ich na łasce losu i poszedł w świat za zarobkiem. Achum wiedział, że kłamią. Chcąc sprawdzić ich zeznania, udał się do sąsiadów, by zasięgnąć języka. Ci jednak odpowiedzieli mu opryskliwie, zasłaniali się niewiedzą, brakiem pamięci. A gdy im zagroził karami, jeżeli nie będą mówili prawdy, podnieśli wrzask, albowiem poczuli się urażeni do żywego w swej godności. Nie ulegało wątpliwości, że ujrzawszy przybyłego o tak niezwykłej porze sekretarza arcykapłana, nieufni i podejrzliwi z natury, tknięci złym przeczuciem, kłamali, co im tym łatwiej przychodziło, że szczęśliwym zbiegiem okoliczności, cudownie uleczeni, naprawdę byli w domu nieobecni, albo też w porę się ukryli. Kto może dociec, jak było w rzeczywistości? Potem szukał po zajazdach, w których zwykli zatrzymywać się galilejscy pielgrzymi, świadków cudownych zdarzeń sprzed dwóch i trzech lat, gdy to Jezus zezwolił apostołom rwać w szabat kłosy pszenicy, a innym razem w kwarnachum hum uleczył w szabat kilka kalek i chorych. Znowu innym razem dokonał po szabatowym nabożeństwie w synagodze cudu uzdrowienia uschniętej ręki. Szukaj wiatru w polu, jedni nic nie pamiętali, drudzy nie byli podczas cudu obecni, ten i ów coś wprawdzie wiedział o cudach zdziałanych w szabat przez Jezusa, ale wiadomości miał z drugiej i trzeciej ręki i nie może przypomnieć sobie imion tych, którzy mu tę wiadomość przynieśli. I oto po wędrówkach, od zajazdu do zajazdu, po wielogodzinnych przesłuchaniach i niezliczonych rozmowach Nahum nie zdołał odszukać ani jednego pełnowartościowego świadka. Nie mówiąc już o dwóch świadkach, których wymagało sądownictwo izraelskie dla wydania prawomocnego wyroku. Winę za te niepowodzenia ponosi arcykapłan. To jemu się zachciało w przeciągu kilkunastu godzin urządzić wielką rozprawę sądową o bluźnierstwo, wymagającą długich przygotowań, nadermozolnych poszukiwań i drobiazgowego zbierania dowodów winy. Późnym wieczorem, po długiej bieganinie po mieście, po mozołach, zaprawdę po istnej mordędze, z nóg opadał. Chwilami zdawało mu się, że traci rozeznanie w hierarchii wartości swoich rozmówców. Kilkakrotnie nawet dał już za wygraną, i postanowił z niczym wrócić do Kajafy i brutalnie mu powiedzieć: Izrael nie chce mówić przeciw zwodzicielowi. Wreszcie zdołał znaleźć kilku mężów, świadków, którzy zgodzili się zeznawać przed Sanhedrynem, że zgodnie słyszeli i widzieli, jak Jeszua Ben-Josef z Nazaretu bluźnił Panu, odgrażając się, że zburzy świątynię. Czy naprawdę słyszeli? Nachum chciał wierzyć, że naprawdę słyszeli. Czy Jeszua ben Yosef naprawdę odgrażał się, że zburzy świątynię? Nachum chciał wierzyć, że Jeszua Beniosew naprawdę się odgrażał. Czy ta groźba była bluźnierstwem? Nachum chciał wierzyć, że była bluźnierstwem. Miał bowiem głębokie przekonanie o nieskazitelnej wartości świadków, których szczery zapał do mówienia prawdy podsycił kilkoma sakiewkami dobrze wypławionego srebra. Ale świadków na zbezczeszczenie szabatu nie znalazł. Pierwsze, najważniejsze oskarżenie przestało istnieć. Nachum. Zdając Kajafie sprawę ze swoich trudów i wysiłków, spodziewał się, że usłyszy z jego ust podziękowanie. Gdy zamiast dowodów wdzięczności nagle zwalił się na niego grad wymówek i nagan, nie zapanował nad wewnętrznym wzburzeniem i na cierpkie wyrzuty arcykapłana odpowiedział gwałtownym wybuchem. Krzyczał, że może zabrać się i odejść, że nie jest niewolnikiem, że jest wolnym człowiekiem, że przez długie lata wiernej służby u boku Kajafy nie doczekał się od niego ani jednej pochwały, że wczoraj i dzisiaj uczynił wszystko, co było w jego mocy, aby rozprawa przeciw zwodzicielowi nie zakończyła się haniebnym zawstydzeniem arcykapłana, który lekkomyślnie, pospiesznie, bez nieodzownego przemyślenia wszystkich, nawet najmniejszych szczegółów, przystąpił do zwołania sądu w gardłowej sprawie. A gdy wreszcie on, skrzywdzony, znieważany Nachum, uczynił wszystko, aby ratować zagrożoną powagę Kajafy i w przeciągu kilku godzin znalazł świadków oskarżenia na okoliczność groźby zburzenia świątyni przez Jeszuę ben Josef, arcykapan obrzuca go obelgami jak końskimi jabłkami i domaga się, aby udał się z powrotem do miasta i wszelkimi sposobami znalazł mu prawdomównych mężów świadczących przeciw zwodzicielowi jako gwałcicielowi szabatu. Skąd ma wziąć? Tych ze wszech miar czcigodnych świadków, cieszących się szacunkiem Jeszuruna, skąd? Z pod ziemi, z powietrza? Czy arcykapłan nie widzi, że Motuch nie chce zeznawać przeciw zwodzicielowi? że lud stoi za nim? Jeżeli arcykapłan przestał ufać swojemu sekretarzowi, niech sam szuka sobie świadków. Proszę, może się udać do zajazdów, w których mieszkają Galilejczycy. Niech idzie do Betesdy i proszę, niech szuka, niech szuka i niech mu nie wymawia, że zamiast wiarygodnych świadków spośród dostojnych i powszechnie szanowanych synów Izraela, znalazł tylko kilku łotrzyków i nędznych łajdaków, którzy za pieniądze zgodzili się złożyć fałszywe świadectwo przeciw nazaretańczykowi. Czy harcy się wydaje, że łatwo mu było znaleźć fałszywych świadków? Taki świadek, taki fałszywy świadek musi być stokroć mądrzejszy od świadka wiarygodnego, i za to wszystko taka niewdzięczność go spotkała. Przez cały czas wybuchu na Huma myśli kajafy biegły spokojnie, bez pośpiechu, tropem galopujących wypowiedzi sekretarza. Popełniłby niesprawiedliwość, gdyby mu w wielu szczegółach nie przyznał słuszności. Z drugiej strony na usprawiedliwienie swojego szybkiego działania znalazł wiele argumentów. Niewątpliwym błędem był pośpiech, z jakim postanowił zwołać sąd Sanhedrynu. Ale czy tę błyskawiczną szybkość on nadał całej sprawie? Powodem było wczorajsze zjawienie się Judy J. i ono przyspieszyło zwołanie sądu nadzwodzicielem. Przybycie tego domu stworzyło niespodziewanie tak wiele wspaniałych możliwości, że należało natychmiast z nich skorzystać, zwłaszcza, że Jeszła Beniosef mógł, według zeznań Judy, lada dzień opuścić Jerozolimę i Judeę i schronić się w jakiejś odległej krainie. Czy wolno było lekkomyślnie przeoczyć taką sposobność, która po raz drugi mogła się już nie powtórzyć? Kajafa, śledzący wypadki wczorajszego dnia, Utwierdził się w przekonaniu, że wiążą się one z sobą poza jego wolą i wysiłkiem w tak przejrzyste układy, jakby je kształtowała ręka Elohim, który czuwa nad ukochanym arcykapłanem, ukrył go w cieniu swojej ręki, uczynił go strzałą w swoim kołczanie, wspomaga go. Kajafa prawie cieleśnie odczuwał obecność i pośrednictwo Pana, osobiście wmieszał się w sprawę Jeszua Ben-Josef i wiedzi ją do ze wszechmiar sprawiedliwego i mądrego. Rozwiązania. Mając tę pewność, arcykapłan wprawdzie dostrzegał pewne szczeliny i pęknięcia w swoim planie. Polegając jednak na pomocy Elohim, podparty jego ramieniem, wierzył głęboko, że na przekór wielu przeciwnościom wszystko szczęśliwie się skończy. Dlatego puścił mimo uszu zjadliwe żale sługi i, ku jego nieopisanemu zdumieniu, poklepał go z tkliwą życzliwością po ramieniu. Zmieszany na hum. Nie wiedząc, jak sobie tłumaczyć to wielkopańskie pobłażanie, z jakim Kajafa potraktował jego karczemny wybuch, schylił się i z niekłamaną czułością i skruchą ucałował skraj szaty arcykapłana, który otoczył go ramieniem i rzekł: Nie sprzeczajmy się, wierny Nahumie, może i nawet lepiej by było działać powoli, ale skoro Elohim, błogosławiony, niech będzie imię jego powietrzny czas, Nakazał pośpiech naszym myślom i czynom. Idźmy za tym pośpiechem i starajmy się nadążyć za szybko idącym panem. Niech mi wybaczy, mój dostojny pan, szepnął Nahum. To nie ja się uniosłem, to uniosła się wierność moja. Wiem o tym, odrzekł Kajafa. Elohim przez cały dzień karmi z troską, a pod wieczór zamienia ją w radość. A jeżeli nie uda się Panu mojemu udowodnić winy zwodzicielowi? Chyob hmm. powiedział: Gdybym nawet był niewinny, Pan udowodni nieprawość moją. Jeszua niosef ma wielu zwolenników w Sanhedrynie. Kajafa zanurzył dłoń w puszystej jak obok brodzie i odparł ze złośliwym uśmiechem. <laughs> Zwolennicy jego będą bali się mówić w jego obronie. Więcej miłują swoją chwałę ludzką od swoich przekonań. Zresztą, ku twojemu pocieszeniu przypomnę ci, dobry Nachumie, że saduceusze mają większość w Sanhedrynie. Zatem. Nachum pochylił głowę. Współczując swojemu stroskanemu panu i wiedziony obawą o powodzenie trudnego przedsięwzięcia, rzekł z godnym podziwu samozaparciem. Jeszcze raz pójdę na miasto i spróbuję poszukać świadków na okoliczność pogwałcenia szabatu przez zwodziciela. Kajafa wzruszył się. Idź, wierny Nahumie, idź. Ty wszystko potrafisz. Rzekł. I czule położył dłoń na ramieniu sekretarza. W progu komnaty stanął sługa, rosły nabatejczyk o odstających uszach. Czego chcesz, Malchusie? spytał Kajafa. Judas Keriot prosi mojego pana pokornie o posłuchanie. Kajafa zatrzepotał rękami. Wprowadź, wprowadź. Wszystko według umowy. Judas Keriot stał przed arcykapłanem. Wziąwszy z sobą bukłak, wyszedł z Betanii do Jerozolimy po wino. Niechętnie podjął się tego zadania, wciąż bowiem zastanawiał się nad niepojętym pomysłem Jeszuły ben Josef spożycia wieczerzy paschalnej w dniu nieuświęconym w Izraelu żadnym przepisem świątecznym. Co się za tym pomysłem kryje? Do czego zwodziciel zmierza? Dlaczego wywraca świąteczny porządek ustalony przez prawo? Dlaczego wywraca? Co za prostackie pytanie. Jak można sobie samemu stawiać takie głupie pytania? Wywraca porządek świąteczny, bo wywraca cały porządek prawa. Wszystko. Więc dlaczego Juda dziwi się, że Mesit urządza seder dzisiaj, a nie jutro? Zwodzicielski seder. Seder pełzającego. Seder złych mocy. Jeżeli mimo tych myśli Juda wyraził chęć pójścia po wino, potrzebno do tego niewydarzonego sederu, miał uzasadniony powód. Chciał udać się do Kajafy, więc dla zmylenia czujności Jeszu i apostołów, a może jednak czegoś się domyślają, spojrzenie męża wydaje mu się od kilku dni szczególnie nieufne, postanowił skorzystać z nadarzającej się sposobności i skwapliwie zaofiarował swoje usługi. Po drodze do pałacu Kajafy wstąpił do winiarni. I pozostawił w niej bukłak, umówiwszy się z właścicielem gospody, że niebawem wróci i odbierze wino. I oto stał teraz przed arcykapłanem i według zawartej umowy, przypieczętowanej przyrzeczoną i ustaloną zapłatą, zawiadomił go o mającym się odbyć dziś wieczór sederze Jeszuły z udziałem wszystkich apostołów w domu Josefa Bułach, Lewity. Po wieczerzy zwodziciel, jak to miał w zwyczaju ilekroć przebywał w Jerozolimie lub Betanii, uda się na górę oliwną do Get Szemanim. To tłocznia oliwy należy do pewnej wdowy, której swatem jest Józef Bernabułach Lewita i tam w nocy będzie się modlił. Arcykapłan, usłyszawszy to, zmrużył oczy i spytał. Dzisiaj wieczór odprawi seder bez jagnięcia. Tak Dzisiaj wieczór bez jagnięcia, potwierdził Juda. Cóż to będzie za seder? Nie wiem. Przeciw zwyczajowi prawo Izraela? Juda pokiwał głową. Odprawi go u Józefa Bernabułach Lewity. Tak. Wiedziałem, że lewici sprzyjają, zwodzicielowi. Lewici są gniazdem żmii. Kajafa po raz pierwszy w życiu czegoś nie rozumiał. Dlaczego jeszcze Josef na przekór przepisom prawa zasiądzie dzisiaj do wieczerzy pesachowej? Dlaczego tak się spieszy? Na pewno nie czyni tego bez powodu. Josef Barna Bułach mu sprzyja. Wśród lewitów zwodzicielstwo zapuściło głębokie korzenie, tak głębokie, że nawet Josef Barna Bułach. Mąż sprawiedliwy i bogobojny otworzył serce na przyjęcie bluźnierczej nauki. Będzie musiał z nim pomówić, ale nie teraz, nie teraz, potem. Toż będzie po wszystkim, o tak, tak, potem oni wszyscy będą nieco pokorniejsi i skorsi do wylewnych wyznań. Arcykapłan snuł różne przypuszczenia, podejrzenia goniły za podejrzeniami, domysły ścigały domysły. W głowie jego odbywało się wielkie polowanie na wielką niewiadomą, którą chciał doścignąć, schwytać i zmusić do wyznania prawdy. Czyżby zwodziciel chciał jutro uciec ze świętego miasta, jak to przypuszczał Juda, i dlatego dziś z poduszenia szatana w niewłaściwy sposób odprawi seder bez spożycia jagnięcia? Ze wszystkich domysłów ten ostatni wydał mu się najbardziej przekonywający i godny uwagi. Jak dobrze się stało, że wszystko to przewidując postanowił w dniu dzisiejszym uwięzić zwodziciela. Jeszcze jeden dowód świadczący o ręce pańskiej, która kieruje jego krokami. Wstał z fotela i zwracając się do Huma rzekł: Będzie tak jak postanowiłem. Jeszua Ben-Josef z Nazaretu zostanie dzisiaj w nocy więziony. Zawiadom o tym Sagana. Niechaj trzyma w pogotowiu straż Lewitów, tych najbardziej pewnych i oddanych świątyni. Przypominam ci, że na czele straży Sanhedrynu stanie Malchus Nabatejczyk. Po uwięzieniu Galilejczyka przyprowadzisz go tutaj i postawisz go w myśl mojego przyrzeczenia przed Hananem Bensetti. Będziesz obecny podczas przesłuchania u mojego czcigodnego Teścia. Potem odbędzie się rozprawa. Wydaj polecenie służbie domowej, aby czuwała przez całą noc na dziedzińcu. Wszystko zrozumiałeś? Wszystko zrozumiałem, dostojny panie, odpowiedział Nahum. Kajafa wsunął dłonie za pas i przechadzał się tam i z powrotem po komnacie. Przystanął, podniósł gęste brwi. Na jego gładkim czole zarysowało się kilka zmarszczek. Poufałe przymierze, które zawarł ze sprzedawcą pachnideł, na pewno było nieco nieprzystojne dla powagi wysokiego urzędu arcykapłana zawarł je dla dobra Izraela. O, jak wiele kłopotliwych dzieł dokonał dla zbawiennej przyszłości tego czupornego i kłótliwego ludu! Kątem oka spojrzał z niesmakiem na nędznego Judę odzianego w połataną tunikę, na jego szorstkie, czerwone ręce, na brudne stopy i pomyślał z żalem, że wielki Elohim często dla swoich celów posługuje się ludźmi, z których usług on, robak przed panem, Józef Kajafa, nigdy by nie skorzystał. Patrząc w ziemię, powiedział suchym głosem, który jak nieprzebyta ściana wzniósł się między nim a Judą. — Ty! — Judo, skeriot, wyjdziesz w połowie wieczerzy i udasz się do Sagana, aby jego ludziom wskazać miejsce, w którym zwodziciel będzie się modlił. Pamiętaj, że musisz wszystko wykonać ściśle i dokładnie według naszej umowy. Juda pokłonił się i wyszedł. Gdy znalazł się za murami pałacu, rozejrzał się przezornie dookoła, a gdy nie dostrzegł nic podejrzanego, uspokoił swe serce i ruszył do winiarni. Szedł z pochyloną głową, wciągnąwszy ją między wysoko podniesione ramiona. Wieczna wieczerza. W całej Jerozolimie trwały gorączkowe przygotowania do uczty sederowej, która jutro wieczór miała zapoczątkować błogosławione święto Pesach. W piekarniach, po uprzątnięciu kwasu, przez dzień i noc wypiekano przaśniki, a od wczesnego rana kupowano jagnięta bez skazy i czerwone wino. We wszystkich domach Izraela niewiasty krajały chrzan, sałatę głowiastą i świeże ogórki, mieszały je, soliły i zaprawiały winnym octem i smakując dosypywały szczyptę zmielonej na proszek gorczycy, aby uczynić potrawę bardziej gorzką, albowiem miała ona symbolizować na pesachowym stole gorycz niewoli w Im, w krainie małpich bogów skaczących po drzewach. Potem z równym zapałem brały się do krajania migdałów, wydrelowanych daktyli i kory cynamonowej. Ucierały je na miazgę i zalewały winem. Zwano tę potrawę haroset, a był to przysmak nielada, rozkosz dla podniebienia. Aczkolwiek ten smakołyk miał być podczas wieczerzy obrazem marnej gliny, którą wypalali synowie Izraela dla budowy królewskich pałaców i świątyń ptasich i krokodylich demonów – Oto jak męczeństwo narodu przeobraża się z biegiem wieków w słodki przysmak, mile drażniący podniebienia pokoleń. Ludzie biegali po mieście, wychodzili z domów z pustymi rękami, wracali obładowani jak osły, mijali się w pośpiechu, zatrzymywali się tylko na chwilę i zapominając o swoich obowiązkach, lekkomyślnie trawili czas na miłych i długich pogwarkach, witali się, żegnali i zapraszali wzajemnie wynosząc pod niebiosa potrawy przygotowane zapobiegliwymi rękami ich żon i córek. Składali sobie życzenia błogosławionego spokoju i znów pędzili przed siebie, i znów się mijali, i znów przystawali, w nieustannym obrocie powitań i pożegnań, zapraszań i uniesień nad dobrocią Elohim. Pan przecież wyprowadził synów Izraela z otchłani śmierci i karmił ich na pustyni tłustą manną, smacznymi przepiórkami, ich pragnienie gasił wodą źródlaną, tryskającą z bezpodnej skały, aż przywiódł ich bezpiecznie do ziemi, którą im obiecał i ofiarował na własność po wielu dość kłopotliwych powikłaniach. Chociaż dzisiaj od owej pamiętnej wędrówki przez pustynię dzieliły ich długie wieki, obfitujące w bolesne doświadczenia, wymagania i prześladowania, droga ich narodu nieustannie wiodła przez ruiny, popioły i zbiorowe ofiary, wszyscy oni od dziecka mieli świadomość głębokiej wspólnoty z praojcami, wychodźcami z Mitzraim, wspólnoty tak głębokiej, że nieomal utożsamiali się z nimi, wcielali się w nich i wcieliwszy się, byli mimo odległego czasu tymi, którzy wyszli z krainy zmąconego światła i ubóstwionych pawianów, współuczestnikami wędrówki przez Morze Sitowia, rozstępujący się przed Nimi pośpiesznie i posłusznie. Więc radowali się, bo czuli na ustach smagmanny, a na pochylonych czołach Blask bijący od gniewu pana, któremu byli wdzięczni za wszystkie dzieła uczynione dla nich w noc wyjścia. Niestety apostołowie nie podzielali tego radosnego nastroju zbliżającego się święta wolności, albowiem złowróżbne przeczucia, trwoga o bezpieczeństwo Jezusa i niemożność wniknięcia w tajemnice, mające się odbyć nie w swoim czasie wieczerzy świątecznej, stłumiły w nich wszelkie porywy i objawy wesela. Szli ku świętu markotni, osowiali, niepewni jutra, chwiejni, jakby wyrzuceni za burtę podniosłych zdarzeń płynących od wieków w te uroczyste dni niezmiennym biegiem ustalonym przez prawo, podczas gdy oni z powodów znanych tylko Jezusowi, a dla nich ciemnych i osobliwych, wkraczali teraz w jakieś sprawy nowe, na pewno korzeniami sięgające korzeni czasu, ale któż zdoła dociec tej głębi, w której młode rodzi się ze starego, tej cudownej jedności ojcostwa i synostwa z sobą nierozłącznie zawęźlonego. Idąc przez dziedziniec domu Josefa Barnabuła, widzieli jak służba przygotowuje na dzień jutrzejszy rożny i węgiel drzewny, więc z zazdrością pomyśleli o jagnięciu, tłustym i chrupkim, które cały dom Izraela będzie jutro nabożnie spożywał. Nic nie działo się w narodzie według jego własnego widzimisię, przelotnego kaprysu, przypadkowych pragnień. Jeżeli tak jest, jak jest, jest to przede wszystkim uzasadnione i umocnione świętością minionego czasu, w którym praojcowie na podstawie rozkazu Jahwe raz na zawsze ustanowili prawa rządzące życiem całej wspólnoty. Jeżeli jest powiedziane, że wieczerza Pesachowa ma być spożyta 14 dnia miesiąca Nisan, cały Izrael, Wierni świątyni pańskiej w ten wieczór o ściśle oznaczonej porze musi ułożyć się przy stołach na ławach wysłanych kobiercami i poduszkami, według szczegółowo i przejrzyście ułożonego porządku. Wieczerza ta zowie się po hebrajsku seder, co znaczy porządek. Będącego duszą tej podniosłej uroczystości, zbudowanej na ładzie i biorącej swój początek z ładu Bożego, z następstwa zdarzeń przemyślanych przez Pana, z których każde z osobna stanowi szczebel w drabinie wspierającej się o otwarte w ten wieczór niebo. A dziś jest trzynasty dzień miesiąca Nisan i nie ma rożna, i nie ma ognia podrożnem, i nie będzie chrupiącego jagnięcia. Więc czy będą mogli radośnie śpiewać i aż do zmęczenia klaskać w dłonie? Josef Parna Bułach, Lewita, powitał na dziedzińcu Jezusa i apostołów, ucałował skraj Jego szaty i idąc, szedł na przodzie nieco z boku, twarzą zwrócony do rabiego, i dawał do zrozumienia szeroko rozłożonymi rękami i pokornym pochyleniem głowy, że w tej chwili nie uważa się za gospodarza domu, ale za sługę. Zaprowadził gości zewnętrznymi schodami do przestronnej izby położonej na tarasie dachu, otworzył drzwi, odchylił zasłonę i niezauważony cofnął się i powrócił do komnat na parterze. Rabbi i apostołowie ucałowali Mezuzę i weszli do izby, gdzie ujrzeli na środku stoły ustawione w podkowę nakryte białym płótnem. Niezwykła dokładność i schludność w rozmieszczeniu potraw i kielichów, bukłaka z winem, miednic i dzbanów z wodą do mycia rąk, świadczyły, że o to wszystko zadbały ręce żony i córek Józefa Barnabuła, które, mimo nawału zajęć domowych i kłopotów z niespodziewanymi gośćmi, duże staranie włożyły, jak przystało na pobożne niewiasty, w urządzenie jezusowej wieczerzy, i tą zapobiegliwością wyraziły drobny ułamek swojego podziwu dla Elohim. Różnie można wielbić Pana. Można wielbić Go nawet za pomocą schludnego przyrządzania potraw, dzięki czemu są one kształtem swoistej modlitwy. Słońce stało już na zachodzie, a teraz skryło się za białą przepaską obłoków i stamtąd rozstrzelonymi promieniami przypominającymi szeroko rozłożony wachlarz oświecało górną połać nieba i tak ukryte przed oczami synów człowieczych coraz bardziej się zniżało. A gdy znalazło się już bardzo nisko, tuż nad grzebieniem wzgórz, nagle zrzuciło z siebie zasłonę i stanąwszy w grozie i dostojeństwie swej nagiej czerwieni, podobne było do konającego pelikana, który własną krwią karmi niebiosa i ziemię. Strumień posoki rozlał się po całym widokręgu i w okamgnieniu zgasł. Na wschodzie wzeszła gwiazda wieczorna. Udali się z tarasu do wieczernika. Jakow ben Halfi i Nathanael ben Tolmai zapalili lampki oliwne stojące na stołach, na półkach i w kątach izby. Umyli ręce. Jezus, głowa wspólnoty, był niejako ojcem rodziny świętującej pod jednym dachem, zajął za stołem środkowe, honorowe łoże i wspierając się na lewym łokciu, uniósł się nieco i wskazał Johananowi ben Zebadia miejsce po swojej prawej stronie. Reszta apostołów pośpiesznie układała się na łożach, a ponieważ każdy z nich chciał się znaleźć jak najbliżej Rabiego, powstało pewne zamieszanie, z którego skorzystał obrotny Judas Keriot i usadowił się po jego lewicy. Nieubłagana konieczność pchała go do Jezusa. Nie wyobrażał sobie, aby mógł teraz leżeć na łożu na drugim końcu stołu. On, jeden spośród wszystkich apostołów, wiedział, że po raz ostatni spożywa z Jezusem wieczerze przy jednym stole – i stamtąd zdala od swej ofiary śledzić jej ruchy i wyraz jej twarzy. Zapragnął być blisko rabbiego, z którym, według swojego mniemania, stanowił jedną, niepodzielną całość, w myśl zasady głoszącej, że ofiara i ofiarnik związani są z sobą ścisłą więzią. Składanie ofiary jest wykonywaniem czynności zastępczej, gdyż ofiara umiera za ofiarnika, a umierając, oczyszcza go swoją śmiercią i podnosi ku Panu. Jest to oczyszczenie przez śmierć, najwyższe z najwyższych. Gdy więc jedno życie umiera za drugie życie, jakże może Judas Keriot w ten wieczór śmiertelnego ofiarowania znajdować się z dala od Jeszuły Ben Josef, którego ofiarował Panu dla swojego oczyszczenia? Cisza zaległa wieczernik. Nastrój panujący w izbie daleki był od radosnego uniesienia, które powinno być w ten wieczór udziałem biesiadników. Smutne były twarze apostołów. Czekających ze znużoną cierpliwością na znak rozpoczęcia wieczerzy. Smutnie szeleściła zasłona, poddająca się bezsilnie ciepłym uderzeniom wiatru. Drzwi na taras były na ścieżaj otwarte. Smutnie kołysały się płomyki lamp napełniające izbę zapachem oliwy zmieszanym z zapachem wody miętowej, którą służba barna bułacha skropiła podłogę. Jezus, oparwszy głowę na dłoni, w zamyśleniu patrzał przed siebie. Za chwilę ujawni apostołom w sposób najbardziej jawny tajemnice ich smutku. Ta wieczerza, którą razem spożyją, będzie wielką wieczerzą ukrzyżowanego ciała i przelanej krwi, będzie ucztą śmierci. Chociaż sam ją obmyślił i opisał w najdrobniejszych szczegółach, i przez długie wieki zmuszał proroków, niekiedy za pomocą środków dość gwałtownych, do prorokowania o niej, Teraz poczuł wielką trwogę przed męczeństwem i wstąpieniem w proch śmierci. Ponieważ był wobec siebie równie surowy jak wobec ludzi, tę wszechmocną słabość wyznał i uwiecznił we wstrząsającym psalmie, którego autorstwo przypisał królowi Dawidowi. Apostołowie tyle razy powtarzali ten psalm i niewiele z niego zrozumieli, jakby go zmawiali tylko bezdusznym poruszeniem warg i słuchali tylko pustką uszu a przecież wystarczyło uważnie się pochylić nad słowem, a wszystko byłoby jasne. Nie byliby teraz smutni i nie gnębiłoby ich zagadnienie, czy stół, przy którym leżą, jest czy nie jest stołem pesachowym. Ach, jak bardzo się martwią, że nie spożyją jagnięcia pieczonego na wolnym ogniu, narożnie z drzewa granatowego. Przeciągnął dłonią po czole, skroni i policzkach. Jutro ich smutek i niepewność, Zmienią się w rozpacz i zwątpienie, a zwątpienie w tchórzostwo. Jeden Jochanan Ben zebadia nie stchórzy, i dlatego on jeden dozna poznania przyszłości. Będzie pobłogosławiony radosnym przerażeniem, które podniesie włosy na jego głowie, a wtedy ujrzy całe dzieje świata: zło pokrążone w ognistym jeziorze, imię Pana wypisane na czołach sprawiedliwych i nowe niebo rozpięte nad nową ziemią. Tylko on. Nikt inny. Odwrócił się. Wzrok jego spotkał się ze wzrokiem Judy z Kerriot. Elohim zapisał zdradę apostoła o trzepoczącym sercu, ale biada człowiekowi, który zdradzi. Wprawdzie lepiej byłoby, gdyby ów mąż w ogóle się nie urodził, ale musiał się urodzić, ponieważ musiał wziąć na siebie ciężar zdrady. Spojrzał smutnie na ucznia z Kerriot. Dlaczego apostołowie nie weselą się i nie klaszczą w dłonie? Dlaczego nie odtańczą przed obliczem Jachwę, tańca wdzięczności za łaskę oczyszczającego męczeństwa, którym odkupi od grzechu i zbawi synów człowieczych? Czy jest coś radośniejszego nad śmierć, która jest bramą życia? Nie wiedzą, kiedy mają się radować, a kiedy płakać, kiedy klaskać w dłonie, a kiedy szaty rozdzierać w rozpaczy. Między trzcinami zasłony, którą wiatr rozkołysał, ukazał się księżyc, wciąż przybierający, nabrzmiały, coraz pełniejszy dojrzałością czasu, kolistością coraz bardziej doskonalającą się i coraz bardziej zamkniętą w sobie, a zarazem nieskończoną. Jezus podniósł się z posłania i wyciągnął ręce nad stojącym przed nim kielichem wina. Apostołowie zerwali się z miejsc, rabbi wzniósł głowę i zamknął oczy. I tak trwając w skupieniu, błogosławił pierwszy kielich wina. Każde słowo wypowiadał wyraźnie, wygładzał jej nieskalaną wymową, zaokrąglał i czynił kulistą pełnią na podobieństwo przybierającego księżyca świecącego na niebie. I wtedy dwunastu apostołów bez jednego poczuło się z łaski Elohim. Częścią czasu doskonałego, i na przekór temu jednemu, który wyłamał się z pełni, stanowili całość nieuszczuploną bolesnym ubytkiem. Pochwalony bądź, Panie Boże, Królu świata, który stworzyłeś owoc winogradu. Jezus pobłogosławił wino, trzymając wyciągnięte przed siebie dłonie. Amen, głośno powiedzieli apostołowie. Zwilżył wargi winem i podał kielich Johananowi Benzebadia. Ten nieco nadpił i podał go z kolejkę fasowi i tak kielich wędrował z rąk do rąk, aż znalazł się przed judą Seriot, który podniósł go do ust i wysączył z trudem, bo już prawie wina w Nim nie było, kilka ostatnich pozostałych na dnie kropel. Zawsze był pokrzywdzony, bo zawsze był ostatni, nawet wtedy, gdy siedział u boku Jezusa. Wiemy jednak, że chwalił sobie tę krzywdę, bo wynosiła Go nad innych. Apostołowie odśpiewali pierwszą część Hallel, a Jezus pobłogosławił ów dzień i czas tego dnia. Pochwalony bądź panie, boże nasz, królu świata, który dałeś swojemu ludowi, Izraelowi, te dni świąteczne ku radości i pamięci. Pochwalony bądź panie, który uświęciłeś Izraela i czas. Amen. Amen, głośno powiedzieli apostołowie. Ułożyli się z powrotem na łożach. Raby sięgnął ręką do stojącej przed nim misy z gorzkimi ziołami, ujął w palce liście sałaty posypanej sproszkowaną gorczycą, strzepnął z nich winny ocet i począł je powoli spożywać. A żółte potrawę dokładnie, z namysłem, jakby chciał wyssać z niej całą zawartą w niej gorycz. Apostołowie, idąc za jego przykładem, raczyli się sałatą, ogórkami i chrzanem. Cisza. Panowała w wieczerniku, ale była to cisza pozorna. W apostołach wrzało. Układając się przy stole, z zazdrością patrzyli na Johanna na Benzebadia, któremu rabbi wskazał miejsce po swojej prawicy, co ich boleśnie dotknęło. Dobrze pamiętali śmieszne starania matki Salome, ale już w żadnym wypadku nie mogli zrozumieć, dlaczego rabbi milcząco zgodził się na zajęcie przez Judę Skeriot miejsca po swojej lewicy. Tak, ten Judas skorzystał z rozgardiaszu, który zapanował w wieczerniku i bezczelnie wepchnął się na samo czoło stołu. Dlaczego rabbi nie zwrócił mu uwagi na niestosowność takiego postępowania? Czyżby zamierzał Judas Keriot uczynić większym od nich wszystkich? Właściwie należałoby ustalić i raz na zawsze głośno stwierdzić, kto spośród nich jest większy, kto mniejszy, aby wiadoma była hierarchia ich wartości i jawne było wyniesienie jednego nad drugiego. Rozpoczął się między nimi spór, z początku prowadzony szeptem, potem szeptem nieco głośniejszym. A gdy głosy podniesione stały się nieco zbyt głośne i gwałtowne, a twarze kłócących się przybrały barwę ognia, a ruchy rąk już nie podkreślały wagi słów, lecz mówiły więcej o tym wszystkim, czego same dłonie miotane wzburzeniem nie potrafiły wypowiedzieć, Jezus wmieszał swój spokojny głos do ich kłótni, a oni umilkli i usłuchali. Powiedział im, że królowie panują nad ludźmi, a chociaż uciskają poddanych, zwani są przez nich dobroczyńcami, bo każda władcza natura ludzka im bardziej uciska synów człowieczych, tym natarczywiej żąda od nich pochlebstw, oklasków i oznak zadowolenia. Ale nie tak będzie wśród apostołów, bo kto jest największy wśród nich, musi być jak najmniejszy. Im jest większy, tym pokorniej musi się pomniejszać. Więc o co się sprzeczają? O co skaczą sobie do oczu? Dlaczego błyskawice są między ich brwiami? A Ten, który przewodzi, musi być jak sługa, z czego wynika, że przewodząc innym musi im zarazem usługiwać i rozkazując im, musi zarazem pochylać przed nimi głowę? To powiedziawszy Jeżeli zatem stał posłaniem z siebie tu nie. Wybrani uczniowie łowi wrażenie, resztę, jakie wywołało od części się jego a Ten szybko okazał się ślubnej i sprawiedliwej. Stał teraz przed nimi jak niewolnik wystawiony na sprzedaż. Rozkazał im głosem władczo służebnym zzuć sandały i zapowiedział, że umyje im nogi symbol siły, a będzie to lekcja pokory, którą da kłótliwym apostołom, samolubnie spierającym się między sobą o zaszczyty i godności, jakie im powinny przypaść w udziale. Ledwo skończył mówić, już ukląkł przed zmieszanym Judą z Keriot. Z głębi legowiska, w którym spoczywała dusza Judy, wypełzło podejrzliwe przypuszczenie o szaleństwie rabbiego i począł myć jego spocone nogi pokryte kurzem, oblepiającym ciemną smugą sękate palce i szerokie stopy. Myjąc te nogi, współczuł ich opuchliźnie, zmęczeniu i słabości, a gdy orzeźwił je wodą i zmył z nich brud, Pieczołowicie owinął je w ręcznik, osuszył i nałożył na nie sandały. Judas Keriot jednak ani przez chwilę nie odczuł sprzyjającej mu serdeczności Jezusa i napawał się błogą myślą, że ten zwodziciel, w którym upatrywał męża Bożego, w szaleństwie swoim upokorzył się przed uczniami i odsłonił przed nimi swoje właściwe oblicze. Nędznego sługi niewolnika, prostaka, amhareca, spełniającego najniższe czynności, który przez lata wiódł ich na pokuszenie, mamił i oszukiwał, okłamywał i usidlał, prowadził ich po fałszywych drogach i ścieżkach, a teraz dzięki niezbadanym zrządzeniom Elohim zdarł z swojej twarzy zasłonę. Na pewno ujawnił się przeciw swej woli. Pan może czynić takie rzeczy. Pan może czynić takie rzeczy. Jezus szedł od apostoła do apostoła i każdemu z tą samą starannością mył nogi, a oni w bezradnej nieśmiałości cofali z początku stopy. Rabbi jednak upartym słowem zmuszał ich do posłuszeństwa. A wtedy bez szemrania poddawali się woli męża, z rosnącym zakłopotaniem przyglądając się jego służebnym zabiegom, które sami spowodowali pieniacką i żałosną pychą. A Jezus mył im nogi, wycierał ręcznikiem, i tylko drżące i ledwo widoczne ruchy stóp i palców milczących uczniów świadczyły o ich biernym sprzeciwie. Jeden tylko kefa spróbował się buntować. Gdy Jezus, zmieniwszy wodę w miejsce, nawet w tej czynności nie pozwolił się wyręczyć, postawił ją przed Kefasem i pochylił się do jego stóp, rybak zerwał się i zawołał z oburzeniem: Rabbi, ty będziesz myć moje nogi? Jezus odpowiadając, rzekł: Jeszcze w pełni nie rozumiesz, co teraz czynię. Potem się dowiesz. A no to, Kefas Przenigdy nie pozwolę, abyś mył moje nogi Jezus odrzekł. Jeżeli nie umyję twoich nóg, nie będziesz miał działu ze mną. Kefas przypomniał sobie bolesne zdarzenie pod Cezareą Filipa, chcąc więc tym razem zapobiec przykrym dla siebie następstwom, wyszeptał ulegle i z wyraźnym pośpiechem. Jeżeli tak jest, panie, umyj nie tylko moje nogi, ale i ręce i głowę. Jezus umył więc nogi przesadnie posłusznego Kefasa, a potem umył nogi Johanana Benzebadia. A gdy umył nogi wszystkich apostołów, wytarł ręce w prześcieradło, zrzucił je, nałożył na siebie tunikę i zajął miejsce za stołem. Mówił do nich o kąpieli oczyszczającej i o tych, którzy wprawdzie zażywają jej, ale mimo to pozostają brudni. Tu uczynił krótką przerwę w mówieniu, a gdy powrócił do słów, spytał ich, czy zrozumieli sens dokonanej przez niego czynności oczyszczającej. Tak ich spytał i obrzucił ich spojrzeniem, równie pytającym, jak pytanie, które im zadał, i nie czekając na odpowiedź, objaśnił, że z tego zdarzenia muszą brać w przyszłości przykład i nogi swoje, symbol siły, nawzajem sobie obmywać, na dowód pokory i uniżenia. Te słowa mówił do apostołów, a oni, postępując powoli, krok po kroku, tropem jego myśli, poczynali rozumieć wielką mądrość tego, czego dokonał przed ich oczami. Wiedzieli, że mężowie uczestniczący w uczcie Pesachowej myją ręce patriarzy rodu na znak hołdu dla Ojca i głowy wspólnoty, który w ten wieczór wyjścia z krainy bagnistej śmierci przestał być niewolnikiem faraona i przeobraził się w wolnego człowieka. Od tej pory jest już niezależnym zwierzchnikiem całej rodziny, niejako królem, który rządzi nią w myśl niezależnych i nietykalnych praw. Rabbi zmienił sens tej oczyszczającej czynności, wskutek czego uświęcił nowy rytuał, który częściowo składał się z tego, co było, a częściowo z tego, co będzie. Król i ojciec biesiadującej wspólnoty, zamiast otrzymać dowody hołdu i oddania od biesiadników, sam poniżył się i złożył im hołd i oddanie. Król stał się sługą synów człowieczych i oddał im się na własność. Rabbi stał się własnością apostołów. Zaskoczeni tym niesłychanym odwróceniem porządku, spojrzeli na Jezusa, który tymczasem kończąc mowę objaśniającą, obiecał im, że jeżeli działać będą według Jego działania, spłynie na nich błogosławieństwo pańskie, a wtedy jeść i pić będą z Nim razem w Królestwie Niebieskim, zasiądą na tronach i sądzić będą dwanaście pokoleń Izraela. Sprawując nad nimi sąd, będą równocześnie sługami tych, na których wydadzą wyrok. Taki jest, sens władzy. To powiedziawszy, palcem wskazał na stojący przed nim pusty kielich. Nad Hanael Bentolmaj napełnił kielich winem, a Jezus odmówił nad nim błogosławieństwo, po czym według zwyczaju najmłodszy z całego grona, Johannan Ben Benzebadia, zwrócił się do rabbiego i zadał mu pytanie. Manisztana Halajla, Hazemikol Haleilot, Dlaczego różni się ta noc od wszystkich innych nocy? A Jezus, odpowiadając, opowiedział im o wyjściu synów Izraela z Mitzraim i o cudach pana, który ich wywiódł z ziemi niewoli do wolności, z krainy śmierci do krainy światła. A gdy im to wszystko opowiedział i wezwał ich do okazania wdzięczności Starowiecznemu, podniósł się złoża, wyciągnął obie ręce nad leżącymi przed nim prześnikami i pobłogosławił je. Pochwalony bądź, Panie, Boże nasz, Królu świata, który chleb wyprowadzasz z ziemi. Pochwalony bądź, Panie, Boże nasz, Królu świata, który oświeciłeś nas przez Twoje przykazania i nakazałeś nam spożywać, Prześniki. Amen. Nie przełamał jednak Prześnika. Mijały chwile. Jego twarz pokryła się bladością. Na czole zaleśniły krople potu. Apostołowie utkwili wzrok w dłoniach rabbiego, ale on nie uczynił żadnego gestu, który by mógł być wstępem do ojcowskiego podziału chleba i wciąż trzymając wyciągnięte nad nim ręce, zmawiał bezgłośną modlitwę. Tak tłumaczyli sobie poruszenia jego warg, bo czyż mogły one tak bezgłośnie się poruszać z innego powodu niż z obfitości modlitwy? A im dłużej trwały te tajemnicze ruchy warg, tym większe rosło napięcie w sercach apostołów, którzy, ogarnięci oczekiwaniem, trwali w nim jak w gęstej mgle. Tymczasem pod sklepieniem jezusowych dłoni, nieruchomo zawieszonych nad prześnikiem, niewidzialnie uchodził żywioł mocy, przenikał w chleb, wcielał się w niego i nasycał go sobą. Z początku trzepotał w chlebie jak przerażony ptak, który nieopatrznie wpadł w sidła. Wkrótce jednak oswoił się z ograniczoną okrągłością prześnika, a oswoiwszy się, uspokoił się i począł powoli, cal po calu, wypełniać go sobą, całą jego przestrzeń i przemieniać ją w pełnię, w doskonałe koło, zajmujące ściśle określone miejsce, a zarazem nieokreśloną nieskończoność. Dokonał chlebowstąpienia, stał się chlebem. Jezus, patrząc nad głowami apostołów ku dojrzewającej pełni księżyca, który jasną poświatą świecił między trzcinami kołysanej wiatrem zasłony, rzekł cichym głosem – bierzcie i jedzcie. To jest ciało moje, które za was będzie wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Przełamał przaśnik na dwanaście części i każdy kawałek z osobna podawał apostołom. Począwszy od Johannana Benzebadia, którzy po kolei przyjmowali z jego rąk chleb przemieniony w ciało i drżąc spożywali go, wstrząśnięci tym, co czynią. Przyszła kolej na Skeryot. Dwunasty apostoł zawahał się, cofnął wyciągniętą rękę. Ale po chwili w jego oczach, pod ciężkimi powiekami, zapaliła się nienawiść. Jego wnętrze rozpadło się, rozsypało, i nie było już w nim nic poza nieprzejrzaną ciemnością i szelestem pełzającego. A potem nawet i ten szelest zamilkł, i ciemność dopaliła się do końca, i zapanowała tylko nicość, a nicość unosiła się nad nicością. Juda wyciągnął dłoń, wziął z ręki Jezusa kawałek prześnika. Bez lęku obojętnie włożył go do ust i rozgryzając martwy kęs, był on w jego ustach lepką papką ciasta, połknął go. Wypili drugi kielich wina i maczali prześniki w haroset, spożywali je ze smutkiem, albowiem każdemu ruchowi ich ust towarzyszyły słowa Jezusa, który przemówił do nich słowami psalmu. Nawet mąż, z którym zawarłem przymierze pokoju, mąż zaufany, który jadł mój chleb, podniósł na mnie piętę. A powiedziawszy to, nie omieszkał zaraz dodać z troską, że nie ma na myśli uchowaj Boże wszystkich apostołów, ale tylko jednego spośród nich. Poprawił się na łożu, oparł na łokciu i rzekł ze współczującym zakłopotaniem, jakby wyznaniem swoim przysparzał cierpienia przede wszystkim temu, o którym wypowiedział te słowa. Zaprawdę powiadam wam, że jeden spośród moich współbiesiadników zdradzi mnie. Uczniowie zerwali się od stołu, wołając w wielkim uniesieniu. Jak to? Jeden spośród nas cię zdradzi? Dlaczego mamy cię zdradzić? My cię kochamy, Rabbi. Nie nastajemy na twoje życie. Kogo masz na myśli? Wyjaw jego imię. Napiętnuj go! Obrzucali się podejrzliwie spojrzeniami, a każdy węszył w drugim tego, którego Jezus napiętnował mianem zdrajcy. A gdy żaden z nich z całą pewnością i z czystym sumieniem nie mógł kogokolwiek z towarzyszy oskarżyć o tak wielką zbrodnię, nie chcieli lekkomyślnym oskarżeniem wyrządzać sobie nawzajem krzywdy, wyciągnęli ręce ku Jezusowi i zawołali jeden przez drugiego z wyrzutem: Czyżbym to był ja, panie? Jezus dał im znak ręką, aby ułożyli się z powrotem na łożach. Spoczęli posłusznie przy stołach i wciąż nie mogli ochłonąć z wrażenia. Sięgali rękami do misy z Haroset najlepiej gasi się rozdrażnienie nadmierną ilością gestów i ruchów i dalece od pełnego smakowania słodkiej potrawy, nie spuszczając wzroku z rabbiego, oczekiwali ujawnienia zdrajcy. Jezus, który przez cały czas wieczerzy nic prawie nie jadł, nie pił, poza sałatą i łykiem błogosławionego wina, wyciągnął teraz rękę do misy. A działo się to w chwili, gdy równocześnie sięgało do niej kilku apostołów i rzekł: Ręka tego, który mnie wyda, jest ze mną przy stole. Kto ze mną umaczał chleb w haroset, wyda mnie. Wyciągnięte dłonie raptownie cofnęły się od misy, jak od rozpalonego do białości żelaza, które lada chwila wyleje się na nich ognistą strugą i pochłonie ich, jak lawa Sodomy. Wprawdzie mieli czyste sumienie, Niemniej, skąd mogli wiedzieć z całą pewnością, czy ich niewinność jest naprawdę niewinna, a czystość sumienia jest naprawdę czysta? Już tyle razy działali błędnie, w głębokim przekonaniu, że działają dobrze i słusznie. Więc może dopuścili się kiedyś jakiegoś karygodnego czynu, może wypowiedzieli jakieś słowo, jakieś zdanie, które w ich mniemaniu brzmiało nienagannie i bezgrzesznie, a naprawdę było potworną siecią, nieświadomie nastawioną na rabiego. Któż to może wiedzieć? Któż zna tajemnice słów i czynów, splątanych z sobą w trudny do rozsupłania węzeł? Czy każde dobro prowadzi do dobra, a każde zło do zła? Jest dobro, które prowadzi do zła, i jest zło, które prowadzi do dobra. Ileż to razy w życiu doświadczali zła, które potem okazywało się dobrem, a ileż to razy doświadczali dobra, które zamieniało się w zło? O, jak trudno zrozumieć pana, o, jak trudno rozeznać się w gęstym lesie Bożych wyroków. Cofnąwszy ręce, oglądali je i z niedowierzaniem stwierdzali, że nie ma na nich oparzeń, że są zdrowe i całe, że nie dotknął ich ogień bijący od misy, do której w jakże nieodpowiedniej chwili sięgnęli pojadło. W ludzie kotłowała się ciemność. Czyżby Jeszua ben Josef wiedział o wszystkim, co się w nim dzieje? Czyżby czytał w jego wnętrzu? Czyżby oczy jego przebijały na wylot każde ciało, każdą myśl i każdy odruch serca? W Judzie nie było już strachu ani popłochu, ani niepokoju, był tylko gniew, który z początku, jak maleńkie iskierki, błyskał w jego melancholijnych oczach, potem zapalił się w jego żyłach i nerkach i ogarnął całe jestestwo. Wrzenie to opanowało Judę, a on odbierał wrażenie, że płynie ono skądś z zewnątrz, spoza jego ciała i wzniecone zostało przez moc, która uczyniła go nie tylko narzędziem swojej woli, ale wchłonęła go w siebie i wcieliła w siebie i uczyniła sobą. Nie bronił się przed tym wsysaniem w obcą i żarłoczną zachładność. Raczej przeciwnie, poddawał się jej z niewiarygodną rozkoszą, jakby wreszcie po długim, długim dążeniu do celu. Osiągnął szczyt swojego spełnienia, samo unicestwienie. Cisza panująca w Wieczerniku drażniła Judę. Uważał, że powinien teraz wyodrębnić się spośród wszystkich apostołów, Skoro więc oni milczą, jego powinnością jest to milczenie przeciąć, rozerwać, jak się rozrywa niewolniczy łańcuch, wcinający się boleśnie w ręce i w nogi. Jakimś słowem, całkowicie innym od wszystkich słów, którymi mogliby w takim położeniu posłużyć się apostołowie, odważnie okazać samodzielność oddzielającą go bez reszty od całego grona jego towarzyszy, teraz musi nastąpić podział. Oni, milczący po jednej stronie, a on, mówiący po drugiej stronie, objawi się. Odsłoni, ujawni, niechaj ten zakryty zwodziciel, który przez trzy lata nakładał na swoją twarz różne zasłony, wie, że Juda ben Symeon z jest przyjacielem Elohim, jego karzącą ręką jego niedźwiedzim rykiem, że przyszedł na świat po to w zgarbionej postaci biednego handlarza pachnideł, aby przeciwstawić się paszczęce zła, czyhającego w ukryciu o... Czyhającego w ukryciu u orzeźwiających źródeł pańskich. Ale ponieważ równocześnie bał się objawić i ujawnić, przezornie usłuchał głosu wewnętrznego i postanowił przemówić ostrożnie, w sposób pytająco przeczący, aczkolwiek tak zadane pytanie na pewno osłabi nieco moc Jego wypowiedzi. Otworzył usta, zwrócił głowę w stronę Jezusa. Nie za bardzo unikał bowiem spojrzenia o którego przenikliwości miał wyrobione zdanie, niezdarnie się uśmiechnął i spytał z nieśmiałą opryskliwością. – Chyba nie ja, rabbi. A no to Jezus odrzekł głosem zapobiegliwego gospodarza, wydającego polecenia słudze. – Czyń zaraz, co masz czynić. Ta odpowiedź nie zaniepokoiła biesiadników. Wciąż nie znając zdrajcy, Odgrażali się w duchu, że skoro tylko Rabbi ujawni jego imię, rozprawią się z przeniewiercą, tak jak przystało na zadzierzysty Galilejczyków i na pewno nie była to pusta przechwałka, bo przecież przypominamy sobie, jak to synowie Gromu z niechęci do niegościnnych Samarytan chcieli podpalić ich wieś i chyba mamy jeszcze w pamięci te dwa krótkie miecze, które Kefas i Johanan ben Zebadia ukryli pod tuniką za pasem. Skorzy do gniewu i bitek zawadyaccy rybacy galilejscy niezwykli byli puszczać swoich złożeczeń na wiatr. Skoro jednak Jezus zataił imię zdrajcy, biesiadnicy poprzestali na wewnętrznych gestach, wprawdzie niektórzy skierowali podejrzliwe spojrzenia na Judesker i ale ponieważ Jezus nie napiętnował Go po imieniu, bezsilnie milczeli. Podejrzenia, podejrzenia, na podejrzeniach nie można budować oskarżeń. A może są w błędzie? I cóż z tego, że mu Jezus kazał pójść i uczynić to, co miał czynić? A może Juda, skarbnik wspólnoty, miał kupić na święta pożywienie, może jagnię, może po prostu miał załatwić jakieś sprawunki. Przecież dzisiaj, w przeddzień Pesachu, do późnej nocy otwarte są wszystkie sklepy, kramy i stragany. A może po prostu kazał mu rozdać na święta jałmużnę ubogim? Nie należy zbyt pochopnie rzucać podejrzeń. Kto zatem spośród nich jest zdrajcą? Kto? Judas Keriot zerwał się z łoża i wybiegł z izby, wszedł w głąb nocy. Nad Hanael napełnił winem trzeci z kolei kielich. Jezus podniósł się z łoża, ujął kielich w obie dłonie i wzniósł go do góry. Po chwili nieco go opuścił i trzymał w prawej ręce na wysokości swojej piersi, po czym postawił go przed sobą i wyciągnął nad nim dłonie. Odmówił błogosławieństwo i nagle przy końcowych słowach dziękujcie Bogu, albowiem świat powstał z jego dobroci. Na jego obliczu, na którym spoczywała dotychczas łagodna cisza, nadająca jego rysom wyraz zachwytu, odmalowało się tak wielkie cierpienie, że uczniowie, przerażeni tą zmianą, bez namaszczenia należnego chwalebnej chwili, wypowiedzieli przewidziane liturgią Amen. Kosmyki, potem zlepionych włosów. Opadły w nieładzie na jego szeroko otwarte oczy, wpatrzone gorączkowo w nieokreśloność. Pół rozchylone usta i sine żyły na szyi, kurczowo napięte, zdradzały nieludzki ból, a zarazem wysiłek zmierzający do opanowania go, do zduszenia go w sobie, do posłusznego poddania go woli sprawującej władzę nad umęczonym ciałem wiekuistej doczesności. I tak stał z dłońmi wzniesionymi nad kielichem wina, a ciało jego przestawało być ciałem. Cielesne i widzialne było tylko dla oczu apostołów, a w miejscu, gdzie powinno się ono znajdować, pojawiła się krew, skrzydlata krew, i krążyła nad żywiołem wina. Zniszczywszy lot, dotknęła skrzydłami jego powierzchni, po czym wstąpiła w święty napój, zanurzyła się w nim i krwawiła. Krwawiła, aż wykrwawiła się do ostatniej kropli i napełniła sobą wino. A wtedy wino przestało być winem i przeistoczyło się w krew o smaku krwi i w cierpienie o smaku cierpienia. Krew zatęskniła za ludzkimi wargami. Chciała, żeby ją ludzie wypili, aby ugasili nią pragnienie, aby przyjęli ją w swoje żyły, nerki, wątrobę, aby nasycili się jej boskością, podobnie jak ona nasyciła się ich człowieczeństwem. Byli sobie nawzajem potrzebni. A stało się to wszystko dlatego, bo. Na początku była krew, a krew była u Elohim, a Elohim był krwią, a wszystko przez nią powstało, co powstało, a w niej było życie, a życie było światłością ludzi, a krew świeci w ciemnościach i żadne ciemności jej nie przemogą. Jezus ujął kielich w obie dłonie, podniósł go wysoko i rzekł cichym szeptem – pijcie z niego wszyscy. Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To rzekłszy, podał kielich Johananowi benzebadia, który umoczył w nim wargi, a potem kielich krążył z rąk do rąk i z ust do ust. Drżąc pili tę krew, Wstrząśnięci tym, co czynią, a gdy ostatni z biesiadników odjął go od warg, usłyszeli słowa Jezusa, który zapowiedział, że od tej pory nie będzie już więcej pił wina, dopóki nie zasiądzie wraz z nimi przy stole w królestwie ojca swojego. Mówiąc to, napominał ich, aby zawsze wzajemnie się miłowali, albowiem po miłości, jaką jedni drugim okażą, synowie człowieczy będą ich poznawać jako jego uczniów. Wieczerza życiodajnej śmierci dobiegała końca. Kefas zwrócił ku Rabiemu stroskaną twarz i spytał niepewnym głosem: Mówiłeś do nas tak, jakbyś chciał nas opuścić. Czy masz zamiar odejść? Dokąd chcesz odejść, Panie? Na to odparł Jezus: Tam, dokąd idę, ty teraz ze mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz. Kefas uniesiony zapałem zawołał – Dlaczego nie mogę teraz pójść za Tobą, Panie? Duszę za Ciebie położę! Jezus uspokajającym ruchem ręki zgasił jego zapał i rzekł z gorzką wyrozumiałością – Duszę swoją za mnie położysz. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, Kefasie, że zanim dzisiaj kogut zapieje, Ty po trzykroć zaprzesz się mnie i powiesz, że mnie nie znasz. Kefasie, kefasie, dopiero gdy się nauczysz prawdziwie wierzyć, będziesz utwierdzał braci swoich. To powiedziawszy, zwrócił się do apostołów i zaczął do nich przemawiać obrazami i przypominał im minione zdarzenie, gdy ich posłał na wędrówkę bez trzosa, bez torby i bez sandałów, a mimo to na niczym im nie zbywało. Teraz jednak zbliża się czas wielkich zmagań, więc muszą być na nie przygotowani i dlatego powinni wziąć z sobą torby, trzosy i sandały. W ten sposób starał się im obrazowo wyjaśnić rozmiary trudów i niebezpieczeństw, jakie będą udziałem ich dalszego życia. A w razie potrzeby niechaj sprzedadzą suknie i kupią za nie miecz. A mówiąc o mieczu, miał na myśli pana, który był mieczem Izraela. Obraz ten miał znaczyć, że w razie konieczności obowiązkiem ich. Jest ogołocić się ze wszystkiego, co posiadają, porzucić wszystko, co jest ich własnością i wygodą, i pozostać tylko z Bogiem, Panem Zastępów, który jest chwalebną i niezawodną bronią i ucieczką. Ale nie wszyscy, zdaje się, zrozumieli tę mowę obrazów, bo Kefas i Johanan ben Zebadia uderzyli się dłońmi po bokach i krzyknęli w zgodnej zapalczywości: Rabbi, oto tu są dwa miecze! Jezus spojrzał na nich z ubolewaniem i rzekł: Niechaj wam wystarczy to, co powiedziałem. Po czym, aby im uświadomić odpowiedzialność, jaka na nich spoczywa, dodał, że już wkrótce musi wypełnić się to, co o nim napisał natchniony przez Elohim prorok Jesaja: Do przestępców będzie policzony. Szmer i zdumienie poszły po biesiadnikach. Szeptali: Do przestępców? Przecież rabbi nie jest przestępcą! Czyżby mądry i natchniony prorok widział w nim przestępcę? Czy to możliwe? Umilkli, zmieszani. Wypili, wszyscy z wyjątkiem Jezusa, czwarty, ostatni kielich wina i smutnie odśpiewali hallel. Sfond lamp oliwnych unosił się w izbie. Chcieli zaczerpnąć powietrza i nacieszyć się wilgocią nocnej rosy i zapachami ziół. Jezus jednak nie podniósł się od stołu. Na co jeszcze czeka? Wieczerza jest skończona. Czy nie pójdzie teraz do Getrzemanim na stok góry oliwnej, aby w samotności rozmawiać z Panem? A może gotuje im jeszcze jedną niespodziankę, która nakarmi ich nową udręką? Jakby już było mało w nich smutku i rozdwojenia, przeżuwali gorycz wieczerzy nasyconej zapowiedziami śmierci, boleści zdrady. Co jeszcze się stanie? Może teraz wyciągną się po Jeszue Ben-Josef długie ręce morderców, wciąż niewidzialne, ale zapowiedziane. Kiedy spadną na jego głowę pierwsze kamienie? I co będzie z nimi, osieroconymi uczniami rabbiego, który powiedział o sobie, że umrze niesławną śmiercią złoczyńcy? Czy dwoma mieczami mają go bronić przed pachukami kajafy? O, jak bardzo chcieliby uciec przed przyszłością, która naciera na nich, jak podrażniony skorpion! O, jak bardzo chcieliby uciec z tej izby przesyconej trwogą! Jezus, widząc ich smutek, zwrócił się do nich i spytał: Dlaczego trwoży się serce wasze? Niechaj nie trwoży się serce wasze. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, bójcie się tych, którzy zabijają duszę. Powiadam Wam, kto otwarcie przed ludźmi przyzna się do mnie, do tego i ja się przyznam, przed moim Ojcem w niebiosach i przed Jego Aniołami, pod nóżkiem nóg Jego. Ale kto mnie zaprze się przed ludźmi, tego i ja zaprze się przed moim Ojcem w niebiosach i przed Jego Aniołami, pod nóżkiem nóg Jego. Dlaczego? Tworzy się serce wasze. Niechaj nie trwoży się serce wasze, gdy odejdę, przygotuję wam miejsce w jednym z mieszkań mojego ojca, a potem znowu przyjdę i wezmę was do siebie, abyście byli razem ze mną. Wiecie przecież dokąd idę i znacie drogę moją, więc dlaczego smuci się dusza wasza? Teom Bliźniak, usłyszawszy te słowa, rzekł: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże więc możemy znać Twoją drogę? Jezus pomyślał, że te słowa przypominają do złudzenia odpowiedzi niektórych faryzeuszów, którzy podczas rozmów i dysput tak samo Mu odpowiadali i tak samo pytali, jak odpowiada i pyta Jego apostoł. Czyżby uczniowie Jego po trzech latach nauczania byli jak porażeni ślepotą faryzeusze? Odpowiadając rzekł, Nie wiecie, dokąd idę? Nie znacie mojej drogi? Przecież ja... Jestem tą drogą. Każdy, kto idzie do Elohim, musi iść przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, poznalibyście i ojca mojego. To powiedziawszy, zawołał w uniesieniu: Przecież go znacie! Przecież go widzicie! Teom nic nie odpowiedział. A wtedy Filip, wyręczając niedowiarstwo milczącego Teoma, rzekł: Panie, pokaż nam ojca! Jezus zawołał z wyrzutem: Tak długo już jestem z wami, a wciąż mnie nie znacie i wciąż mi nie wierzycie zatrzymał spojrzenie na Filipie. Tak dawno jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Przecież kto mnie widzi, widzi Ojca? Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz w Filipie zawołał że Ojciec jest we mnie? Milczeli. Z ust Jezusa popłynęła rozdzierająca, błagalna skarga. Wierzcie mi, że jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie. A jeżeli nie potraficie tak wierzyć, uwierzcie przynajmniej dla samych moich uczynków, które widzieliście. Ponieważ siedzieli niemi i kamienni, chwycił się innego sposobu i począł ich gorąco zapewniać o opiece, którą nad nimi roztoczy po swojej śmierci. Posłuchajcie, zawołał. Gdy odejdę, nie zostawię Was sierotami, ale przyjdę do Was, którzy mnie oglądacie twarzą w twarz. Posłuchajcie. Gdy odejdę, nie zostawię Was sierotami, ale poślę do Was pocieszyciela, który z Wami zostanie, Ducha Prawdy, Ducha Świętego, a On Was wszystkiego nauczy i przypomni Wam wszystko o czym Wam mówiłem. A wówczas powrócą do was wszystkie moje słowa, wszystkie moje nauki i wszystkie moje dzieła, i pozostaną w waszej duszy. Zachowajcie to w pamięci i wiedzcie, że może otrzymać przebaczenie ten, kto wyrzeknie słowo przeciw Synowi Człowieczemu. Ale kto by bluźnił przeciw Duchowi Świętemu, temu nigdy wybaczone nie będzie. Gdy mu oddacie chwałę, on w zamian weźmie Was pod swoje skrzydła, będzie Waszym murem obronnym i tarczą. A gdy wrogowie Wasi przywiodą Was do synagogi, do sądów i do zwierzchności, nie troskajcie się, jak lub co odpowiecie na swoją obronę, albo co mówić macie, albowiem Duch Święty, pocieszyciel, nauczy Was, co w owej chwili powinniście mówić. Przyjaciele moi. Wyłączą was ze zgromadzenia. Przyjdzie nawet godzina, że każdy, kto was zabije, mniemać będzie, że panu składa ofiarę. Tak wam uczynią, bo nie poznali ani Ojca, ani mnie. Zaprawdę płakać, narzekać będziecie, a świat będzie się weselił, ale wasz smutek zamieni się w radość. Nawet niewiasta cierpi, gdy rodzi, bo nadeszła jej godzina, a gdy porodzi dziecko. Nie pamięta już o bólach, albowiem raduje się owocem swojego żywota. Przyjaciele moi, mówiąc to wam po to, nie mówiłem tego dotychczas, ponieważ byłem z wami, abyście przypomnieli sobie, gdy nastanie wasz czas i będziecie sami, że mówiłem do was to, co teraz mówię. Dlaczego tworzy się serce wasze? Spytał błagalnie. Niechaj nie tworzy się serce wasze. Gdybyście mnie naprawdę miłowali, wielka byłaby Wasza radość, że idę do Ojca. Cieszcie się, radujcie się, klaskajcie w dłonie, że wkrótce nastąpi spełnienie. Dobrze i pożytecznie będzie dla Was, gdy odejdę, albowiem jeżeli nie odejdę, pocieszyciel do Was nie przyjdzie. Ale gdy odejdę, pośle Go Wam, a On przyjdzie, pouczy i przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. Już niewiele mogę z wami mówić, albowiem zbliża się władca tego świata, a ja mu posłusznie ulegnę na dowód, że działam według woli mojego ojca. Dlaczego tworzy się serce wasze? Niechaj nie tworzy się serce wasze. Pokój wam zostawiam. Pokój mój wam daję. Mówił dalej miękkim głosem, tak miękkim, jakby głos nie był strumieniem dźwięków, ale puszystym obłokiem. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja Was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej i na pewno wytrwacie, jeżeli przestrzegać będziecie moich przykazań. Przykazuję Wam zatem, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja Was umiłowałem, albowiem nie ma większej miłości nad te, gdy człowiek oddaje życie swoje za swoich przyjaciół, a Wy jesteście moimi przyjaciółmi. Pamiętajcie jednak, że nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście szli i rodzili owoce i aby owocobranie wasze było urodzajne, piękne i wieczne. Nie twórzcie się, wybrani moi. Jeżeli świat was znienawidzi, wiedzcie, że pierwej nim was znienawidził mnie nakarmił i napoił swoją nienawiścią. Gdybyście byli ze świata i żyli tylko tym światem, świat miłowałby was gorąco i chwalił, i wielbił, ale ponieważ nie należycie do niego, ja was wybrałem spośród wszystkich synów człowieczych, znienawidzi was gorącą nienawiścią. Ufajcie mi, zwyciężyłem ten świat. Dlaczego trwoży się serce wasze? Niechaj nie trwoży się serce wasze. Milczeli spojrzał na nich z bolesnym wyrzutem czy dotychczas prosiliście pana w imię moje milczeli nigdy nie prosiliście proście a otrzymacie milczeli czekali Jezus wiedział na co czekali wstał apostołowie podnieśli się z miejsc miałbym wam jeszcze wiele do powiedzenia rzekł twardym głosem ale wiem że gdybym powiedział to co chcecie ode mnie usłyszeć nie umielibyście tego znieść. Urwał. Wysoko podniósł prawą dłoń. Wąską, nieomal przejroczystą dłoń o szeroko rozstawionych palcach, i tak zastygła ta dłoń w powietrzu nieruchoma i pięciopalcym cieniem zasłaniała jego twarz. Chcecie wiedzieć, kim jestem. Powiem wam, kim jestem. Skamienieli. Ja jestem prawdziwa winnica pańska. A mój ojciec jest winogrodnikiem. Odcina on każdą latorośl, która nie wydaje we mnie owocu, a tę, która wydaje owoc, oczyszcza, aby porodziła obfity plon. Trwajcie we mnie, a ja trwać będę w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydać gron, jeżeli nie trwa w winnym krzewie, tak i wy uschniecie, jeżeli was we mnie nie będzie. Ja jestem prawdziwa winnica pańska, a wy jesteście moimi latoroślami. Jeszcze jedna krótka chwila, a już mnie nie ujrzycie. Jeszcze jedna krótka chwila, a znowu mnie ujrzycie, bo idę do Ojca. Pięciopalcy cień w zniesionej dłoni Jezusa wciąż padał na Jego twarz. Szemracie, smucicie się i chcecie mnie spytać, bo nie rozumiecie tego, co mówię. Ale przyjdzie dzień, w którym was znowu zobaczę, a wtedy rozradują się wasze serca, bo wszystko zrozumiecie i o nic mnie więcej pytać nie będziecie, a radości waszej nikt wam nie odbierze. Mówiłem do was dotychczas przypowieściami, nadchodzi jednak godzina, gdy już nie w przypowieściach będę do was mówił, lecz wszystko wyraźnie powiem wam o Ojcu. Dłoń Jezusa powoli opadła, odsłaniając Jego twarz. Czekamy na tę godzinę, rabbi, zawołał Kefas. Gdy przemówisz bez przypowieści, szepnął Teom bliźniak. Gdy wyraźnie wszystko nam powiesz, wtórował mu Jakow Ben-Halfi. Abyśmy wszystko mogli o tobie wiedzieć, abyśmy już nie musieli więcej zadawać pytań, wołali inni. Przecież my wierzymy, rabbi, że przyszedłeś od Elohim, zawołał Johannan Ben-Zebadia. Jezus spytał z cierpką pobłażliwością: Wierzycie? Kiwali potakująco głowami. Jezus rzekł: Nadchodzi godzina, nie, już nadeszła, gdy się rozproszycie, każdy do swoich, a mnie zostawicie samego. Tu zrobił, przeczący ruch głową, ale nie jestem sam, podniósł wskazujący palec prawej ręki. Ojciec jest ze mną. Po tych słowach napełniwszy się duchem modlitwę ona była jak lew ryczący jak owca łagodna jak drapieżnik i miłosiernik którzy leżą zgodnie w jednym legowisku modlił się o łaskę swojego uwielbienia chociaż w bezczasie został uwielbiony. Znał jednak naturę Elohim, lubiącego zawsze od nowa wybierać tego, którego już dawno wybrał, i modlił się za apostołów, za tych dwunastu bez jednego, niestety bez jednego, modlił się żarliwą modlitwą nauczyciela o błogosławieństwo pańskie dla nich i dla ich następców, i dla następców ich następców, błagał o jedność uczniów i całej wspólnoty ludzkiej, i tak błagając o powodzenie i urzeczywistnienie powierzonych im nauk, Mówił wargami gorącymi, jak węgle ogniste. Ojcze, nadeszła godzina. Uwielbij twojego syna, aby syn uwielbił ciebie. Tak jak dałeś mu władzę nad wszelkim ciałem, niechaj da wodwieczny wszystkim, których ty mu dałeś. A tym jest żywot aby poznali ciebie, jedynego i prawdziwego Boga, i mnie, Jeszuę, którego posłałeś. Uwielbiłem Cię na ziemi, dokonałem dzieła, którego mi kazałeś dokonać, a teraz Ty u siebie uwielbi mnie, Ojcze, tą samą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał. Objawiłem Twoje imię Synom Człowieczym, których mi dałeś z tego świata byli Twoją własnością, a mnie ich dałeś, a oni strzegli słowa Twojego. Ojcze Święty, Zachowaj z Twoim imieniem tych, których mi dałeś, aby jedno byli, jak Ty i ja. Dopóki byłem z nimi w świecie, zachowywałem w Twoim imieniu tych, których mi dałeś, i strzegłem ich, i żaden z nich nie zginął, prócz Syna Zatracenia, aby wypełniło się pismo. A teraz idę do Ciebie i mówię to przed obliczem Synów Człowieczych, aby mieli w sobie swoją doskonałą radość. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś wziął ich ze świata, lecz abyś ich zachował ode złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie, a słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja ich posłałem na świat. Za nich poświęcam samego siebie, aby byli poświęceni prawdzie. I nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo we mnie uwierzą, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że mnie posłałeś. Dałem im chwałę, którą Ty mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy, ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności po to, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś, a ich umiłowałeś, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie, zanim świat stworzyłeś. Ojcze sprawiedliwy, Świat ciebie nie poznał, ale ja ciebie poznałem. Objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, a ja, abym był w nich. Gdy skończył, postąpił kilka kroków, zatrzymał się na środku izby. Chodźmy stąd, rzekł. Wyszedł, a oni poszli za nim. Noc. W Get Szemanin. Oby ta noc już minęła. Oby duchy mroku, chciwe ludzkiego nieszczęścia zapadły się pod ziemię. Oby wreszcie słońce wzeszło nad górami Moabu i nastał dzień. Bali się tej nocy, właśnie tej nocy, która od samego zmierzchu karmi ich trudnymi niespodziankami, a co gorsza krwawymi zapowiedziami napełniającymi przerażeniem ich nerki i kolana, a do świtu jest jeszcze daleko. Jak powoli ciągnie się ta noc, jak powoli. Mieli wrażenie, że wszystko, co się tej nocy rozgrywa, ma znamiona jakiejś bliżej nieokreślonej ostatniości. Ta wieczerza była ostatnia i ostatnia była mowa Jezusa i ostatnio są chwile, które razem z rabym spędzają i ostatnio są gwiazdy, które świecą na siedmioramiennych niebiosach i ostatni jest księżyc, nigdy nie zasypiający strażnik nocy. Dlaczego ostatni? Czyżby nie było jutra? Ani dni następnych? Czyżby nagle czas zatrzymał się w biegu właśnie u szczytu grozy i nieszczęścia? Szli dnemce dronu, brzegiem potoku, a gorące podmuchy Hamsinu, który nagle się zerwał, osłoniły mgłą księżyc i skaziły czystość powietrza, podniecały ich, udrękę i rozpalały wyobraźnię. Co się stanie z Rabbim? Czy nie powinni mu wreszcie jasno i otwarcie doradzić ucieczki? Już wiele razy chcieli skłonić Jeszułę Ben Josef do szukania ocalenia w ucieczce i za każdym razem oblatywała ich trwoga przed jego karcącym spojrzeniem. Przełykali ślinę, a wraz ze śliną uciekały do ich wnętrza słowa, które już mieli na wargach. A może teraz zdobędą się na odwagę i powiedzą mu ostrożnie, że byłoby dobrze, gdyby na przykład schronił się w Betanii u Elaazara albo w Perei. Czy mogą jednak wędrować do Perei w święty dzień szabatu, który rozpoczyna się jutro wieczór wraz z błogosławionym Pesachem? A czy rabi w ogóle ich wysłucha? Czy nie powiedział, że śmierć jego będzie ich zbawieniem? Jak śmierć może być zbawieniem? Jezus zatrzymał się, apostołowie przystanęli. W mlecznej poświacie księżyca zmąconej pustynnym wiatrem, niespokojnie kołysały się gaje oliwne, a ich srebrny szum, jak wodospad, spadał ze stoku góry w mrokce dronu. Zmęczona, spocona noc, oddychała z trudem jak niewolnica pod batem nadzorcy. Poświstą wiatru wtórowało wycie jego pustynnego brata, szakala. Jezus patrzał w ziemię. Podniósł głowę i, przywoławszy do siebie trapiącą go myśl, zaskoczył ich z nienacka twierdzeniem, które było tym bardziej przerażające, że rabbi wypowiedział je głosem wyroku. Wy wszyscy zwątpicie o mnie tej nocy, albowiem napisano: Uderzę w pasterza i będą rozproszone owce trzody. Ten wyrok spadł na nich jak ciężki młot. Zawstydzał ich i ujawniał to, co każdy z nich przed samym sobą skrzętnie ukrywał. Gdy teraz usłyszeli własne myśli, głęboko zagrzebane w świadomości, wewnętrznym krzykiem starali się zagłuszyć srożące się wycie sumienia. Stropiony Kefas, chociaż dobrze pamiętał smutną przepowiednię Jezusa podczas wieczerzy, odpowiadając teraz na jego oskarżenie, zawołał w przystępie bolesnego podniecenia z szlachetną przesadą. Gdyby nawet wszyscy zwątpili o tobie, ja nigdy nie zwątpię. Powiedział to z głębokim przekonaniem, a jego niebieskie, szeroko otwarte oczy, patrzące z ufnością na Rabbiego, potwierdzało jego wyznanie. Rabbi, wiedząc, że człowiek jest słabszy od swoich słów, położył dłoni na ramieniu Kefasa i rzekł. Zaprawdę powiadam ci, że jeszcze dzisiaj, tej nocy, zanim kogut dwakroć zapieje... Ty się mnie po trzykroć zaprzesz, Kefasie. To powiedziawszy, poszedł przed siebie, a Kefas biegnąc za nim krzyczał: Choćbym nawet miał umrzeć z tobą, na pewno nie zaprę się ciebie. A apostołowie krzyczeli: Nie zaprzemy się ciebie! Nigdy! Nie zwątpimy o tobie! Nawet gdybyśmy mieli umrzeć, umrzemy razem z tobą! Biegli za Jezusem i krzyczeli coraz głośniej, obiecywali, zaklinali się, gdyż chcieli wydobyć z niego choć jedno słowo potwierdzające ich zapewnienia. Rabbi, idąc pod górę, nie przemówił do nich ani razu, jakby ich krzyk nie był krzykiem, a przyrzeczenia przyrzeczeniami. Stanęli wśród oliwnych drzew w Get Szemanim. W domu właścicielki majątku wdowy Mariam było ciemno. Na pewno wszyscy spali, co zresztą nie miało dla rabiego znaczenia, bo nie zamierzał nikogo z domowników budzić i prosić o nocleg. Stok górski przechodził w tym miejscu w płaską łączkę, nagle urywającą się pod prostopadłą ścianą, podziurawioną jaskiniami, które służyły za składy oliwy wyciskanej w tłoczni należącej do wdowy. Jezus wskazał palcem na jedną z nich i rzekł do apostołów Siądźcie tutaj, a ja odejdę i będę się modlił. A wy módlcie się również, abyście nie ulegli pokusie. Zwracając się do Kefasa, Johanana i Jakowa, synów Zebadi, dodał A wy, chodźcie ze mną. Powtórzyła się scena, która rozegrała się przed rokiem pod troistym hermonem. Zostali sami i osieroceni. Czuli się jak wydziedziczone dzieci. Mieli czekać na powrót rabiego, który znowu przywilejem wybraństwa obdarzył trzech spośród nich – tych samych co Ongi i uczynił ich świadkami zdarzeń zasłoniętych przed resztą apostołów. I znów nic nie będą wiedzieć i nawet nie potrafią się domyślić, co się stało i będzie ich żarła włochata koźla Esafowa zazdrość z powodu wyróżnienia, którego dostąpili Kefas i synowie Zebadii a wyróżnieni będą milczeć uporczywym milczeniem, trzej wyróżnieni już nie wiadomo po raz który, a wśród nich dwaj wyróżnieni, pchający się z poduszczenia matki na pierwsze miejsca w Królestwie Niebieskim. Mniejsza już o wyróżnienie, które stało się udziałem trzech, ale pozostałych najbardziej niepokoiło, że Jezus właśnie teraz u progu tylu niebezpieczeństw, które na Niego czyhają, gdy wszystkim porówni przyrzekł Pocieszyciela i wszystkim nakazał jedność i wzajemną miłość – Znienacka przed jednymi odkrywa to, co przed drugimi zakrywa, tworząc przedział między apostołami. Jak to? Jedni będą wiedzieć, czego drudzy nie wiedzą? Jedni ujrzą, czego drudzy nie zobaczą? Jakżeż mogą stanowić nierozerwalną jedność wiedzący i niewiedzący, widzący i niewidzący? Nie wiedzieli w esafowej, włochatej zazdrości, że Jezus tym razem nie wziął z sobą trzech apostołów dla złożenia przed nim jakiegoś świadectwa lub odsłonięcia jednej ze swoich tajemnic. Nie wiedzieli, że w przerażających mrokach nim, w czas człowieczej trwogi przed śmiercią, chciał mieć u swojego boku tych samych trzech uczniów, którzy byli świadkami jego boskiej chwały w mrokach troistego hermonu. Wtedy właśnie Johanan, zwany Markiem, syn wdowy Mariam, który w tę noc rozpaloną wiatrem pustynnym spał na dachu domu, przykryty mokrym prześcieradłem, przed spaniem zanurzył je w wodzie i narzucił na siebie, aby orzeźwiało go podczas snu, obudzony głosami dochodzącymi z dołu, ostrożnie wychylił się za przymurek dachu i spojrzał na dziedziniec. Ujrzał gromadkę ludzi. Przeląkł się. Był sam. Matka ze służącymi udała się wczoraj do Jerozolimy na przedświąteczne zakupy. Robotnicy stłoczni wrócili do swoich rodzin, aby w ich gronie świętować Pesach. Wpatrzył się w mleczny mrok. Czyżby byli to złodzieje? Ale cóż to za niedoświadczeni złodzieje, którzy głośno rozprawiają? Okrył swoją nagość prześcieradłem. Było suche, bo pustynny wiatr wessał całą jego wilgoć. Na palcach zbiegł ze schodów na dziedziniec i tylną bramą wydostał się na zewnątrz. Pochylony, klucząc wśród drzew, szum wiatru zagłuszał jego kroki, pogonił za czterema mężami podążającymi wąską ścieżką prowadzącą w głąb lasu. Ukrył się za drzewem i poznał w jednym z mężów rabiego Jeszué ben Josef. Co on tu robi o tak późnej porze? Zapewne przyszedł modlić się z uczniami na swojej umiłowanej górze pomyślał Marek, a ponieważ opanowała go chłopięca ciekawość, zgrabnie jak kot bezszelestnie skradał się, śledząc idących. Przystanęli. Marek wytężył słuch. Rabbi rzekł. Smutna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcie tutaj i czuwajcie ze mną. To powiedziawszy, Oddalił się nieco i padł na ziemię, na twarz, a apostołowie patrząc na niego widzieli, jak nieruchomo leżał na ziemi i usnęli, zmorzeni smutkiem i zmęczeniem. Łopięcy cień odziany w prześcieradło zaczaił się wśród oliwnych drzew. Jezus przywarł spoconą twarzą do trawy, jak do matczynego ramienia, kurczowo objął rękami ziemię i zrównał się z ziemią. Był nieomal prochem. Gliną zmieszaną z wodą, umęczonym biednym człowiekiem czekającym na zbawienie od śmierci. Leżał przytulony do ziemi, nieskończoność wtopiona w skończoność i pokrążony w niej żarliwie i całkowicie krzyczał z jej głębokości do Elohim, a to samo słowo wychodzące z jego wołających ust było błaganiem o ratunek, a zarazem przypięczętowaniem, wyroku. Leżał przytulony do ziemi. Nieskończoność wtopiona w skończoność i pogrążony w niej żarliwie i całkowicie krzyczał z jej głębokości do Elohim, a to samo słowo wychodzące z jego wołających ust było błaganiem o ratunek, a zarazem przypieczętowaniem wyroku. Leżał na ziemi i błagał wszechmocnego. Wołał do niego: Abba, Ojcze mój aby oddalił od niego, jeżeli jest to możliwe, kielich cierpienia, a wołając, bił tym wołaniem, jak pięścią w niebo, bił, walił, kołatał, jak to czynić kazał modlącym się apostołom. Wołał, 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 a krwawy pot zalewał mu oczy i zlepiał kosmyki włosów. Zdawało mu się, że leży między kamieniami tłoczni, wyciskającej z jego ciała ten krwawy pot i wciąż wołał i wołał i przeżywając trwogę, gorycz, niepokój, ucisk, smutek, troskę, krzywdę, rozpadził drękę, drżał i smucił się i trwożył się przed strasznym cierpieniem, któremu szedł nieuchronnie naprzeciw. I nagle, jak przystało na najnędzniejszego sługę, na niewolnika posłusznie spełniającego rozkaz swego Pana, w czołobitnym poddaństwie bezsilnie poddał się woli Bożej i błagał El Shaddaya, że jeżeli nie może spełnić jego prośby, niechaj wypełni do końca swoją wolę i nie oglądając się na wolę biednego człowieka leżącego w pyle, nakarmi go obficie męczeństwem. Abba, Ojcze mój! Głos Jezusa łamał się w łoskocie wichury. Dla ciebie wszystko jest możliwe. Jeżeli chcesz, jeżeli możliwe jest, oddal ode mnie ten kielich, lecz niechaj się stanie nie moja, ale twoja wola. Tak wołał Jezus w jednomyślności swej dwumyślnej woli, podniósł się z ziemi, ujrzał śpiących uczniów. A prosił ich, żeby czuwali i byli z nim w tę noc jego przedśmiertnej trwogi. A oni uciekli, uciekli do snu, uciekli przed krwawym potem tego człowieczego ciała. A chciał im przecież pokazać, że idzie ku śmierci jak człowiek, jak zwyczajny człowiek, aby kiedyś w przyszłości zaświadczyli przed światem, że bał się, że bał się, że bał się jak człowiek, jak człowiek, jak człowiek. Nie umieli czuwać, nie umieli, przez trzy lata udzielał im nauk o czuwaniu, przez trzy lata karmił ich przypowieściami o czuwaniu, przez trzy lata wzywał ich do czujności, cóż pozostało z tych jego nauk, wezwań i nakazów. Jednej chwili nie umieli czuwać, jednej chwili usnęli, usnęli strażnicy jego słowa, usnęli i spali. Oto pomnożył swoją samotność o jeszcze jedną samotność, jakże bolesną, o samotność nauczyciela, który po latach trudnej pracy nad kształtowaniem serc i umysłów uczniów ukresu ziemskiej wędrówki ujrzał okrutną, bolesną klęskę swoich wychowawczych wysiłków i starań. Nawet te gorycz musiał w noc swojego człowieczego smutku i trwogi przedśmiertnej wysączyć do ostatniej kropli, nawet te gorycz. I wtedy ujrzał to. Co zawsze widział, śpiącą ludzkość, od której żądał, aby czuwała o każdej porze dnia i nocy, aby duszą i ciałem w pełni przytomna była jego cierpieniom, a ona zamiast czuwać i wchłaniać w siebie jego boleść i karmić się jego boleścią, oddziela się od niego zasłoną snu i nieświadomości i znajduje dla siebie wygodne mieszkanie w marności, w urojeniu, w majakach. Trwać będą synowie człowieczy w gnuśnej, tępej niewiedzy, w przerażającym znieczuleniu. Widział to wszystko w czasie przyszłym dokonanym, w cudownej równoczesności zdarzeń. Uciekać będą do krainy zbrodni, rozpasania i szaleństwa, przekonani, że w tym piekle marności, stworzonym przez siebie, odnajdą sens istnienia. Ale on. Nie ustąpi. Będzie ich nieustannie budził, gwałtownie wyrywał z bagnistego snu, rozdzierał ich powieki, nie pozwoli usnąć ich mdłym duszom. Nie pozwoli. Dlatego cierpieć będzie do końca świata i do końca świata pocić się będzie. Krwawym potem, i do końca świata budzić ich będzie i potrząsać nimi, jak się potrząsa wiejadłem, aż wyrwie ich z jałowego samounicestwienia, zapisze w księdze życia i uczyni swoją ujawnioną myślą, obrazem swojej krwi. On, budziciel ociekający krwią, krzyż krzyczący od wieczności do wieczności, nie uciekną przed jego męką nigdy. Dwukrotnie ich budził, a oni po obudzeniu znowu zapadali w grząski sen. Pomyślał z gorzką pobłażliwością: Ich duch jest bardzo ochoczy, tylko ciała są mdłe. Za każdym razem oddalał się i tymi samymi słowami się modlił, i przeżywał od nowa tę samą trwogę przed śmiercią. Gdy po raz trzeci, odmówiwszy modlitwę krwawego potu, podniósł się z ziemi i spojrzał w kierunku muru otaczającego posiadłość wdowy Mariam, Zobaczył na stoku górskim, niedaleko jaskini, w której kazał zatrzymać się apostołom, kilkanaście ciemnych postaci, idących z pochodniami, w milczeniu pod górę. Wiatr ustał, powietrze ochodziło się. Rosa drobnymi kroplami poczęła osiadać na trawie, księżyc, przeźroczystą bielą, wypełnił ciemności. Jezus stał, wyprostowany. Nie było w nim żadnego zmęczenia. Jego kamienna twarz, opancerzona spokojem, nie zdradzała przebytej tortury duchowej i cielesnej. Ujrzawszy zbliżające się postacie, podszedł do opieszałych świadków swojej modlitwy. Świadków? Obudził ich, a gdy stropieni widokiem pochylonego nad nimi rabbiego zerwali się z ziemi i wycierali dłońmi mokre od rosy twarze, rzekł do nich z surowym wyrzutem: Jeszcze śpicie i odpoczywacie? Dość tego! Nadeszła godzina, w której syn człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Pójdźmy. Zbliża się ten, który mnie wyda. Wskazał ręką na pełzające w dole cienie z pochodniami. Poczęli stępować ku jaskini, w której czekali apostołowie. Pojmanie Jezusa. Szli. Szli strażnicy świątyni uzbrojeni w krótkie pałki. Siepacze Sanhedrynu pod dowództwem Malchusa Nabatejczyka, kilku zaufanych kapłanów, Nahum i garstka służących Kajafy. Spieszyli się. Judzie, który tak wiele razy szedł tą drogą, tym razem zdawało się, że idzie nią po raz pierwszy. Dziwne uczucie. Skąd się wzięło? Drzewa te same, kamienie te same, ziemia ta sama i niebo to samo. A wszystko razem tworzyło dzisiaj odmienną i nigdy dotychczas niespotykaną całość. Juda nie umiał sobie wytłumaczyć, dlaczego to, co przedtem znał doskonale, obecnie ma dla niego posmak niesłychanej nadzwyczajności, jakby wywołanej z niebytu za pomocą czarnoksięskiego gestu. Może brało się to stąd, że szedł na czele niecodziennego pochodu, zmierzającego pod górę w nader szczególnym celu. I wskutek tego znalazł się w położeniu całkowicie dla siebie odmiennym, gdyż jak wiemy, nigdy dotychczas nie szedł na czele, nigdy nikogo nie prowadził, nigdy nie przewodził nikomu i niczemu, nie przeżywał zatem nawet przez drobny ułamek czasu, upajających rozkoszy przywódcy. Na czoło pochodu wysunął się mimo woli, na pewno nie dla chęci pustego błyszczenia, szedł szybko, zamyślony, a ponieważ jego myśli były również zamyślone i szybkie. Znalazł się nagle przed Strażą Świątynną, przed i Mnachumem, i tak idąc na czele zbrojnego oddziału, szedł coraz raźniej. I tym swoim raźnym krokiem wyprzedził noc, i wyprzedził gwiazdy i księżyc, wyprzedził wszystko, co ta noc zawiera, i użył się nagle cały w przyszłości, w krainie spełnionych marzeń, w chwale zbawiciela, który uratował Izrael od wysłannika Abadona. Marzeń tych w żadnym wypadku nie należy uważać za owoc wybujałej. Zarozumiałości, raczej należy w nich upatrywać dowód pokornego poddania się woli pana, który wybrał biednego Judę na wykonawcę swoich cudownych wyroków. Niezmierzone są możliwości Bożego Wybraństwa. Juda był z siebie rad, tylko jedna myśl zatruwała jego podniosłe samopoczucie. Gdyby nie ona, uważałby przeżycia tej nocy za najwyższy szczyt swoich uniesień. Cóż robić! We wszystkim, co jest radosne, musi tkwić ziarenko goryczy. Nic nie może być radosne, aby było w pełni radosne. Kolec jest nieodstępnym towarzyszem spełnionych marzeń. Po co Kajafa żądał od niego złożenia pocałunku na policzku Jeszuły-Ben Josef? Po co ten znak wyobrażający pieczęć prawdy? Jakby nie mogło się bez niego obejść. Jakby nie wystarczyło zwyczajne wskazanie palcem: oto ten. Przypomniał sobie pierwsze spotkanie z Jeszyłą Ben i ruch palca, którym cudownie uzdrowiony mąż wskazał faryzeuszom swojego uzdrowiciela, wzdrygnął się. To był początek jego błędnej drogi. Któż by pomyślał, że tym samym gestem, tylko inaczej wyrażonym, za pomocą wskazującego i pieczętującego pocałunku zakończy swoją wędrówkę po krzywych ścieżkach. Weszli na łączkę. Strażnicy podnieśli wysoko pochodnie. Płomienie trzepotały jak złowione lisy, usiłujące bezskutecznie uwolnić się z sideł łowców. Pod jaskinią ujrzeli gromadkę zbitą dookoła męża wysokiego wzrostu. Judas spostrzegł, że Jezus jest bardzo spokojny w przeciwieństwie do apostołów. Blask pochodni niezwykle wyraźnie podkreślał ich spojrzenia i ruchy i równocześnie wydobywał z nich na wierzch drżącą bezsilność wobec zbliżającego się tłumu złożonego ze świątynnych i arcykapłańskich strażników i gawiedzi, a byli nią dołownicy kajafy, jego służący, kucharki, niewiasty czeladne, stróże nocni, która chciwa widowiska szła za niezwykłym orszakiem, a teraz z nieukrywanym napięciem czekała na dalszy rozwój wypadków. Juda usłyszał nad sobą gruby głos Malchusa, mówiący do niego z ciemności. Który z nich jest Jeszuą Ben-Josef? Ten, którego pocałuję. Wtedy go schwytajcie i prowadźcie ostrożnie, szeptem powiedział Juda. Palcami targał końce brody. A dlaczego powiedział, żeby go prowadzili ostrożnie? Człowiek obchodzi się ostrożnie z bezcenną wartością. Ze złotym kielichem, z naszyjnikiem z drogocennych kamieni, z szatą z Adamaszku, z naramiennikiem z kości słoniowej, z diademem wysadzanym perłami, ze świętymi zwojami. Jeszua Beniozef nie był ani złotym kielichem, ani naszyjnikiem z drogocennych kamieni, ani szatą z Adamaszku, ani naramiennikiem z kości słoniowej, ani diademem wysadzanym perłami, ani tym bardziej świętym zwojem. Więc dlaczego powiedział, żeby się z Jeszuą obchodzono ostrożnie? Coraz gwałtowniej targał brodę. Zniecierpliwiony Malchus, szarpnąwszy go za ręka, wpchnął w pełne światło pochodni w kierunku apostołów. Posuwał się przed siebie z biernością kamienia rzuconego ręką sprawnego procarza. Obojętne mu było, czyj rozkaz uruchomił jego zwietrzałe mięśnie. Zdawało mu mi się, że Jeszua Ben-Josef przyciąga go z taką siłą, że gdyby nawet chciał przystanąć i cofnąć się, nie mógłby tego uczynić. Zmierzał przed siebie ku rabbiemu, przyciągany jego mocą. Szedł ku niemu z takim samym uporem i nakazem w sercu jak ongi, gdy po długim szukaniu wreszcie go spotkał na dziedzińcu świątynnym. Zbliżył się do Jezusa i rzekł: Pokój tobie, rabbi. Spojrzeli sobie w oczy tak samo jak za pierwszym razem. Wreszcie, pomyślał Jezus. Wreszcie. Pomyślał Juda, zamknął oczy i pochylił się ku rabbiemu. Poczuł zapach jego skóry, zalatującej cierpkimi ziołami. Dotknął wargami Jezusowego policzka, który był zimny jak lód. Tak zimny, że Juda poczuł, jak krew ścina się w jego wargach, cofnął się. A może nie była to pieczęć prawdy, lecz kłamstwa? Strząsnął z siebie te myśli, jak znarowiony muł strząsa niewygodnego jeźdźca. Otworzył oczy. Ujrzał boleśnie uśmiechniętą twarz rabbiego i wyciągnięte dłonie, które zwolna zbliżały się ku niemu, jakby chciały w ojcowskim uścisku zamknąć jego skołataną, nieszczęśliwą głowę. Jezus rzekł, przyjacielu, po co przyszedłeś? Dlaczego nie zakrzmiał jego głos? Dlaczego nie zaryczały jego usta? Dlaczego nie zapaliły się błyskawice między jego zębami? Dlaczego nie cisnął na niego klątwy? Zamiast gniewu i gwałtowności ujrzał w jego twarzy współczucie lekarza, usiłującego pocieszyć ciężko chorego człowieka. Nazwał go przyjacielem? Nazwał go tak, jak nikt nigdy dotychczas go nie nazwał. Nazwał go pięknym słowem, tym samym, którym Jahwe określił swoje uczucie dla umiłowanego praojca Abrahama. Czy może istnieć czulsze słowo? Łagodniejsze słowo, serdeczniejsze o. Ileż już lat czekał na to jedno, jedyne słowo, ileż razy szukał go w ludziach, w ich sercach, w ich ustach, w ich spojrzeniu i ani razu go nie znalazł. I teraz usłyszał to słowo z ust człowieka, którego nienawidził. Czy nienawidził, a nadomiar wszystkiego ten gest rozłożonych rąk, ten miłosierny gest, pełen troski o los niewiernego usznia. O, wydrzeć z oczu ten obraz wyciągniętych dłoni i ich łagodnych, ich czułych ruchów, podkreślających ze straszliwą wyrazistością wyznanie o przyjaźni, wymazać ich przebaczającą wymowę, zniszczyć ją, wypalić! Niech szcześnie! Niech się rozpłynie jak wiatr! Zachwiał się. Ktoś go podtrzymał za ramię. Usłyszał pytający szept. Judo Ben Symeon, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? Judzie pociemniało w oczach. Serce jego zatrzepotało, skoczyło mu do gardła. Chciał krzyczeć, że tak, że wydaje go w ręce Sanhedrynu, bo jest fałszywym prorokiem, zwodzicielem, mężem wiodącym lud na pokuszenie, że musi go wydać, ponieważ żąda tego Elohim, że on, Juda ben Simeon Skerijot, jest jego narzędziem, jego głosem, głosicielem wyroku, że nie może się oprzeć woli pana, bo któż mógłby się oprzeć jego woli, że on sam, robak, słoma na wietrze, nie jest winien tego, co czyni, że mu to kazał uczynić Elohim, że wybrał go i uczynił mężem krwi. On, El, Elchaj, El, El on, on, on. Wezbrało w nim wilcze wycie przeciw temu wybraństwu, jakie Pan mu narzucił i zamarło. Usłyszał za sobą czyjeś kroki. Silna dłoń odepchnęła go na bok. Zatoczył się pod drzewo. Jezus spytał. Kogo szukacie? Malchus odpowiedział. Jeszue ben Josef z Nazaretu! Jezus odrzekł. Ja nim jestem. Malchus cofnął się nieco i badawczo przyglądał się Jezusowi, który zdziwiony zachowaniem się Nabatejczyka, zwrócił się do strażników i powtórzył swoje pytanie: Kogo szukacie? Wówczas Nahum, z wrodzoną sumiennością dobrego urzędnika, lubiącego drobiazgowo i dokładnie wykonywać służbowe obowiązki, wysunął się przed Malchusa. I odpowiedział, akcentując każde słowo: Jeszułek ben Josef z Nazaretu. A na to Jezus. Powiedziałem Wam, że ja nim jestem. Jeżeli więc mnie szukacie, pozwólcie odejść moim towarzyszom. Apostołowie, którzy tymczasem stanęli półkolem za Jezusem, usłyszawszy te słowa, rozsypali się w nieładzie i cofnęli się w głąb mroku poza zasięg światła padającego od pochodni i tylko Kefas, prawą dłoń położył na lewym biodrze, a lewą nieco rozluźnił pas spinający tunikę, nie odstąpił od boku Rabbiego. Związać go, krzyknął Marhus. Stał na szeroko rozstawionych nogach i prawą ręką uzbrojoną w pałkę wskazywał na Jezusa. Kilku strażników Sanhedrynu rzuciło się między Jezusa a Kefasa i odepchnąwszy go chwyciło rabiego za ręce, a Malchus błyskawicznym ruchem związał je w przegubach powrozem, przytrzymując jego końce w zaciśniętych dłoniach. Mocny podmuch wiatru zakołysał pochodniami. Kilka z nich zgasło. Kefas poderwał się jak żbik, skoczył, pięścią obalił strażnika i krzyknął: Chyba uderzę mieczem, panie! Wyciągnął spod tuniki krótki miecz i runął na Malchusa. Stal błysnęła w powietrzu. Cios był wymierzony w głowę, ale Malchus, wypuściwszy z rąk koniec powroza, w porę zdołał odskoczyć, jednak spadające nań ostrze zadrasnęło jego skroń, obsunęło się ku dołowi i obcięło napastnikowi małżowinę uszną. Nabatejczyk zwalił się na ziemię. Wył. Krew obfitym strumieniem tryskała z rany, zalewając tunikę. Strażnicy skoczyli na ratunek. Twarz Jezusa stała się gniewna, podniósł związane ręce i potrząsając nimi krzyknął: Schowaj swój miecz do pochwy! Wszyscy, którzy mieczem walczą od miecza, giną. Czy sądzisz, że nie mógłbym teraz prosić mojego Ojca, a on wystawiłby mi więcej niż dwanaście legionów aniołów? Czy wypełniłyby się wtedy słowa pisma świętego, które mówią o tym, co musi się stać? A zwróciwszy się do strażników i kapłanów, zawołał: Wyszliście jak na zbójce z mieczami i kijami, aby mnie uwięzić. Siadywałem w świątyni i nauczałem, ale nie pojmaliście mnie. Wiedzcie, że stało się to dlatego, aby w oznaczonym czasie i miejscu wypełniły się Pisma proroków. Teraz przyszła godzina wasza i moc ciemności. W zamieszaniu i wrzawie niewielu słyszało te słowa. Nachum, pochylony nad jęczącym malchusem, chustą zdjętą z jego głowy, próbował zatamować krew i obandażować ranę, przy czym przekleństwami obrzucał ukrytych w ciemnościach apostołów. Kto go zranił? ryknął. Który z tych amhareców ośmielił się podnieść rękę na sługarcy kapłana? Gdym odpowiedziała martwa cisza, wbił spojrzenie w mrok oliwnego gaju, gdzie między drzewami migotały niewyraźne postacie i krzyknął do strażników: Uwięzić mi tych synów Beliala! Kilku strażników z podniesionymi pałkami skoczyło w głąb gaju. Przed nimi uciekały spłoszone cienie, które rozbiegły się w kilku kierunkach i wkrótce zniknęły w nocnych ciemnościach, pozostawiając za sobą trzask łamanych gałęzi i szelest drobnych kamyków obsuwających się po stromej ścieżce. Serca łomotały w piersiach apostołów. Strach usiadł na ich karkach, a lotne nogi sadziły przez kamienie, wądoły, płoty i rowy. Część spośród pieszających uciekała w kierunku Betfage, a reszta z początku pięła się prostopadle pod górę, a potem dla zmylenia pogoni zatoczyła łuk i na przełaj przez pagórki gnała ku wylotowi doliny, ku wzgórzom zgorszenia. Nachum nie czekał na powrót strażników, którzy ścigali apostołów. Było już późno, należało się spieszyć. Słudzarcy kapłana pod dowództwem Nachuma otoczyli Jezusa. Za nimi stanęli strażnicy świątyni i kapłani. Na samym końcu, w gromadzie gapiów, wlug się Judas Keriot, który gorąco pragnął, aby wreszcie skończyło się jego uczestnictwo w tym nocnym zdarzeniu. Chciał jeszcze tylko otrzymać od kapłanów trzydzieści srebrników, wtedy skończy się jego udział w sprawie Ben-Josef, będzie mógł odejść i znowu żyć własnym życiem sprawiedliwym i spokojnym. Pochód ruszył. Stępowali szybko za wzgórza, a gdy znaleźli się w Dolinie Cedronu, przecięli ją i poczęli się piąć po jej przeciwległym stoku ku bramie źródlanej. Jezus wiedział, dokąd Go prowadzą. Wszyscy Go opuścili. Pozostał sam. Opuszczony i samotny, trwał w dziele swoich palców i swojego natchnienia, w ciele ludzkim, w sieci własnoręcznie przez siebie utkanej, w którą sam się złowił i czekał na swojego wroga. Napełzającą nicość zachłannie zbliżającą się ku niemu, ku drzewu poznania, będącemu jak gosi wieść, przekazywana z pokolenia w pokolenie nie drzewem, lecz wiecznie zielono-listnym, owocującym i nietykalnym człowiekiem, rosnącym w samym środku Gan Eden. Strażnicy szli w ciszy i skupieniu i ostrożnie. Według życzenia Judyskerej prowadzili Jezusa, znali bowiem wartość męża, którego uwięzili. Nie należy z tego wnioskować, że wierzyli w jego naukę lub że byli zadowoleni z uczestnictwa w tej ponurej przygodzie. Radzi byli jak najszybciej pozbyć się uciążliwego ciężaru i oddać go całego i zdrowego w ręce arcykapłana, bo nic przecież nie wiadomo, co się jeszcze może przydarzyć po drodze, zwłaszcza że, jak słusznie przewidywali, ścigającym strażnikom nie udało się pojmać uczniów, Którzy mogli wpaść na szaleńczy pomysł odbicia więźnia, a wtedy któż może ręczyć w bitewnym zamieszaniu za życie Galilejczyka. A im samym również może grozić niebezpieczeństwo ze strony zwodziciela, bo przecież odgrażał się, że jeśli tylko zechce, może poprosić Elohim o pomoc, a wtedy przyśle on zastępy aniołów, które ich zetrą na pył. Elohim? Zastępy aniołów? A jeżeli to nie jest Elohim? A jeżeli są to zastępy aniołów ciemności? Mało to cudów z pomocą Beliala zdziałał galilejski rabbi? Najstraszniejsze byłoby, gdyby rzeczywiście sam Elohim wmieszał się w tę sprawę, a wówczas usłyszeli za sobą krzyki. Zatrzymali się. Czyżby stało się to, co przewidywali? Nahum skoczył między tłum. — Ten chłystek! — Włóczy się za nami. Zapewne jest jednym z jego tchórzliwych uczniów, wołali. Kim jesteś? Krzyknął nachum i rzucił się na chłopca owiniętego w prześcieradło. Napadnięty, nagłym ruchem strząsnął z siebie przewiewne okrycie i nagi począł uciekać, pozostawiając w rękach zdumionego nahuma prześcieradło, białe jak księżycowa, smuga światła.